Git tytułem Odchłań Rozdział pierwszy. W koronach drzew rozbrzmiewał ciężki chorał. Głęboki ton grzmiał i dźwięczał jak chór mnichów w ogromnej katedrze. Żałośnie przepowiadał smutek i nieszczęścia. Sosny chwiały się na wietrze. Uginały ze zgrzytem i trzaskiem gałęzi, z zapędzących chmur od czasu do czasu wyłaniał się blady jesienny księżyc. Sol biegła przez las roześmiana, jakby upojona pogodą. Burza współgrała z nastrojem jej duszy. Była teraz dorosła i wolna. Wolna, jak ta wichura szalejąca w koronach drzew. Wolna, bo mocno przyciskała do piersi węzełek Hanny, który tego dnia odebrała od Tengela. Wcześniej pożegnała się ze wszystkimi domownikami w Lipowej Alei. Teraz nadszedł jej czas. W drodze do portu w Oslo, gdzie oczekiwał statek gotowy do żeglugi do Danii, towarzyszył jej Are młodszy brat Jechali konno we dwoje, ale kiedy mieli już za sobą mniej więcej połowę drogi, Sol zaczęła nalegać, by Are pozwolił jej iść samej na skróty. W końcu chłopak poddał się. Wziął podróżny kufer siostry i ruszył w drogę, prowadząc u boku jej konia, by zgodnie z umową spotkać się z Sol na skraju lasu. Chciał mieć pewność że bezpiecznie dotarła na statek. Podróż Sol do Danii załatwiła Charlotte Maiden. Dziewczyna miała towarzyszyć sędziwej szlachciance, która bała się samotnie wyruszyć statkiem w tak długą drogę. Rodzina podjęła tę odważną decyzję głównie dlatego, że Sol przez pięć lat zachowywała się wzorowo. Ostatnio jednak... Była już tak niespokojna, że nie mieli sumienia dłużej jej zatrzymywać. Tak naprawdę dobrze się sprawowała. Wytrwała, by oddać się, kiedy dorośnie swemu ukochanemu rzemiosłu. Wiele razy było jej bardzo ciężko, jakże świerzbiły ją ręce, gdy widziała rosnące przy drodze ziele lulka czarnego lub cykuty. Albo gdy ktoś źle traktował jej najbliższych. Kiedyś nawet zrobiła kukiełkę podobną do jednej z wysoko urodzonych pań, która z pogardą wyraziła się o Charlotte. Sol udało się zdobyć kosmyk włosów damy. Wszyła go w lalkę i już miała wbić igłę w samo jej serce, ale opanowała się w ostatniej chwili. Nie wolno jej było tego robić, przecież przyrzekła święcie tengelowi. Zniszczyła lalkę i to uspokoiło jej sumienie, ale mimo wszystko żałowała, że nie sprawdziła, czy nadal posiada moc. Ależ tak, na pewno ją ma, na zawsze. Tengel był bardzo zadowolony z jej pracy wśród chorych. Teraz pacjenci ufali sol prawie tak samo jak jemu. Naturalnie, czasami uciekała się do bardziej drastycznych środków uzdrawiających, ale robiła to tak ostrożnie, że nikt niczego nie zauważył. Nie pomogła też nikomu umrzeć, chociaż uważała, że niektórym powinno się skracać czas choroby i cierpienia no, tylko kilka razy. Ale to były takie drobnostki, które się w ogóle nie liczą, myślała bez trosko. Zrobiła to tylko po to, by nie wyjść z sprawy. Teraz jej kara jest już zakończona. Sol nie chciała jechać konno przez las. Pragnęła poczuć wiatr na twarzy, ziemię pod stopami i wiedzieć, że świat należy do niej. Chciała wtopić się w burzę i śmiać się do księżyca. Jestem wolna, hanno! szeptała. Jestem wolna. Teraz zacznie się nasz czas. Jej plany związane z podróżą do Danii nie w pełni pokrywały się z tym, co umyśliła rodzina. Wywiedziała się już o pewne sprawy. Oczywiście w Danii nieprzerwanie polowano na czarownice i chwytano je, ale były to przeważnie zwyczajne, nie mające pojęcia o czarnej magii kobiety, na które donieśli sąsiedzi. Sol przeciwnie. Wiedziała, gdzie szukać prawdziwych wiedźm i czarowników. Hanna powiedziała jej o tym, kiedyś głosem pełnym szacunku i podziwu. Tam właśnie chciała pojechać. Tam właśnie pojedzie. Prawdziwych czarownic nie było wiele. To zrozumiałe. Władze zajmowały się nimi zbyt gorliwie. Ale te, które jeszcze żyły, są z pewnością najprawdziwsze. A ona była jedną z nich. Jedną z niewielu. Ona i Tengel. Ale tengel trwonił swą moc na dobre uczynki, że też mu się chciało. Sol w zupełności wystarczyło pięć lat w cnocie i przyzwoitości. Musiała przystanąć na moment, by popatrzeć na swe bezcenne skarby, do których tak długo tęskniła. Uśmiechnęła się szczęśliwa, przepełniona nadzieją. W węzełku była czaszka nieochrzczonego dziecka, znaleziona gdzieś pod podłogą ze sto lat temu. Był tam też palec powieszonego przestępcy, serce czarnego psa, ziemia cmentarna, jęzory żmii i jeszcze coś korzeń mandragory, prawdziwy klejnot. Przekazywany z pokolenia na pokolenie, znaleziony przed wiekami w jednym z krajów śródziemnomorskich, wygrzebany z ziemi na wzgórzu Szubie Górzu Szubienic, tam, gdzie pewien morderca w godzinie śmierci rozlał swe nasienie. W tym miejscu, właśnie, wyrosła mandragora. A jej korzeń w kształcie ludzkiej postaci, wyciągnięty z ziemi, zawodził tak żałośnie, że czarownik przybyły po niego w czwartkową noc podczas pełni księżyca oszalał od jego krzyku. Tak głosiła opowieść, którą sol usłyszała od hanny. Obiecała strzec bezcennej mandragory, jak oka w głowie. Sol zważyła w ręku powykręcany, zasuszony korzeń. Był spory, dłuższy niż jej dłoni. Nosił ślady po odcięciu bocznych korzeni i koniuszka. Być może uczynił to tengel zły, ten z jej przodków, który wzbudzał największy strach. Prawdopodobnie Mandragora pochodziła od niego. W każdym razie pewne było, że ucięte kawałki korzenia posłużyły tajemnym uczynkom. Dobrze wiedziała, jak wykorzystać korzeń. Mógł on rozpalić miłość, zniszczyć wrogów, pomóc w zdobyciu bogactwa. Do korzenia przymocowany był cienki rzemek. Pochyliła głowę. Teraz to jej własność. Zrobi z nią, co zechce. Rozprostowała żenek i zawiesiła mandragorę naszej. Ciążyła jej na piersiach. Wydawała się sztywna, jakby się naprężała, jakby była żywą istotą. Sol przeszedł dreszcz. Z pewnością niedługo się przyzwyczaje pomyślała. Teraz chronił ją najskuteczniejszy na świecie amulet, talizman, przynoszący największe szczęście. Symbol majestatu władzy. Poczuła się dostojnie. Wiedziała, że jest bezpieczna. Dag był w Kopenhadze. Cieszyła się, że znów go zobaczy. Studiował na tamtejszym uniwersytecie, chciał wyuczyć się prawa, by otrzymać wysokie stanowisko, kiedy powróci do Norwegii. Dak przebywał w Danii już półtora roku. Rodzina wierzyła, że skutecznie zaopiekuje się Sol. A może ta podróż przyniesie jej coś korzystnego może jakieś stanowisko, albo odpowiednie kontakty? Przez odpowiednie kontakty Romantyczna Silie rozumiała z pewnością dobre za mąż pójście. Dak miał przedstawić sol właściwym ludziom na dworze i w innych wysokich kręgach. Cała rodzina wiedziała, że wielu ze studentów, przyjaciół Daga, pochodzi z zacnych rodów. Sol miała spędzić u niego miesiąc. Potem musiała wracać do domu. Zachichotała pospiesznie wędrując smaganym wichurą lasem. No tak, w pobliżu przyrodniego brata będzie się czuła pewniej, ale odpowiednie kręgi. <grytanie> Sama musi ich poszukać. Chociaż dwór też może okazać się nie do pogardzenia. Z pewnością są tam przystojni kawalerowie. Od czasu, gdy jako czternastolatka uwiodła parobka Klausa, sol kroczyła drogą cnoty. Teraz znów miała ochotę na jakąś przygodę. To, co wówczas przeżyła, wcale jej nie zadowoliło. Był to tylko tryumf podboju, nic więcej. Wiedziała, że w miłości między mężczyzną a kobietą istnieje dużo większe bogactwo doznań. Z przyjemnością pokładziła własne ciało tak wiedziała, że jest piękna, słyszała to często. Biedna Hanna, pomyślała nagle ze smutkiem nigdy nie miała takich możliwości jak ja. Brzydka, taka brzydka, że ludzie uciekali przed nią i taka samotna w maleńkiej górskiej dolinie. Sol Miała przed sobą całe życie, cały świat, na pewno wykorzysta swe zdolności. Wszyscy w domu martwili się jej wyjazdem. Wiedzieli jednak, że Sol koniecznie musi złapać trochę wiatru w skrzydła, żeby się nie zadusić. Przez ostatnie pół roku była męcząca, niecierpliwa, łatwo wpadała w gniew. Na odjezdnym Silje i Tengel wyściskali ją mocno, a młodsza siostra Liv miała łzy w oczach. By się pożegnać i przekazać gorące pozdrowienia dla ukochanego syna Daga, przyszła także Charlotte Tameyden. A potem Sol i Are odjechali aleją. Lipową aleją Silje. Brakowało w niej jednego drzewa, Pożółkło i uschło. Tengel musiał je ściąć. Było to drzewo baronowej wdowy. Szlachetna dama odeszła. Spoczywała teraz na cmentarzu Grostensholm. Na starym miejscu Tengel zasadził nową, maleńką lipę. Sol dobrze pamiętała tę chwilę i długo nie zapomni nagłego wybuchu gniewu przybranej matki. Nie wolno ci więcej zaklinać drzew ten gelu. Mówiła Silje, drżąc na całym ciele. Męczy mnie to ciągłe, przyglądanie się im. Są dla mnie wielką pomocą, bronił się. Wiesz przecież, że dzięki Nim mogę odkrywać nie dające objawów choroby. Tak wiem. Ale te lipy doprowadzają mnie do rozpaczy i szaleństwa. Kiedy tylko zobaczę pożółkły liść albo leżącą na ziemi gałązkę, chwyta mnie paniczny lęk. Jak chcesz, odpowiedział Tengel. Obiecuję, że nie będę już ich zaklinać. Nie mamy przecież nikogo nowego w rodzinie, komu moglibyśmy przypisać drzewo. Nie, ale wszystkie nasze dzieci, cała czwórka, są już dorosłe. Za parę lat możemy spodziewać się wnuków. Węgal wielkodusznie zgodził się, by nowe sadzonki pozostały już tylko zwykłymi drzewami. Skończył się las, pojawiła się wioska. Niesiony wiatrem zapach morza uświadomił Sol, że zbliża się do fiordu. W oddali majaczyły dymy z kominów wielu domów. To musiało być Oslo, okolice twierdzy Akershus. Zaczynało świtać. Księżyc bladł stopniowo, a jasna wstęga nad horyzontem rozszerzała się i coraz intensywniej jaśniała. Po wyjściu z lasu, Sol, wydało się, że wieś leży pogrążona w szarym blasku, a gdy umilkł szum drzew, uderzyła ją w uszy. Cisza. Lekkim, szybkim krokiem mijała niskie, jeszcze uśpione domy. Niezwykłą ciszę mącił jedynie szmer wiatru w trawie. Sol dotarła na wzgórze, na którym stał kościół i zatrzymała się. Niecierpliwie odgarnęła długie, czarne loki, które wiatr nawiewał jej na twarz. Przez chwilę stała spokojnie. Badawczo rozglądając się dookoła, ujrzała dyby, słup przy którym obdzierano ze skóry i miejsce, gdzie kamienowano ludzi. Trochę dalej stał pień, na którym przestępcy kładli głowy w oczekiwaniu na uderzenie topora. W oddali, choć zawsze dobrze widoczna dla ludzi wchodzących do kościoła, stała pusta szubienica. Tyle zdołała zobaczyć. Ale sol. Potrafiła wyczuć o wiele więcej. Stała nieruchomo, obróciwszy się twarzą do wiatru, tak by odgarniał jej włosy sprzed oczu. Z zadowoleniem odkryła, że potrafi głęboko wniknąć w atmosferę tego miejsca. Czuła strach. Śmiertelne przerażenie tych wszystkich, którzy tu zakończyli życie. Widziała mgłę wstydu, snującą się wokół dybów, wyczuwała rozpacz rodzin, żądzę sensacji śliniących się z ciekawości widzów, ich radość z cudzego nieszczęścia. Sol nie bała się zmarłych. Wiedziała, choć sama tego nie pamiętała, że kiedyś. Śmiała się głośno do wisielca, dyndającego na stryczku. Sylję potraktowała to wówczas jako dziecięcą niewiedzę, ale to nie była prawda. Świat sol, noc, ciemność i śmierć. Imię, jakie nadano jej ku ochronie, wcale nie pomogło. Jej znakiem był księżyc, nie słońce. Sol bała się tylko jeden, jeden raz. Wtedy, kiedy rozgniewał się na nią Tengel. Zabiła wówczas kościelnego nędznika, który chciał skrzywdzić jej rodzinę. Respekt, jaki czuła przed Tengelem, miał swe źródło nie tylko w strachu. Brał się z głębokiego uczucia, jakim go darzyła. Sol kochała ten gela całym sercem. To właśnie obawa przed jego gniewem sprawiła, że tak długo zachowywała się spokojnie. Poza tym nie było nic, co mogłoby przestraszyć Sol. Za plecami poczuła gwałtowny podmuch wiatru. Miała dwadzieścia lat. Był rok 1599. Mogła zacząć żyć naprawdę. Tak jak było umówione, Are czekał na nią na skraju lasu. Był jedynym synem Tengela. Miał na wpół dorosłą twarz trzynastolatka, szerokie kości policzkowe i czarne jak węgiel włosy. O ile pozostałą trójkę rodzonych i przebranych dzieci, Silje i Tengela, można było uznać za doskonałe dzieła stwórcy, o tyle o Arem nie dało się powiedzieć, że jest piękny jak z obrazka. W zamian promieniował od niego spokój i opanowanie. A to w sumie jest więcej warte, stwierdziła Sol. Odprowadził ją do portu i dopilnował, by weszła na pokład wraz ze starą szlachcianką, przyjemnie zaskoczoną, że ma tak niezwykle piękną i dobrze wychowaną panienkę jako eskortę. Sol szybko przyjęła właściwy ton: życzliwy i przyjazny, a jednocześnie pełen admiracji wobec starszej damy. Jej głos przybrał miękką. Wyrażającą szacunek barwę. Każde słowo sol było wyrazem gotowości doniesienia wszelkiej pomocy. Długo stała, machając ręką do Arego, który odpowiadał jej z brzegu. Rozpoczęła się przygoda. Podróż do Danii okazała się dość męcząca. Silny wiatr. Rzucał statkiem na wszystkie strony. Sol jednak miała w swoim węzełku środek przeciwko chorobie morskiej, za co szczególnie wdzięczna była sędziwa dama. Podczas rejsu trzymała się bardzo dzielnie. Z dumą opowiadała, chwaląc się, sol, że były jedynymi pasażerkami, którym udało się zwalczyć morską chorobę. Ale jeżeli Sol miała nadzieję na jakiś niewielki romans już w trakcie podróży, to musiała czuć się mocno zawiedziona. Wszyscy pasażerowie mężczyźni albo wisieli na relingu, albo skręcali się gdzieś w kącie zaś załoga składała się wyłącznie ze starych, niezgrabnych wilków morskich niegodnych nawet jednego spojrzenia mimo to. Dla spragnionej życia sol, sama podróż morzem była niezwykle emocjonująca. Wykorzystywała każdą okazję, by stać na pokładzie, a kiedy fale pryskały jej aż na twarz, głośno chichotała. Cały statek nurkował między falami, jak gdyby chciał dotrzeć na samo dno morza. Śmiała się zachwycona. A gdy ciężko znów się wynurzał, oblany słoną wodą, radość buchała jej z piersi. Teraz naprawdę zrozumiała, jak bardzo monotonne było życie w Lipowej Alei. Kiedy przybili do portu w Kopenhadze, na szlachciankę czekał już powóz. Rola sol była więc zakończona. Dama była tak zachwycona swą młodą opiekunką, że obdarowała ją niewielką sakiewką pełną brzęczących monet. Sol musiała powstrzymać się ze wszystkich sił, by nie zajrzeć i nie sprawdzić od razu, ile w niej było. Ukłoniła się i machała za odjeżdżającym powozem. Nie pozostawiono jej jednak swemu losowi. Na brzegu oczekiwał Dag. Rzuciła mu się w ramiona. Dagu, jak wspaniale wyglądasz, dorosłeś, mały braciszku. Odsunęła go od siebie i zmierzyła wzrokiem od stóp do głów. Nabrał męskości. Nadal miał wąską twarz i długi, prosty nos, ale rysy stały się bardziej regularne. Mocno zarysowane, jasno -brązowe brwi odcinały się od blond włosów a oczy były stalowo szare. Ubranym modnie, nie nosił już zwykłej, watowanej kurtki wyciętej w szpic, z kryzą wokół szyi i falbankami przy rękawach, ani też krótkich, baloniastych spodni, nie. tak mieszkał teraz w Kopenhadze i nadążał za modą. Miał kapelusz z szerokim, po jednej stronie wygiętym do góry rondem, i z przymocowanym piórem. Kołnierz opadał w dół, a kurtka i spodnie były bardzo obcisłe, uwydatniające kształty. Nosił długie buty, które solnie zwykle przypadły do gustu. Był taki przystojny. Wkrótce zaczęła reagować jak prawdziwa kobieta. Jej wzrok zatrzymywał się na strojach przechodzących dam. A więc to tak należy teraz wyglądać jaka się muszę wydawać niemodna chyba się gdzieś ukryje, Dagu roześmiał się. On również był nią zachwycony, pomimo jej prostego, norweskiego odzienia. Nie ma ku temu żadnego powodu. Och, Jakże ja sobie z tym poradzę? Z czym? Z utrzymaniem wielbicieli z daleka od ciebie. A dlaczego trzymać ich z daleka? Roześmiała się sol. I tak wziął to za dowcip, choć w zamierzeniu sol wcale tak nie było. Mieszkam niedaleko. Ten kawałeczek możemy przejść piechotą. Pozwól mi wziąć swój kuferek. O, wcale nie jest taki ciężki. Daj mi też węzełek, nie? Sama poniosę. Dek spojrzał na nią z ukosa, ale nie nalegał. Jak się mają wszyscy w domu? zapytał, kiedy opuścili tętniący życiem port i znaleźli się na ruchliwej ulicy. Sol szeroko otwierała oczy, przyglądając się wszystkiemu, co nowe ciżbie ludzkiej, zwierzętom na ulicach. Wdychała zapach ryb i wodorostów, dymu, odpadków, owoców i jarzyn. Co prawda była kilka razy z Tengelem w Oslo i Akershus, ale teraz to zupełnie coś innego. Tu jest wielki świat. W domu w porządku, mam cię gorąco od wszystkich pozdrowić, naturalnie przede wszystkim od Charlotty. Są też listy, cała masa i pieniądze. To wspaniale. Ucieszył się tak. Are zastanawiał się, czy mógłbyś zdobyć dla niego nowoczesną strzelbę. Och tak, to takie interesujące. Popatrz na ten dom, jaki ogromny. Podekscytowana paplała bez ustanku. Mama Szarlotta jest teraz z pewnością bardzo samotna. O tak. Z utęsknieniem wyczekuje, aż skończysz studia i znów wrócisz do domu. Ale dużo czasu spędza z silie. A inni, jakim się wiedzie? Ten Gal jak zwykle ciężko pracuje, opiekując się pacjentami. Wprawdzie próbował ograniczyć swe zajęcia do kilku dni w tygodniu, ale to nie takie proste. Ludzie i tak przychodzą pod dotyk jego uzdrawiających dłoni. Przybywają z daleka, a przecież on nigdy nie umiał odmawiać. Zimą grasowała jakaś okropna zaraza, więc zabronił chorym przychodzić do nas do domu, żebyśmy się nie zarazili. Przybywali jednak jak roje much i tengel był naprawdę zrozpaczony. Udało się nam jednak: „ Wiesz przecież, że ludzie lodu są silni. Tylko twoja babcia, baronowa wdowa, nie była w stanie oprzeć się chorobie. Tak wiem. I ogromnie mi jej brakuje. Mnie też powiedziała sol cicho To wspaniała kobieta Tengel był wówczas bliski załamania Łączyły ich silne więzi ale w Tengelu jest coś dziwnego wcale nie widać po nim wieku Pamiętasz chyba Hannę zapytał Dak. Ona też była niebywale stara Czy pamiętam Hannę powtórzyła sol z bólem w głosie od razu jednak wzięła się w garść i roześmiała głośno. Dlatego ja też będę prastara, braciszku. Przeżyję was wszystkich. Zobaczymy, odparł Dak, czując się dziwnie nieswojo. A Silje, jak ona się miewa? Silje jest taka jak przedtem wesoła i spokojna tak długo, jak długo ma Dużo maluje, chyba się trochę zaokrągliła, ale do twarzy jej z tym i. Och, zapomniałam o czymś. Lif ma starającego. Dak zatrzymał się nagle na samym środku ulicy. Jakiś powóz zahamował przed nim gwałtownie, uskoczyli w bok. Co ty mówisz? wykrzyknął. Na miłość boską, przecież to jeszcze dziecko. Niedługo skończy szesnaście lat. Będzie miała siedemnaście. Nie uwierzyłbyś. Jest taka łagodna i śliczna. Silie nie była starsza, kiedy zakochała się w Tengelu. Dak nie słuchał. Jego twarz przybrała kamienny wyraz. Moja mała siostrzyczka ma starającego. Co to za człowiek? Nie przejmuj się tem tak bardzo. <grym> mam ci powiedzieć. Jest z dobrej rodziny. Naturalnie nie ze szlacheckiej, przecież Liv też nie jest szlachcianką, ale to bardzo bogata rodzina kupiecka. Ojciec nie żyje. Laurens przejął jego interesy. Podoba ci się? Sol wzruszyła ramionami. Nie jest w moim typie. Odparła wymijająco. Ruszyli naprzód. Dak szedł długo w milczeniu. Przywiązywał dużą wagę do opinii Sol o ludziach. Nikt bowiem nie umiał oceniać ich tak dobrze jak ona. A Liw, co ona mówi? Nie podnoś sukni tak wysoko, Sol, tu nie jest aż tak brudno. Hm, Liw właściwie w ogóle nie mówi zbyt wiele, tak naprawdę nie wiem, co ona myśli. Słyszeliśmy, że ty też masz zamiar się ożenić, czy już wkrótce? Ja? Kto to powiedział? Charlotta. Zrozumieliśmy, że jest jakaś panna Troll. Matka tak powiedziała? Do Liv? Do nas wszystkich była bardzo szczęśliwa. Eż moi drodzy. Uśmiechnął się tak zrezygnowany. Wspomniałem tylko w kilku listach, że ona należy do grupy moich znajomych i że to ładna i miła dziewczyna. No tak, interesowałem się nią trochę, ale nie była moją wybranką. Nie widziałem jej od wielu tygodni. Mama to prawdziwa swatka. Nie powiedział już nic więcej. Sol mówiła więc dalej a Are to dobry chłopak, spokojny i życzliwy, najbardziej z nas przywiązany do ziemi. Nie będzie z nim kłopotu. Na pewno. Wiesz, tak bardzo tęsknię za nimi wszystkimi. A ty, Sol, masz jakichś zalotników? Ja? Roześmiała się głośno. Skręcili właśnie z głównej ulicy w niewielką, bogatą, boczną uliczkę. Nie, skąd miałabym ich wziąć? Nie przesadzaj. Musisz mieć całe stado wielbicieli, spoważniała. Być może, ale oni mnie nic nie obchodzą. Czasami się boję, Dagu. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie w nikim się zakochać. Przyglądał jej się długo, nic nie mówiąc. Potem powiedział lekko. Z pewnością nie spotkałaś jeszcze tego właściwego. Wiem przecież, że potrafisz kochać ludzi. Tak, moich najbliższych. Ale wiesz, wydaje mi się, że ten gel przysłania mi wszystkich mężczyzn. Nie zrozum mnie źle, nie jestem w nim zakochana. To nie o to chodzi. Ale nikt nie dorasta mu do pięt. Porównuje z nim różnych młodzieńców i żaden nie może się z nim mierzyć. To jasne tengel jest tylko jeden. Tak, i to właśnie jest takie straszne. Tak się zamyślił. Można by powiedzieć, że poszukujesz mężczyzny ojca, ponieważ nigdy go nie miałaś. Ale tak nie jest. Nie szukasz kogoś o dobroci Tengela sol. Szukasz mężczyzny, który miałby jego autorytet i demoniczną siłę. Masz rację, powiedziała zrezygnowana. Wobec tego powiem ci jedno, kochanie. Tengel wcale nie jest taki silny. Całą siłę czerpie od Silie. Sol długo milczała. Tak, powiedziała w końcu, ale jej siła bierze się znów stąd, że ma jego miłość. To prawda. Po prostu żadne z nich nie mogłoby żyć bez drugiego. Tak. Ty i ja mieliśmy wielkie szczęście, że dorastaliśmy w tej rodzinie. Jesteśmy na miejscu, to ta brama. Naprawdę wspaniały dom, powiedziała sol, z podziwem patrząc na piękną fasadę i złoto-niebieską dekorację w kształcie wachlarza umieszczoną nad bramą wejściową. Tak. I ludzie, u których mieszkam, są bardzo mili. Będziesz miała własny pokój na czas całego pobytu. Niestety przybywasz w niezbyt odpowiednim momencie. Właśnie zginął ich maleńki synek. Umarł? Nie, zginął, jak powiedziałem. Zniknął przed trzema dniami. Och, westchnęła Sol to okropne gorsze niż wszystko inne tak, niepewność. Biedna matka odchodzi od zmysłów. Szukali już wszędzie, sprawdzali w okolicznych kanałach, bez rezultatu. Teraz przypuszczają, że ktoś uprowadził dziecko. Zniknęło bez śladu. Znaleźli się w domu. Nie mogli więc kontynuować rozmowy. Wyszli gospodarze, by ich powitać. Dak ani trochę nie przesadzał. Dłonie kobiety drżały, a twarz nosiła ślady niezliczonych łez. Dak przedstawił ich sobie przytłumionym głosem. To moja siostra przyrodnia Sol solangelika, a to moi wspaniali gospodarze, hrabia i hrabina Stralenhelm. Twoja siostra jest czarująca, powiedział hrabia i ujął schyloną w głębokim kłonie sol za rękę. Henrietto, czy spotkałaś kiedy podobne oczy? Nigdy nie widziałem takiego koloru. Bursztynowo żółte. Dama zdołała jedynie uśmiechnąć się słabo i skinąć głową. Sol ukradkiem podziwiała jej strój. Miała koronkowy kołnierz, wielki jak koło młyńskie, wyszywany perełkami czepiec, a na biodrach pod suknią z brokatu musiały być umieszczone poduszki tak wielkie, że mogła oprzeć na nich ręce. Hrabia zwrócił się do daga. Może zechcesz pokazać sol jej komnatę, Dagu. Niedługo podadzą niewielki posiłek. Muszę was prosić, oboje, byście wybaczyli mojej żonie. Nie będzie nam dotrzymywać towarzystwa. Jest zupełnie wyczerpana. Oczywiście rozumiem, odparła sol cicho. W tej samej chwili spłynęło na nią gwałtowne, nieznane uczucie. Pewność która niebywale ją podnieciła i sprawiła, że ogarnęła ją niecierpliwość. Kiedy hrabina wyszła, przyciskając chusteczkę do twarzy, Sol zwróciła się do hrabiego. Komnata może poczekać. Być może potrafię pomóc wam odnaleźć dziecko. Sol, wykrzyknął Dak ostrzegawczym tonem. Gospodarz uniósł dłoń, chcąc go uciszyć. Co chcecie przez to powiedzieć, młoda damo? Dagu, wiem, że nie powinnam, ale trzeba się spieszyć. O czym mówicie? dopytywał się hrabia. Czy coś wiecie? Dag stał między nimi. To jest straszliwie niebezpieczne dla mojej siostry. Nie wątpię, że jest w stanie pomóc, ale może też przez to stracić życie. Wszystko zależy od waszej dyskrecji. Proszę mi to wyjaśnić. Zwróciliście uwagę na oczy mojej siostry, panie hrabio Stralenhelm. One nie są zwyczajne. Jeżeli Sol twierdzi, że należy się spieszyć, to przeczuwa, że dziecko żyje. Przynajmniej na razie. A ponieważ czekała, aż pani domu wyjdzie z komnaty, to znaczy, że wie, iż wasza żona nie jest w stanie dochować tajemnicy. Hrabia spoglądał raz na jedno, raz na drugie. Życie mojego dziecka jest dla mnie wszystkim. Czy przysięgacie więc, że nigdy słowem mnie wspomnicie nikomu o tym, co teraz nastąpi? Spytała Sol. Niecierpliwość gotowała się w niej, nie mogła wprost spokojnie ustać. Że nigdy mnie nie zdradzicie przysięgam. Dobrze. Dajcie mi jakąś rzecz, jakąś nieupraną sztukę odzieży, którą dziecko niedawno miało na sobie. Pamiętajcie jednak, że nie obiecuję, że je odnajdę, ale zrobię tyle, ile w mojej mocy. Szczupły, wysoki mężczyzna wydał z siebie głębokie, długo wstrzymywane westchnienie. Błagam was, panno Sol. Za najdrobniejszą wskazówkę będę wam dziękować na kolanach. Mogę więc zawierzyć waszej dyskrecji? Rozumiem dobrze, co stałoby się z wami, gdyby władze dowiedziały się o waszych zdolnościach ale moja żona wyraziła już życzenie bym wynajął tak zwaną mądrą babę my jednak nie znamy nikogo takiego nie nie mogłem więc tego uczynić niech moja wdzięczność będzie gwarancją mego milczenia a jeśli mi się nie powiedzie będę wdzięczny za wasze starania ale może tu wejść niespodziewanie moja żona, albo ktoś ze służby. Sol przeszukała kieszenie. Proszę natychmiast podać żonie ten środek nasenny. Dopilnujcie, by zażyła wszystko, a służbę. Tu z pewnością zdołacie utrzymać z daleka. Hrabia posłał Dagowi pełne zdziwienia spojrzenie. Nic o tym nie mówiłeś, Dagu. Dak uśmiechnął się z goryczą. O takich talentach nie mówi się głośno, jaśnie panie. Tak, na pewno masz rację. Pospiesznie opuścił komnatę, zabierając ze sobą proszek. Nie powinnaś tego robić, Sol, mruknął Dak. Nie powinnam? Westchnął. Jeżeli ci się powiedzie, zaskarbisz sobie jego przyjaźń na całe życie, a on jest potężny sol. Potężniejszy niż przypuszczasz. Kim on właściwie jest? Sędzią, jednym z najważniejszych w całej danii. Och, wykrzyknęła sol, zasłaniając usta dłonią. Naprawdę nieźle się urządziłam. Tak. Nic dziwnego, że nie zna żadnej mądrej baby. Wskazał je wszystkie na śmierć. Dlatego prosiłem cię, byś trzymała język za zębami. Nie mogłam milczeć, Dagu. Czułam, że dziecko żyje i że cierpi. Można to było wyczuć w całej komnacie, tak jakby wszystkie ściany krzyczały. Miejmy nadzieję, że odnajdziesz chłopca. Powiedział tak z niepokojem w głosie. Rozdział drugi. Tymczasem powrócił hrabia. Dałem mojej żonie ten środek, rzekł krótko. Powiedziałem też służbie, że nie życzymy sobie, by nam przeszkadzano. Macie rację. W stanie takiego wzburzenia, w jakim jest Henrietta, natychmiast wykrzyczałaby wszystko. Znalazłem zabawkę, którą mój synek zwykle tulił do siebie, kiedy zasypiał. Wszystko inne zostało uprane. Sol wzięła do ręki szmacianą laleczkę. Jest z materiału to dobrze. Czy mogę usiąść? Oczywiście, wybaczcie mi nie uwagę. Usiadła. Proszę was o całkowite milczenie. komnacie zapadła cisza. Nie docierały tutaj żadne odgłosy ulicy. Długo, bardzo długo było cicho. Sol trzymała laleczkę tuż przy twarzy. Siedziała nieruchomo z zamkniętymi oczyma. W końcu się odezwała. Jej głos był monotonny, mówiła niemal szeptem. Ciemność, zimno, mało miejsca. Hrabia miał na końcu języka pytanie czy chłopiec żyje powstrzymał się jednak. On śpi powiedziała Sol. Jej głos był już teraz normalny. Albo jest nieprzytomny, nie wiem. Czuje strach, silny lęk i osamotnienie. Nie, to już minęło. Teraz on nic nie odczuwa. Mój Boże! Westchnął w duchu hrabia. I była to jedyna myśl, jaka zdołała się przedrzeć przez porażoną bólem świadomość ojca. Wszystko było dla niego takie niezwykłe. Ta kobieta, którą właściwie powinien skazać na śmierć, dała mu odrobinę nadziei. Co ma zrobić? Nie, teraz przede wszystkim jest ojcem. Jego obowiązki zawodowe nie mogą mieć w tej chwili najmniejszego znaczenia. A jednak dręczyły go wyrzuty sumienia. Chciał przed nimi uciec, ale cały czas kołatała mu się po głowie pewna myśl. Co z innymi, podobnymi do niej kobietami, które bez litości skazywał w imię sprawiedliwości? Sol mówiła. Była to mieszanina pytań skierowanych do Daga i hrabiego oraz słów przeznaczonych tylko dla niej. To blondynek, cienkie puszyste włosy. Czy on ma rok, dwa? Wydaje mi się, że raczej dwa. Ubrany w aksamit, purpurowo-czerwony aksamit, szeroki, koronkowy kołnierz, hrabia skierował ku Dagowi zdziwione, pytające spojrzenie. — Ja nic nie mówiłem — odpowiedział Dag szeptem. Po tych słowach w nieszczęśliwego ojca wstąpiły nowe siły. Wyprostował się, a w jego oczach noszących ślady nieprzespanych nocy zapłonęła iskierka nadziei. Hrabia był na swój sposób eleganckim mężczyzną. Dużo starszy od żony, ascetyczny, wypielęgnowany, o bystrych oczach. Teraz w napięciu wpatrywał się w niezwykłego gościa. Sol bardzo bawiła ta sytuacja. Mogła wykorzystać swoje talenty. Nareszcie znalazła się w samym centrum zainteresowania. Jednocześnie martwiło ją położenie dziecka. Niepokój drażnił jej nerwę. Trzeba się spieszyć, powiedziała zniecierpliwiona. Trzeba się bardzo spieszyć. Ale gdzie on jest? Niemal wykrzyknął hrabia. Nie wiem, prychnęła sol. Nie była już dłużej w stanie kontrolować swych manier. Czy ktoś go porwał? Nie, nie wyczuwam żadnego złego wpływu. Cicho bądźcie, mam coś. Hrabia był zbyt przejęty, by zareagować na sposób, w jaki dziewczyna się do niej zwracała. Dak był dumny z siostry, ale jednocześnie i zatroskany. Jak to wszystko potoczy się dalej? Znał przecież dobrze szczególne zdolności Soli Tengela, jednakże nigdy nie zdołał całkiem się do nich przyzwyczaić. Były obce jego naturze. Nagle spostrzegł, że dłonie zacisnęły mu się w pięści. Na co właściwie odważyła się sol, oby to tylko dobrze się skończyło. Widzę haczek, powiedziała nerwowo, obracając w ręku laleczkę. Haczek, na który zamknięte są drzwi. Czy ktoś go zamknął? zapytał ojciec dziecka ochrypłym głosem. Nie, haczek jest w środku, w ciemności miała ochotę zapytać, w jaki sposób mogła wszystko zobaczyć, jeżeli było tak ciemno. Obawiał się jednak, że pytanie wyda się zbyt naiwne. Zamknął się od środka, rzekła zdecydowanie. I nie potrafi znów otworzyć. Hrabia siedział jak na szpilkach. Oczy błyszczały mu niby szaleńcowi. Tu, w domu? Sol nie była pewna. Nie sądzę, nie wyczuwam jego bliskości, ale przecież nie mógł zawędrować daleko taki maleńki. W jaki sposób zginął? Siedziałem tu razem z Dagiem, który się uczył. U mojej żony było z wizytą kilka przyjaciółek, rozmawiały w salonie. Chłopczyk bawił się obok na podłodze. Opiekunka była na górze, w jego pokoju, przygotowywała wszystko, by go przewinąć. Kiedy zeszła na dół, zapytała o chłopca. Dopiero wtedy damy zorientowały się, że zniknął. Jak długo? Sądziły, że minął mniej więcej kwadrans od chwili, kiedy ostatni raz zwróciły na niego uwagę To bardzo spokojne dziecko, dużo bawi się samo Pan Nosol, odnajdźcie go, błagam was Zróbcie co tylko w waszej mocy Skinęła głową Gdzie on siedział? Hrabia wskazał miejsce Tu, na podłodze, koło kominka Sol wstała i podeszła tam Uklękła i zaczęła lekko dotykać dłonią klepek na podłodze. Wyglądała na oszołomioną. Coś jeszcze musiało się wydarzyć coś, o czym zapomnieliście to niemożliwe. Przeszukiwaliśmy wszystko tysiąc razy, każdy kąt w domu. Jego nie ma w domu nie mogliśmy o niczym zapomnieć westchnął hrabia. Jak wobec tego wyszedł? Czy umiał sam otworzyć drzwi? Nie, ale jak widzicie, drzwi pomiędzy wszystkimi komnatami są otwarte. Niemożliwe by sam mógł otworzyć bramę, a drzwi do ogrodu były zamknięte, dlatego sądziliśmy, że ktoś go uprowadził. Ale wy, panno Sol, nie zgadzacie się z tym. Sol wstała, drżała z podniecenia i irytacji. Coś tu jest. Czy macie psa? Tak, odparł hrabia zaskoczony. Dużego doga niemieckiego. Czy on potrafi otwierać drzwi? Tak, drzwi do ogrodu, ale one były zamknięte, kiedy chłopczyk zniknął. Tak wstał i przeszedł do komnaty obok. Znajdowały się tam drzwi, których damy nie mogły widzieć z miejsca, gdzie siedziały. Pozostali, pospieszyli za nim. Ale psa tu nie było. – trącił hrabia. – Stał uwiązany na swoim miejscu, pod oknem kuchennym. – W ogrodzie? – Tak, to znaczy niedokładnie, za rogiem, koło warzywnika. – Czy to wy, panie, tam go uwiązaliście? – Nie, nie wiem, kto to zrobił, prawdopodobnie ktoś ze służby. – A więc tego nie sprawdzaliście? – Nie, psa w ogóle nie brano pod uwagę, ponieważ był uwiązany – Przyglądali się drzwiom prowadzącym do ogrodu. Klamka była za wysoko, jak dla małego dziecka, ale. Dak położył ręce na klamce tak, jakby były łapami wielkiego psa, i pozwolił im opaść. Zamek puścił. Łatwo mogli sobie teraz wyobrazić, jak psisko otworzyło drzwi, napierając na nie. Dak przez chwilę stał spokojnie, przyglądając się drzwiom, które przymykały się powoli i bezgłośnie, aż wreszcie zamek zaskoczył z cichym trzaskiem. Znów były zamknięte. No, tak, ale przecież pies był uwiązany! Upierał się hrabia. Należy znaleźć odpowiedź na pytanie od kiedy, powiedział dak. Mógł zostać uwiązany po tym, jak chłopiec zniknął, ale zanim damy zauważyły, co się stało. Zaraz sprawdzę, kto i kiedy uwiązał psa, powiedział gospodarz. Cały czas zakładaliśmy, że ktoś dostał się do domu przez drzwi wejściowe i porwał chłopca, korzystając z naszej nieuwagi. Poczekajcie. Zaraz wypytam służbę. Nie teraz, wtrąciła Sol szybko. Nie możemy tracić czasu na nieistotne szczegóły. Wyczuwam, że pies był zamieszany w te historie i to wystarczy. Chodźmy do ogrodu. Ogród nie był duży. Z jednej strony jego granice stanowił wysoki dom, sąsiadujący z domem hrabiego. Na wprost zamykał go gęsty żywopłot, a z prawej strony stały graniczące z sąsiednią posesją niskie zabudowania gospodarcze. Podeszli do nich. I stamtąd zobaczyli ogródek warzywny. Tam, koło swojej budy, leżał pies. Na ich widok podniósł się i zamerdał ogonem. Dak podszedł do niego, by go pogłaskać. Solo rozpoczęła wędrówkę wzdłuż szop. Gwałtowne gdakanie zdradziło, że jedna z nich była kurnikiem. W następnej kwiczała świnia. Szukaliśmy tu wszędzie, powiedział hrabia, w każdej szopie. Kiwnęła głową. Nie ma go tutaj. Czy próbowaliście posłać psa jego tropem? Tak, ale to nie jest pies gończy. Pożyczyliśmy takiego psa od znajomych, ale ślad był już za stary. Następnej nocy, po zniknięciu chłopca, padał deszcz. Ściana sąsiedniego domu była szczelna. Pozostawał tylko żywopłot. Sol przesuwała się wzdłuż niego na czworakach, czasami kładąc się zupełnie na ziemi. Zniszczycie odzienie! zawołał hrabia. Nie szkodzi! odburknęła. Tu chodzi o życie. Wy też szukajcie. Mężczyźni posłuchali. Jest za gęsty, stwierdził hrabia. A wzdłuż niego już szukaliśmy. Dziecko jest w stanie zrobić nieprawdopodobne rzeczy, odparła Sol. Tak wcisnął dłoń między ciernie. Jak sądzicie, czy tu jest za ciasno? Pozostali spojrzeli. Sol leżała teraz płasko jak naleśnik, na wpół ukryta w żywopłocie. Wygląda beznadziejnie, ale jeżeli udało mu się wydostać na zewnątrz, to właśnie tędy. My nie przejdziemy, ale dzieciak? Czy on jest mały jak na swój wiek, jaśnie panie? Tak, trzeba przyznać, że tak. I ma dopiero dziewiętnaście miesięcy. Jednak nie zdołałby ty przejść to niemożliwe. Ale właśnie tak było. Stwierdziła sol, wyślizgując się z pomiędzy gałęzi. Spójrzcie, to zaczepiło się na kolcach. Otworzyła dłoń, pokazując kilka jasnych, cienkich włosków. Albrecht, wykrzyknął hrabia. To pierwszy ślad. Wsuńcie to głowę, powiedziała Sol. Zobaczcie, jeżeli przeczołgał się nieco w prawo, to mógł wyjść gdzie indziej. Tak, mogło tak być, ale to doprawdy niezwykłe powiedział hrabia, oglądając wskazane przez Sol miejsce. Dzieci są niezwykłe. Co znajduje się z tyłu, za żywopłotem? Jakiś warsztat, jego zaplecze. W jaki dzień tygodnia zginął? W niedzielę, ale tam również szukaliśmy. Cały kwartał szukał chłopca. Sol usiadła. Była brudna i podrapana na twarzy. I bardzo ładna. Na pewno przedostał się tędy. Zakładam się o zbawienie mojej duszy, powiedziała. Łatwo jej to powiedzieć, pomyślał Dak z goryczą. Na ile się orientował Sol, nigdy nie troszczyła się o zbawienie duszy. Czy możecie dokładniej opisać miejsce jego pobytu? Poprosił hrabia Stralenhelm. Nie. Tam był jakiś zapach, którego nie mogę rozpoznać. Znam go skądś, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć, co to jest. Nie możesz zobaczyć otoczenia? Spytał Dak cicho na zewnątrz. Nie, na zewnątrz nie mogłam niczego zobaczyć, a w środku, w tej ciasnej komórce było tak niewiele rzeczy. W jednym rogu stało coś dużego, czarnego, ale nie pamiętam dokładnie co. Teraz nie widzę niczego. Tylko w domu, kiedy trzymałam laleczkę. Przyniosę ją, zaproponował hrabia. Nie, widziałam już wszystko, co mogłam przy jej pomocy zobaczyć. Ale to ta czarna rzecz tak pachnie. Myślę, że jest drewniana. To może głupia, ale cały czas chodzi mi po głowie słowo imadło. Mężczyźni spojrzeli na siebie. Może rodzaj prasy? Zapytał tak. Może... Odpowiedziała z wahaniem. Może nie wiem. Jednej rzeczy nie rozumiem, powiedział tak. Jak taki brzdąc mógł się zamknąć od środka? Przecież nie sięga tak wysoko. Sol pocierała czoło. Myślę, że przy drzwiach coś leżało. Musiał na tym stanąć. A potem nie był w stanie otworzyć? Chyba tak. Jakie pomieszczenie może zamykać się na haczyk od środka? Zapytał hrabia, który najwyraźniej w pełni zaakceptował zdolności Sol. Znam tylko jedno, oświadczył Dak sucho. Nie, zdecydowała Sol. To nie jest ustęp. Wydaje mi się, że to może być jakieś przejście, przechodni korytarz. A więc muszą być jeszcze jedne drzwi. Możliwe, nie widziałam ich. Niedziela, powiedział Dak zamyślony. Jeżeli to było w kwartale warsztatów, chłopiec długo mógł płakać, nie będąc przez nikogo słyszany. Musimy tędy przejść. Sol ruchem głowy wskazała żywopłot. Nie trzeba, odparł sędzia. Pójdziemy naokoło. Już śpieszył przed dom. Sol, wyglądasz okropnie, mruknął tak. Hrabia Stralenhelm usłyszał go i przystanął. Wspólnymi siłami mężczyźni starali się doprowadzić sol do porządku, a także oczyścić własne ubrania. Obejście kwartału i dotarcie do tylnego podwórza nie zabrało im dużo czasu. Stało tam kilka niewielkich but i całe stosy starych beczek. Gdy się zbliżali, spod ich nóg na wszystkie strony rozbiegły się szczury. Hrabia zadrżał. Przechodząc przez dom, sol chwyciła laleczkę. Teraz stała z zamkniętymi oczami, kurczowo przyciskając ją do siebie. Nie zauważyła nawet chłopaka przebiegającego przez podwórze, przyglądającego się jej ciekawie. Takim samym, nic nie rozumiejącym spojrzeniem, jak uprzednio służba stojąca w oknach i obserwująca całą trójkę przy żywopłocie. Chłopak zniknął równie szybko, jak się pojawił i znów pozostali sami. Nie. Odezwała się sol półgłosem. To już chyba wszystkie impulsy, jakie byłam w stanie odebrać. Spróbuj jeszcze, poprosił Dak. Kiedy zorientowała się, że Dak ma do niej zaufanie, poczuła ulgę. Wcześniej często się z niej wyśmiewał. Odprężyła się całkowicie, pozwoliła odpłynąć wszystkim myślom. Wtedy pojawiły się nowe odczucia. Nie, dziecka nie ma tu w pobliżu powiedziała. Stralen, Stralenhelm. On tak słabo oddycha. Musimy się pospieszyć. Nie wiem, gdzie on. Jeżeli przeszedł przez żywopłot, wtrącił dak, i nie ma go tutaj, to znaczy, że musiał wyjść na ulicę. Dokończył hrabia. Myślicie, że tu było otwarte? zapytała sol. W niedzielę? Tak musiało być. Nie mamy czasu, by to sprawdzić. Odpowiedział sędzia. Znów pospiesznie wybiegli na ulicę odchodzącą od głównej. Ktoś musiał go tu widzieć, stwierdził tak. Nie, jeżeli szybko przedostał się na inne podwórko, powiedziała sol, przystanęła ten zapach. Gdybym tylko wiedziała, co to jest, to metaliczny, oleisty zapach kręci w nosie. Czy Albrecht jest tu gdzieś w pobliżu? zapytał hrabia cicho. Nic takiego nie wyczuwam. Biedny ojciec westchnął. Gdybym był maleńkim chłopcem, który znalazł się na nieznanej ulicy, to co bym wtedy zrobił? Zastanawiał się Dak. Rozejrzałbym się dookoła, odwrócił i poszedł z powrotem. Nie, tego nie mógł zrobić, bo tam go nie ma. Głośno zaturkotały koła dorożki przejeżdżającej główną ulicą. On jest dosyć strachliwy, powiedział hrabia szybko. Takie dźwięki przeraziłyby go. Pójdziemy wobec tego w przeciwnym kierunku zadecydowała sol. Pospieszyli wąską uliczką, badając wszystkie bramy, czy są zamknięte. I zobaczcie zawołał dak. Tu, pod tymi drzwiami jest szczelina. Tędy mógł się prześlizgnąć. Tak, i ta brama jest podobna do naszej. Powiedział hrabia z podnieceniem. Sol zauważyła, że drżał jak pies gończy, który odnalazł ślad, lecz którego nadal nie spuszcza się ze smyczy. Otworzyli drzwi i znaleźli się w przejściu wychodzącym na sąsiednią ulicę. Pod drzwiami, po drugiej stronie, była taka sama szczelina. A więc to tylko połączenie między uliczkami. Teraz już jesteśmy za daleko od domu. Stwierdził hrabia, kiedy wyszli na nową ulicę. To nie tu. Do tego czasu chłopca z pewnością ogarnęła już panika, powiedział tak. Pewnie bezradny biegł przed siebie na oślep, nie mogąc odnaleźć matki i ojca. A może coś przyciągnęło jego uwagę, na przykład jakieś zwierzę. To przecież była niedziela, niewiele ludzi na ulicach. Spójrzcie wykrzyknął hrabia. Popatrzcie na ten znak! Tam dalej, na ulicy, po prawej stronie. Czy to może coś znaczyć, pan Nosol? Drukarnia, przeczytała. Drukarnia? Tak. Farba drukarska to właśnie ten zapach. Niemal na wyścigi pobiegli do drukarni i z hukiem otworzyli drzwi. Dzień dobry, powiedział hrabia, usiłując zachować spokój. Wewnątrz pracowało dwóch mężczyzn. Hrabia przywitał się z nimi po kolei. Jestem hrabia Stralenhelm. Nie wiem czy słyszeliście, że przed trzema dniami zniknął mój mały synek. A więc to wasz syn, panie? powiedział starszy z mężczyzn. Tak, słyszeliśmy o tym, ale wy panie mieszkacie dość daleko stąd, na ulicy gdzie rosną róże, prawda? Tak, ale wpadliśmy na trop, który może wskazywać, że chłopiec jest właśnie tutaj. Czy jest tu jakieś niewielkie pomieszczenie, w którym stoi stara prasa? Mężczyźni Spojrzeli na siebie pytająco. Widać było, że nie rozumieją przyczyn wizyty tych wzburzonych gości. Przejęliśmy tę drukarnię niedawno, powoli powiedział młodszy, wyglądający na syna, i nic takiego tu nie widzieliśmy. Czy z tyłu jest podwórze? Tak, oczywiście. Możemy je obejrzeć, naturalnie. Już ruszyli w stronę prowadzących tam drzwi, kiedy nagle sol powiedziała: Nie. Dziecko musiało dostać się od ulicy. Nie ma innej możliwości. Tak, jest brama od ulicy, ale zamknięta na klucz. Dak był już na zewnątrz, zanim spiesznie podążyła cała reszta. Na dole jest otwór. Mógł się tędy prześlizgnąć. Drukarz wyciągnął duży klucz i otworzył drzwi. Znaleźli się na dobrze utrzymanym, przestronnym podwórzu, z którego kilkoro drzwi prowadziło do ustępów i bocznych zabudowań, Szybko do nich zajrzeli. Nie, powiedział załamany hrabia. To fałszywy trop. Sol stała zupełnie nieruchomo. Cich. On jest tutaj. Wiem, że to tu w pobliżu. Jestem tego pewna. Och, pospieszcie się. Drukarze, niczego nie rozumiejąc, popatrzyli na nią z przerażeniem. Ale przecież tu nie ma więcej drzwi, wtrącił Dag. Jest tylko tylne wejście do drukarni powiedział starszy. Nie potrafiłby ich otworzyć, stwierdził hrabia. Mężczyzna zwrócił się do syna. Czy byłeś tu w niedzielę? No tak byłem. Czy możliwe, żeby te drzwi były choć przez chwilę otwarte? Zapytał Dag podniecony. Młody drukarz zastanowił się. Tak, z pewnością wtedy, gdy wychodziłem. Zawstydzony zrobił ruch w kierunku ustępu. Dagowi przeszły ciarki po plecach. Wiedział, jak zwykle wyglądają tak zwane ustronne miejsca, ciemny korytarz, w którym trzeba szukać skrawka wolnej przestrzeni, bardzo nieprzyjemne wrażenie. Niczego nie słyszeliście, zapytał hrabia, na przykład płaczącego dziecka. Niczego takiego nie pamiętam, ale mogłem nie zwrócić na to uwagi. Sol była już przy drzwiach do drukarni, otworzył je starszy mężczyzna. Znów znaleźli się w środku, ale tym razem wchodząc od tyłu. — Zapach — powiedziała Sol cicho. — Tak, to tutaj. — W jaki sposób mój synek mógł się tutaj dostać? — jęknął hrabia. — Tak strasznie daleko od domu. Nie, nie mogę w to uwierzyć. I gdzie miałby teraz być? Tu nie ma przecież żadnych schowków. — I drukarz, który tu był w niedzielę, musiałby go zobaczyć. W każdym razie w środku — powiedział tak. Nie, Sol, sądzę, że się mylisz. Sol była jednak pewna swego. W jej głowie kłębiły się przeróżne myśli. Rozgorączkowana zwróciła się do młodszego. Kiedy wróciliście z podwórza, to co wtedy zrobiliście? Zastanówcie się, to ważne. Popatrzył na nią zmieszany. To była ostatnia rzecz, jaką zrobiłem przed pójściem do domu. Zamknąłem wszystko i wyszedłem. To za mało dokładnie. Wyjdźcie na podwórze i jeszcze raz przyjdźcie przez te drzwi. Posłuchał jej niechętnie. Najpierw zamknąłem tylne drzwi, o tak. Potem sprawdziłem, czy wszystko jest, jak należy, przygotowane do pracy w poniedziałek. Sprzątnąłem kilka porozrzucanych drobiazgów, a potem wyszedłem głównymi drzwiami i zamknąłem je na klucz. I to już wszystko. Tak, to wszystko. No i jeszcze zamknąłem składzik. Składzik? Zawołali wszyscy naraz. Tak. Drzwi są za tymi pułkami, obok tych prowadzących na podwórze. Prawie o nich zapomniałem, tak rzadko ich używamy. Hrabia natychmiast podążył we wskazanym kierunku. Rzeczywiście za pułkami znalazł niewielkie drzwi, pchnął je, ale ani drgnęły. Czy były otwarte w niedzielę? Tak. Musiałem coś stamtąd przynieść. Dokąd one prowadzą? Zapytał Dak podczas gdy drukarz mocował się z zamkiem. To korytarz wzdłuż tylnej ściany budynku. Przechowujemy tam różne rzadko używane rzeczy. Większość to stare rupiecie, nigdy jakoś nie było czasu, żeby to porządnie przejrzeć. Drzwi otworzyły się i weszli do wąskiego korytarzyka, zarzuconego rozmaitymi przedmiotami. Niech Soli idzie pierwsza, powiedział Dak. Przypuścili ją. Czy tu nie ma jakiegoś schowka? Nie, to tylko przejście do składu kołodzieja w następnym domu. Tam. Starszy mężczyzna zatrzymał się gwałtownie. Co to? Dlaczego te drzwi są zamknięte? Zawsze były otwarte. To tylko zwykłe drzwi do składu. Nigdy dotąd nikt ich nie zamykał. Powiedz, czy tam przypadkiem nie stoi stara prasa? Zapytał go syn. Skąd mogę wiedzieć, nie zdążyliśmy jeszcze przejrzeć tych wszystkich staroci. O, drzwi są zamknięte od środka. Hrabia natychmiast rzucił się na nie całym swym ciężarem, ale tylko rozbolało go ramię, ponieważ drzwi otwierały się w jego stronę. Z początku ani drgnęły. Dak próbował odciągać je palcami, ale coś trzymało od środka haczek. Pomóżcie! krzyknął. Mężczyźni wcisnęli palce między futrynę a drzwi. Młodszy drukarz przyniósł łom i podważył. Odskoczył haczek. Ujrzeli małe, ciemne pomieszczenie, z podobnymi drzwiami na przeciwległym końcu. Stała tam stara, zakryta prasa drukarska, zrobiona z drewna, z imadłami i. przytulony do niej policzkiem leżał chłopczyk w ubranku z purpurowego aksamitu, żałośnie teraz z tyłu mokrem. Hrabia, podnosząc małe, bezwładne ciałko, wydał z siebie dźwięk, który zabrzmiał jak stłumiony jęk. O Boże, szeptał. O Boże, Boże. Nie do wiary, wykrzyknął starszy drukarz. A więc on był tutaj, ale skąd wiedzieliście? Dak, który bardzo sobie nie życzył, by drukarz miał dość czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią, rzekł szybko: Poszliśmy za pewnym śladem, ale to dziwne, że nie słyszeliście małego. W warsztacie nigdy by się go nie usłyszało. Tam jest tyle hałasu, a tym korytarzem, jak mówiłem, chodzimy bardzo rzadko. O Boże, co za tragedia. Ten berbedzi zabłądził aż tutaj przez nikogo nie widziany. Szybko przenieśli się do warsztatu. Czy on żyje? Zapytał sędzia drżącym głosem. Albrekcie, odpowiedz stacie. Musimy natychmiast zanieść go do lekarza. To niepotrzebne, powiedział tak spokojnie. Sol już od pięciu lat pomaga mojemu przybranemu ojcu i zna się na leczeniu niemal tak dobrze, jak on. W niektórych dziedzinach lepiej, powiedziała sol nieskromnie. Tyle, że nie mam jego uzdrawiających dłoni. Dajcie mi dziecko. Po sekundzie wahania hrabia podał jej bezwładne małe ciałko. Tak, teraz przydałyby się nam ręce tangela, przyznała. Ale chłopiec żyje, panie sędzio. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Choć o mały włos nie zdążylibyśmy na czas. O nie, pomyślał dak. Nie jest z nim aż tak źle. Na pewno przeżyłby jeszcze parę dni, ale sol. Zawsze musi trochę dramatyzować, żeby uczynić życie ciekawszym niż jest w rzeczywistości. Musimy dać mu trochę wody, ciągnęła Sol. Odwodnienie jest najbardziej niebezpieczne. Woda tutaj jest niedobra, powiedział drukarz. Używamy jej tylko przy pracy, ale mamy trochę wina. Czy na pewno jest już dojrzałe? Zapytał sędzia. Jest wyborne. Spróbujemy więc. Stwierdziła sol, choć wątpiła w jakość trunku. Podczas gdy mężczyźni nalewali wina, sol starała się obudzić chłopca. Nic nie mogę zrobić, dopóki się nie obudzi, wyjaśniła. Ocknij się, mały włóczęgo, uderzyła chłopca po buzi. Tego było już dla hrabiego za wiele. Ależ zaprotestował. Nic mu od tego nie będzie, wykrzyknęła sol. Spójrzcie, budzi się! Chłopiec powoli otwierał oczy, ale zaraz zmrużył je od światła. Dzięki ci, dobry Boże, szepnął hrabia. Sol nie do końca zgadzała się z nim w kwestii, komu naprawdę należało dziękować, ale mądrze to przemilczała. Daj ci wino, szybko, zanim mały znów zaśnie. Pospiesznie podano jej naczynie. Chłopiec, Przełknął parę łyków, wykrzywił się i zaczął głośno płakać. Dobrze już. Dobrze. Tatuś jest z tobą. Usiłował uspokoić malca hrabia, biorąc go od sol. Dobrze, wszystko będzie dobrze. Chłopiec z głową na jego ramieniu znów zapadł w sen albo zemdlał. Oczy hrabiego wypełniły się łzami. Nawet nie próbował ich powstrzymać podziękowali drukarzom za pomoc i pospiesznie skierowali się do domu. Trzeba jak najprędzej podać mu krople wzmacniające, mówiła Sol, biegnąc koło hrabiego i nie spuszczając oka z nieruchomej buzi dziecka. Czy pozwolicie, bym się nim zajęła? Oczywiście, będę wam za to wdzięczna. Ale nie mówcie jeszcze nic mojej żonie, poprosił, na wypadek gdyby się nie powiodło. Mam nadzieję, że ona jeszcze śpi. Kiedy dotarli do domu, rozpoczęła się gorączkowa krzątanina. Oszołomiona podniecona służba dwoiła się i troiła, wypełniając polecenia Sol. Brudne, cuchnące ubranko zostało błyskawicznie zdjęte, a chłopcu przygotowano gorącą kąpiel. Rozbudziło go to do reszty i Sol udało się podać mu wywar ze wszystkich wzmacniających ziół jakie miała. Dziewczyna Zachłysnęła się faktem, że jest w centrum zainteresowania i robiła, co mogła, by stosowane przez nią zabiegi wydawały się bardziej skomplikowane, niż były w rzeczywistości. Każdy wyciągnięty przez siebie woreczek oglądała ze zmarszczonymi brwiami, jak gdyby podejmowała bardzo ważne medyczne decyzje. Dak przyglądał się jej i w duchu uśmiechał. Dobrze znał swą przyrodnią siostrę. Chłopczyk zapłakał cicho, wyjęto go więc z bali. Gorliwe ręce osuszyły go ogrzanymi ręcznikami i opiekunka założyła mu suche, ciepłe ubranko, wysmarowawszy uprzednio podrażnioną małą pupę. Wszyscy byli tacy szczęśliwi. Chyba będzie żył? Z tym pytaniem zwrócił się hrabia do sol. Na pewno. Trzeba go tylko chronić przed zimnem i podawać te środki, które zaordynuje. Gdyby miał gorączkę, dajcie mi od razu znać, stopniowo zwiększajcie mu porcję jedzenia. Ale ważne, pomyślał Dak i znów musiał się uśmiechnąć. Teraz chyba trochę przesadzę, ale na Boga był z niej dumny. Dobrze więc, hrabia odetchnął z ulgą. Czy ktoś może obudzić moją żonę? Jedna ze starszych kobiet zniknęła, a wkrótce potem dał się słyszeć płacz, po którym rozległy się szybkie kroki na schodach. Albrecht, wołała kobieta na długo przedtem, nim do nich zeszła. Czy to prawda, nie mogę w to uwierzyć, nie wierzę, nie wierzę. Chwiejąc się, stanęła w drzwiach. Jej mąż podniósł do góry wycieńczonego chłopczyka. Hrabina krzyknęła i już była przy mężu, wyrywając mu dziecko. Tuliła je tak mocno, że ostro zaprotestowało. Sol natychmiast przyznała, że hrabia postąpił bardzo roztropnie, nie budząc żony, podczas gdy oni zajmowali się dzieckiem. Inaczej nic nie mogliby zrobić. Nawet teraz musieli niemal siłą odebrać synka hrabinie, a ją samą posadzić na fotelu, aby mogła się nieco uspokoić. Po chwili udało jej się opanować na tyle, by podjąć z nimi rozmowę. Gdzie on był? Gdzie go znaleźliście i kto? To ta mała kochana Sol go odnalazła powiedział hrabia miękko. O nie, zaprotestowała z fałszywą skromnością Sol. Uważam, że wszyscy przyczyniliśmy się do tego, cała trójka. Ja odnalazłam ślata, wy potrafiliście logicznie myśleć. Jaki ślad? Zdziwiła się hrabina. Wymienili szybkie spojrzenia. Kosmek włosów na gałązce w żywopłocie, powiedział Dak. Potem pozostawała już tylko jedna droga. Było to może zbyt uproszczone wyjaśnienie, ale ponieważ nikt już o nic nie pytał, nie wgłębiali się w szczegóły. Musimy zamówić dziękczynną mszę w kościele, stwierdziła hrabina. Daga wcale nie zdziwił grymas na twarzy siostry. Nareszcie Sol mogła obejrzeć swój pokój. Później wydano wspaniały obiad na jej cześć, by godnie uczcić wielki dzień. Jej pobyt w Danii rozpoczął się niezwykle interesująco. Została bohaterką. A w tej roli czuła się znakomicie. Rozdział trzeci. Tak znalazł w końcu czas, by otworzyć listy, które przywiozła mu sol. Zaczął od liw. Powoli rozkładał kartki. Kochany braciszku, pisała. Jak bardzo mi ciebie brakuje. Grostensholm jest takie puste bez ciebie. Odwiedzam czasem ciotkę Charlottę. Bardzo mi jest za to wdzięczna, bo może wtedy mówić o tobie. Ja też to lubię. Brakuje mi jednak naszych wędrówek po zamku. Spoglądam często na wieżę i wspominam, jak stawaliśmy tam na górze i rozmawialiśmy o życiu we wsi, patrząc na kręcących się wokół maleńkich ludzi, wyglądających z góry jak mrówki. Dlaczego wszyscy muszą dorosnąć, Dagu? Słyszałam, że zamierzasz ożenić się z panną trolle. Cieszy mnie, że znalazłeś towarzyszka życia. Mam nadzieję, że ona jest dla ciebie dobra. Jeśli nie, to będzie miała ze mną do czynienia. Nikt nie może wyrządzić krzywdy memu bratu. Ja też powiedziałam tak, Laurencowi Bereniusowi myślę, że nie będę tego żałować. Nie znasz go. To tak zwana dobra partia. Jemu nigdy nie będę mogła opowiedzieć o naszym ubogim życiu w Dolinie Ludzi Lodu. Ten człowiek ma wszystko. Właśnie przejął kwitnącą firmę po swym niedawno zmarłym ojcu. Handluje z zagranicą. Niemieckie i holenderskie statki, które przypływają do Oslo z towarami albo po towary, Wszystkim tym zajmuje się teraz Lawrence. Jest bardzo przystojny i potrafi konwersować. Jest trochę uparty, kategoryczny, taki, co to zawsze wszystko wie najlepiej. Rozumiesz chyba o co mi chodzi. Ale to pewnie bierze się stąd, że jest od nas starszy i lepiej zna życie. Nigdy nie przyszłoby mu do głowy, by rozmawiać ze mną o swoich interesach, dlatego niewiele mogę o nich powiedzieć. Jego zainteresowanie mną jest tak gorące, że czuję się niemal zawstydzona. Nie jestem przecież tego warta. Wszyscy stwierdzili, że byłabym głupia, gdybym odmówiła, i przecież go lubię, więc na pewno będzie mi z nim dobrze. Trudno się oprzeć takiej życzliwości. Ślub odbędzie się w tydzień po pierwszym dniu zimy. Mam nadzieję, że ty i Sol przyjedziecie wtedy do domu. Pozdrów swoją pannę trollę i niech ci się dobrze wiedzie, mój kochany braciszku, twoja oddana siostra Liv. Da opuścił ręce. Przez chwilę siedział nieruchomo z uczuciem lekkiego niepokoju w sercu. W końcu wziął następny list od mamy Szarlotty. Jak zwykle pełen był napomnienia także słów. Mówiących o tęsknocie i samotności. Przyszły mąż, lif jest czarujący, pisała Szarlotta. To ja poznałam ich ze sobą. Spotkali się tutaj i on z miejsca się zakochał. To zresztą nic dziwnego. O takiej żonie jak Liv muszą marzyć wszyscy mężczyźni. Tak bardzo się cieszę w jej imieniu. Silje pisała o mającym nastąpić ślubie z rozczulającymi błędami. Trochę się wahaliśmy, Tengel i ja, bo Liv jest przecież taka młoda, ale chłopak nie może się już prawie doczekać, to taka świetna partia dla naszej dziewczynki. Nie mogła lepiej trafić. Tak, chłopak to chyba złe słowo, to prawdziwy mężczyzna. Liv przeniesie się do Oslo, to dobrze, że nie będzie daleko od nas. Ty i Sol musicie przyjechać na wesele. Bardzo niepokoję się o Sol, ale wierzymy w ciebie. Pilnuj jej, Dagu. Przez te pięć lat była wspaniała, ale ostatnio zrobiła się niemożliwa. Boję się, że cechy dziedziczne znów zaczynają brać w niej górę. Nie mogliśmy już dłużej jej utrzymać. Fengel także skreślił kilka słów swym stanowczym charakterem pisma. Pisał o tym, że w domu wszystkim wiedzie się dobrze i że bardzo za nim tęsknią. Był też króciutki list od Arego. Are, młodszy braciszek. On już chyba zaczyna dorastać. Właściwie to nie był list. Raczej szkic lipowej alei, pokazujący w jaki sposób Are ma zamiar rozbudować i ulepszyć budynki gospodarcze. Wyglądało na to, że ma rozległe plany. Tak. Aremu z pewnością się powiedzie. On wie, czego chce i zawsze doprowadza do końca to, co rozpoczął. Tak zatęsknił nagle za domem, zebrał listy i poczuł, że nie może doczekać się powrotu do Grostensholm. Ale nie uda mu się pojechać na ślub. To przecież w środku semestru. A Sol? Nie, jej nie zmusi do powrotu, zanim naprawdę nie posmakuje życia. Jednak spróbuję. Chyba właśnie mniej więcej w tym czasie miała wrócić do domu. Dak podzielał obawy Silie. Sol nie była osobą, nad którą chętnie podejmowano się opieki. W sobotę miał zabrać ją na zabawę i przedstawić swoim kolegom ze studiów, bał się jednak, co może z tego wyniknąć. Tu w domu z pewnością zrobiła wyjątkowe wrażenie. Lawrence Berenius. Ciekawe. Co to za wstrętny przemążalec? Sol błyszczącymi oczami rozglądała się po oświetlonej gospodzie, w której urządzili zabawę przyjaciele Daga. Wokół długiego stołu, nieco już nadgryzionego zębem czasu, siedzieli młodzi intelektualiści ze swymi siostrami lub kuzynkami. Przyprowadzenie kogoś spoza rodziny było zabronione. Taki postępek uznano by za nieprzyzwoity. Stawiałby kobietę w bardzo złym świetle. Blask świec odbijał się w perłach i w oczach dam. Na stole stały pełne puchary i olbrzymie półmiski z wszelakim jadłem. Sol wiedziała, że wzbudzę zainteresowanie. Hrabina Stralenhelm podarowała jej jedną ze swych nieużywanych sukien, którą Sol uznała za cudo. Nigdy dotąd nie czuła się piękniejsza niż tego wieczora, a spojrzenia młodych mężczyzn mówiły jej, że się nie myli. Jednak młodzieńcy jej nie interesowali może tylko jeden ale ze szczególnego powodu Dagu, szepnęła do brata co oni mówili o chłopcu, którego nazywali prebenem? Zapomnij o tym, powiedział Dak, sięgając po utko kurczęcia. Kiedy ja muszę wiedzieć, wspomnieli coś o czarnej magii, Sol, powiedział zrezygnowany, odwracając się w jej stronę. Czy ty naprawdę musisz żyć niebezpiecznie? Dla mnie to naturalne. Dobrze. Sama mogę się dowiedzieć. Nie, dziękuję. Nie będziesz chodzić i o to rozpytywać. No cóż. Skoro tego chcesz. On jest członkiem jakiegoś ezoterycznego związku tu w Kopenhadze. Ezoteryczny związek. Tajemnica tylko dla wtajemniczonych. Ale ty masz się trzymać od tego z daleka, zrozumiałaś? Tak, braciszku. Odpowiedziała Sol potulnie, ale jej oczy natychmiast poszukały wzroku Prebena. Nie wyróżniał się wyglądem. Miał przeciętną twarz, którą zapomina się w chwili, gdy przestanie się na nią patrzeć. Ale i on odkrył już sol. Być może zauważył jej zainteresowanie. Później, kiedy spojrzenia ich zetknęły się, już kilkakrotnie podszedł do niej. Tak był wtedy gdzie indziej. O ile sol się nie myliła, flirtował właśnie z jakąś panną. Słyszałem, że jesteś przyrodnią siostrą Daga, zagadnął Preben. Tak, mniej więcej. Wyrastaliśmy w tym samym domu. Zauważyłem twoje zainteresowanie moją skromną osobą. Jeśli mogę zapytać, czym zasłużyłem sobie na ten zaszczyt? Sol musiała się uśmiechnąć. Hm. Nie mogę powiedzieć, że to z powodu twoich złocistych loków, ponieważ ich nie masz. Nie potrafisz zgadnąć dlaczego? Tak. Twoje oczy. Coś mi mówi, że mamy wspólne zainteresowania. Skinęła głową. Zapisz mnie na spotkanie. Boimy się szpiegów i donosicieli. Czy wyglądam na kogoś takiego? Nie. Wydaje się, że pociąga cię mistycyzm. Tak, w każdym razie to co ty nazywasz mistycyzmem. Dla mnie to sprawy naturalne, ale bardzo jestem spragniona kontaktu z podobnymi do mnie osobami. Przez całe życie mieszkałam w Norwegii, odizolowana. Muszę z kimś porozmawiać, nauczyć się czegoś więcej. Przybrał groźną minę i pokiwał głową. Z pewnością czegoś się nauczysz. Tam się dzieją niezwykłe i przerażające rzeczy. Ja się tego nie boję. Ześmiała się cicho Sol. Jak chcesz. Przedstawię twoją prośbę na spotkaniu i jeśli się zgodzą, następnym razem pójdziesz ze mną, ale ostrzegam cię. To, czym się zajmują, to nie są błahostki. Czy masz jakieś rekomendacje? Tylko swoje własne. To powinno właściwie wystarczyć. Mógłbyś zapytać daga, ale nie sądzę, by to był najlepszy pomysł. On nie powinien wiedzieć o wszystkim, czym zajmuje się w Kopenhadze. Dobrze, to brzmi rozsądnie. Ślub Liv i Lorenca odbył się tak jak planowano, ale ani sol, ani dak nie mogli wziąć w nim udziału. To było po prostu niemożliwe bowiem statki między Kopenhagą a Norwegią kursowały rzadko i dość przypadkowo. W tym czasie nie odpływał żaden. Liv była najdelikatniejszym dzieckiem z czworga wychowanków Tengela i Silje. Podobna do matki jak dwie krople wody, ale chyba bardziej od niej wrażliwa. Było więc tak jak pisała dagowi Charlotta. Liv to wyśniona żona i synowa. Umie się znaleźć w każdej sytuacji i, jak nikt inny, dzięki swojej łagodności i skromności wychodzi naprzeciw oczekiwaniom otaczających ją ludzi. Jest czuła i wszechstronnie uzdolniona. Jak wszechstronnie? Tego Lawrence Berenius. Nawet nie brał pod uwagę. Sama Liv żyła w pewnego rodzaju uśpieniu. Przysłuchiwała się rozmowom innych, sama niewiele mówiąc. Wszystko będzie dobrze, powtarzała sobie. Lawrence jest taki miły i taki przystojny. Myślę, że mam wyjątkowe szczęście. Da korzenie się z panną Trolle i wszyscy w domu będą się radować naszą przyszłością. Tak naprawdę mam szczęście, myślała. Jeśli chodzi o wesele, to szarlotta przeszła samą siebie. Silie chciała, by odbyło się w lipowej alei i oczywiście zgodzono się na to, ale szarlotta przysłała wielkie wozy z jadłem i zorganizowała cały orszak strojnych powozów do kościoła i z powrotem. Ostatniego dnia. Koniecznie chciała wydać ucztę na Grostensholm. Przystano na to. Większość uroczystości i tak odbywała się w Lipowej Alei. Musimy zrobić wrażenie na rodzinie bareniosów, stwierdziła, pragnąc przekonać Silje i Tengela. Chłopak nie ma prawa myśleć, że żeni się poniżej swego stanu. Tak przecież wcale nie jest. Nic. Nie może być za dobre dla najlepszej towarzyszki zabaw Daga. Liv wyglądała czarująco w regionalnej sukni ślubnej. Jej włosy ściemniały z latami i miały teraz głęboki odcień nieczyszczonej miedzi, a oczy były tak intensywnie niebieskozielone i ufne, że wzruszał się każdy, kto w nie patrzył. Lawrence, był zakochany po uszy aż biło od niego blask szczęścia Uśmiechnęła się do niego zawstydzona, promienna, starając się ukryć bicie serca Bała się, czuła się niepewnie. W piersi miała bolesne uczucie pustki. Tak dzieje się pewnie ze wszystkimi pannami młodymi, pomyślała. Lawrence jest taki przystojny. Wysoki, ma dość krótkie, błyszczące brązowe włosy, szaro brunatne oczy i łagodnie zarysowany prosty nos. Obiecała sobie, że uczyni go szczęśliwym. Jedyną kroplą goryczy był brak Daga i Sol. Przez ostatnie tygodnie tak bardzo chciała z nimi porozmawiać, usłyszeć ich zdanie o Laurensie. Sol poznała go ale zachowywała się wyjątkowo obojętnie. Kiedy Lawrence przychodził, zawsze miała coś innego do roboty, i Liv nie wiedziała, co Sol o nim myśli. Ze wszystkimi swoimi troskami zawsze zwracała się do Daga, ale teraz był tak daleko. Zresztą nie mógł zajmować się jej kłopotami, może urojonymi, teraz, kiedy jego myśli zajęte były panną trolle. Siostra, nie jest przecież tak interesująca jak ukochana. Nieobecność rodzeństwa sprawiła, że Liv stała się jeszcze mniej pewna siebie. Kiedy wracali konno z kościoła do domu weselnego, miało miejsce przykre wydarzenie. Wzdłuż drogi stali ludzie z wioski i ze dworu. Przygotowano dla nich ucztę w stodole. Potem mieli wziąć udział w innych zabawach we dworze. Przystrojeniem stodoły zajął się Are wraz z dziewczętami. Efekt był imponujący. Droga z kościoła okazała się tak szalona, jak być powinna. Konia panny młodej popędzono wśród huku, wystrzałów i głośnych okrzyków, tak, aby zdążyła ujść trolom i złym duchom, które czyhały na nią w ostatni dzień dziewictwa. Ale Liw była dobrym jeźdźcem. I bez kłopotów dotarła do domu. Na podwórzu musiała przyjąć dużą misę piwa i wypić ją na oczach wszystkich. Potem misę należało przerzucić przez dach domu. Jeżeli poleci na drugą stronę, będzie to dobry znak, gwarantujący udane małżeństwo. Ale liw nie powiodło się. Naczynie ledwie sięgnęło dachu i stoczyło się po tej samej stronie. Choć wszyscy starali się obrócić to w żart, Liv była zrozpaczona. Wkrótce jednak zapomniała o tym zdarzeniu. Uczta weselna była wspaniała, trwała jak należy trzy dni goście wspominali ją jeszcze długo. Dopiero kiedy zostali sami w wielkim domu, Liv zdała sobie sprawę, jak wielki i nieodwracalny przełom nastąpił w jej życiu. Skończyło się dzieciństwo u Cilia i Tengela. Teraz będzie wracać do Lipowej Alei i Grostensholm już tylko jako gość. Wywołało to w niej jątrzące uczucie żalu, które trudno było ukryć. Znów jednak pocieszała się myślą, że wszystkie panny młode czują podobnie. Nie byli całkiem sami w tym wielkim domu mieszkała z nimi również matka Laurensa. Oczywiście była na weselu, ale prawie się nie odzywała. Wydawało się, że szuka dziury w całym i chciałaby coś skrytykować. Niczego jednak nie znalazła. Chociaż tak. Liw słyszała, jak wymruczała do siebie pod nosem rozrzutność. Wiedziała jednak, że gdyby wesele nie było tak wystawne, teściowa narzekałaby na skomstwo i ubóstwo. Lawrence nie chciał tknąć liw we dworze, gdzie odbywało się wesele. Czekał, aż zostaną całkiem sami. Znam ich tych żartownisiów, którzy niby przez omyłkę wpadają do sypialni młodej pary, powiedział. Nikt nie powinien zbezcześcić naszej pierwszej nocy liw. Leżał więc, przyglądając się jej tylko w blasku łojowej świecy, pieszcząc czule i całując ostrożnie, delikatnie, aż zasnęli w największej czci. Teraz byli już w domu, którego gospodynią na całe długie lata miała zostać Liw. Ostrożnie złożyła suknię ślubną, czy raczej strój żony, w który przebrała się następnego dnia po zaślubinach. Od tej chwili zawsze już musiała nosić na głowie chustkę jako znak, że jest kobietą zamężną. Uśmiechnęła się leciutko do siebie. Silje nigdy nie chciała nosić chustki, a tengel ją w tym popierał. Wiele złych słów usłyszeli z tego powodu, ale oni byli tak silni, że bez trudu dawali odpór ludzkiemu gadaniu. W sypialni było ciemno. Tylko w kącie płonęła łojowa świeca. Jakże dziwnie być tu samą z Lourensem? Nagle wydało jej się, że zupełnie go nie zna. Ogarnął ją strach. Tak nie wolno myśleć. Przecież bardzo jej się podoba. Dojrzały mężczyzna i taki przystojny. Widać to nawet teraz, gdy stoi w półmroku zdejmując kamizelkę. Musi mu dać miłość na jaką zasługuje Mężczyźni także potrzebują miłości pouczała ją matka chcą czuć że są kochani miłuj z całego serca moje dziecko myślę że to właśnie jest tajemnicą szczęścia mojego i jesteśmy w pełni otwarci nie boimy się okazać ile dla siebie znaczymy tak Lawrence Zasługuje na całą moją miłość, przyznała Liv w duchu. W domu, w Lipowej Alei, Tengel i Silje leżąc, wpatrywali się w ciemność. To było wspaniałe wesele, powiedziała Silje z uśmiechem szczęścia na twarzy. Ale czuję się jak wyrzęta ścierka. Tak, bardzo się namęczyłaś. – odparł Tengel. – Cały czas widziałem cię w biegu. A przecież te trzy dni to było tylko zakończenie długich przygotowań. Silje ujęła go za rękę. – Czy postąpiliśmy słusznie, Tengelu? Ona jest przecież taka młoda. – Westchnął. – Ja też mam wątpliwości. Ale ty byłaś w tym samym wieku i doprawdy wiedziałaś, czego chcesz. Czy kiedykolwiek żałowałaś? Przytuliła głowę do jego ramienia. Teraz domagam się pochwały, ale Liv wydawała się taka mała i zagubiona, taka bezbronna, bezradna. Nie potrafię tego nazwać. Rozumiem, o co ci chodzi. Gdyby chłopak nie był taki chętny i wytrwały, nigdy bym się na to nie zgodził. Ale to dobry człowiek, spokojny i bardzo w niej zakochany. I ona sama też tego chciała. Ach, jesteśmy po prostu zwykłymi, zatroskanymi rodzicami, którzy nie potrafią rozstać się z dziećmi. Liv, Owoc naszej miłości, ten gelu. Tak, uparłaś się wtedy. Pragnęłaś tego dziecka. Teraz dziękuję ci za twój upór. Oni nas opuszczają, Tengelu. Najpierw dak, potem sol, ale ona, mam nadzieję, wróci. A teraz Liv. Został nam tylko Are. Tak. I on z nami zostanie. Bogu niech będą za to dzięki. Tak bardzo boli, kiedy traci się dzieci. Nie tracimy ich. One są tu, tyle, że my ich nie widzimy. Masz rację, zgodził się Tengel. Lipowa aleja stała się ich częścią, częścią, którą zabierają ze sobą w świat, ale i zostawiają część siebie tutaj. Są tu nadal Silje. Ich śmiech w szumie wiatru, kroki po podłodze. Zostawiły swój trwały ślad w domu, w obejściu. Tak. Myślę, że były tu szczęśliwe. Na pewno. Otoczył ją ramionami. I mocniej przylgnęli do siebie. W domu w Oslo pogasły światła. Lif leżała w łożu w objęciach Laurence'a, który szeptał jej do ucha czułe słowa i delikatnie gładził jej ciało. Lif miała uczucie, że jest zupełnie gdzie indziej, jak gdyby w ogóle jej to nie dotyczyło. Przypomniała sobie jednak słowa Silie i zarzuciła mu ręce na szyję. Jego pieszczoty stopniowo stawały się coraz bardziej śmiałe, i nagle Liv doznała zupełnie nowego uczucia. Poczuła, jak powoli, leniwie, rozpala się w jej ciele słodki żar. Jęknęła cichutko i przytuniła się do niego. Lawrence. Wyszeptała mu zdziwiona do ucha. Jego dłoń znieruchomiała. W pokoju zrobiło się całkiem cicho. Leż spokojnie, powiedział zduszonym głosem. Spokojnie, Liv. Nie musisz nic mówić ani robić. Żona przyjmuje po prostu pożądanie męża. On jest myśliwym, ona zwierzyną. Próbowała się sprzeciwić, ale ja bardzo bym chciała pokazać, jak jesteś mi drogi, powiedziała nieszczęśliwa. Moją. Miłość do ciebie, swoją miłość, możesz okazać na tysiąc innych sposobów, powiedział oschle, zadowalając mnie we wszystkim. W małżeńskim akcie to mężczyzna jest stroną aktywną. Kobieta jako źródło jego zaspokojenia powinna być uległa, żonie nie wypada okazywać uczuć. To domena nierządnic i dziewek ulicznych Liv wpatrywała się w ciemność szeroko otwartymi oczami. Zrozpaczona i nic nie rozumiejąca, czuła, że wszystko w niej zamiera. Ogień zgasł. Z uczuciem bez granicznego wstydu przyjęła jego żądze, pieszczoty i jego ciało. Kiedy w końcu wyczerpany zasnął u jej boku, rozpłakała się cichutko, bezradnie, dając upust długo powstrzymywanym łzom. Sol? Udała się wraz z tajemniczym prebenem do niewielkiego nędznego domu na obrzeżach Kopenhagi. Wymknęła się tak, że ani dak, ani nikt inny w domu tego nie zauważył. Mieli bardzo wiele wątpliwości, czy naprawdę zezwolić na Twoje przyjście, powiedział preben, przybierając ważną minę. Dlatego proszę Cię, byś nie zakłócała świętej czarnej mszy. Trywialnymi drobiazgami. Pamiętaj, że dziś wieczorem będzie z nami szatan. Solski skinęła głową. Uznała, że spotkanie zapowiada się interesująco. Zeszli w dół do piwnicy wąskimi schodkami i preben głośno, teatralnie zapukał do drzwi. Głos ze środka zapytał o hasło: Kości grabarza odpowiedział preben. Solo mały włos nie wybuchnęła śmiechem. Drzwi otworzył mężczyzna w czarnym płaszczu i w ciągu kilku sekund znaleźli się wewnątrz. Kolejne drzwi prowadziły do piwnicznej izby, w której zebrało się około dziesięciorga młodych ludzi odzianych w czarne płaszcze. W milczeniu przyglądali się nowo przybyłym. Jeden z mężczyzn był wyraźnie starszy od pozostałych. Jego płaszcz miał czerwone podbicie, a oczy przesłaniała mu maska, nie na tyle jednak, by ukryć błysk, który pojawił się w nich na widok wchodzącej sol. Dziewczyna zauważyła już wcześniej takie spojrzenia i doskonale zdawała sobie sprawę, co się za nimi kryje. Szybko rozejrzała się dookoła. Niezliczona ilość czarnych świec Rozświetlała łukowato wygięte sklepienie. Tuż przed nią stał długi, niski ołtarz, nad którym wisiał odwrócony krzyż. Białe wapienne ściany pokryte były magicznymi znakami i imionami demonów. Właśnie przemawiała młoda kobieta. Ściszyła głos, jak gdyby odmawiała monotonną modlitwę. Zgodziliśmy się, by na nasze zgromadzenie przybyła nowicjuszka z norweskiej prowincji. To my zdecydujemy, czy będzie mogła przyjść tu znów. Ponieważ wszyscy już od dawna jesteśmy czcicielami diabła, oczekujemy, że norweska ignorantka dostosuje się do naszych reguł i będzie nas naśladować. Złożyłaś już przysięgę Apolionowi, to znaczy Prebenowi, prawda? Że nigdy nas nie zdradzisz. Dobrze, umiekła. Teraz zaczęła mówić druga dziewczyna. Pozwolono ci tu przyjść, ponieważ nasz przyjaciel zauważył twoje dziwne oczy. Ale para oczu z nikogo nie robi prawdziwej czarownicy. Wiele jeszcze musisz przejść, by dostąpić wtajemniczenia. Sol nic na to nie powiedziała. Zamaskowany mężczyzna szepnął coś pierwszej kobiecie. Ta jakby zawahała się, co wyostrzyło jej rysy. Na twarzy miała wypisaną niechęć. W końcu jednak skinęła głową i zwróciła się do Sol. Nasz mistrz. Wcielenie samego szatana pragnie wtajemniczyć cię już dziś. To niezwykłe. Wyjątkowy zaszczyt. Żebyś wiedziała, jak masz się zachować, nasz mistrz odprawi najpierw ceremonię z inną kobietą. Sol przyteknęła ruchem głowy. Wszystkie kobiety, a było ich pięć, rzuciły się w stronę mistrza oferując swoje usługi. Odesłał je gestem. Do ołtarza podbiegł jeden z młodych mężczyzn, niosąc małe naczynie. Zanurzył w nim palec i krwią narysował na ołtarzu jakiś zawiły wzór. Mistrz stanął pośrodku tajemniczego rysunku. Pozostali opadli na kolana i rozpoczęli ekstatyczny śpiew. Była to istna kakofonia. W tym czasie mistrz odprawiał swój rytuał, zapalał świece i ustawiał na ołtarzu rozmaite przedmioty. Sol nie potrafiła doszukać się żadnego sensu w tym, co robił. Jego czynności wydawały się bezładną mieszaniną wymyślonych przez niego gestów. Poczuła, jak rośnie w niej niesmak. Była bardzo wrażliwa na nastrój, a tu zetknęła się tylko z daremnym wysiłkiem, zapachem potu i całkowitą pustką. Mężczyzna przerwał przedstawienie nagłym uniesieniem ramion. Wszyscy czekali w pełnym napięcia milczeniu, zwłaszcza kobiety. Następnie mistrz powoli opuścił rękę i teatralnym gestem wskazał na jedną z dziewcząt, która w ekstazie wystąpiła naprzód. Zrzuciła okrywający ją płaszcz i stanęła całkiem naga. Mistrz wskazał na ołtarz. Dziewczyna położyła się na nim posłusznie. Pozostali znów zaczęli śpiewać. Ich ciała chwiały się, powoli zdejmowali okrycia i za chwilę już wszyscy byli nadze. Jedynie mistrz pozostał w płaszczu. Namalował kilka znaków na ciele dziewczyny. Sol pomyślała nieco bluźnierczo, że przypomina jej to przygotowanie tarczy przez łucznika. Drwiąco uśmiechnęła się do siebie. Czyżby obawiał się, że nie wceluje? Mistrz położył się na dziewczynie, zakrywając połami płaszcza ich ciała i cały ołtarz. Płaszcz był bardzo obszerny. Nikt jednak nie mógł mieć wątpliwości, czym się pod nim zajmowali. Również inni uczestnicy zgromadzenia zaczęli dotykać się nawzajem, wydając z siebie Przeciągłe westchnienia. Ich głośne stękania i jęki stworzyły nową symfonię dźwięków. Kiedy mistrz był już dostatecznie podniecony, przerwał akt i szybko powstał. Odwrócił się w stronę sol, owijając się płaszczem. pozostawiana przez niego dziewczyna zsunęła się z ołtarza i poczołgała się ku pozostałym żałośnie niezaspokojona. Wtedy kobieta, której ustami najwyraźniej przemawiał sam mistrz, zwróciła się do sol. Zajmij jej miejsce. Szatan jest gotów by cię wtajemniczyć. Sol zmarszczyła czoło. Rozbierz się, rzekła kobieta niecierpliwie. Widać było, że nie podoba jej się takie faworyzowanie nowo przybyłej. Zawód i złość, które stopniowo wzbierały w sol, teraz eksplodowały. Jej oczy rzucały iskry. Miałabym dostarczyć taniej rozrywki temu oszustowi? Nigdy w życiu. Twarze obecnych zmartwiały. Złożyłaś przysięgę powiedziała kobieta ostro. Preben wyglądał na wystraszonego. Jak śmiesz nazywać naszego mistrza oszustem zawołała dziewczyna, która poprzednio leżała na ołtarzu. Wszyscy jesteście nieświadomymi niczego, durniami cyknęła Sol, rozzłoszczona. Cóż wy właściwie wiecie o czarach? Jesteście zbieraniną naiwnych głupców. Którzy bez krztyny talentu próbują odgrywać niebezpiecznych i demonicznych. Gdybyście przynajmniej spróbowali spojrzeć na siebie z humorem, mogłabym tu zostać i nauczyć was czegoś ciekawego, ale wy udajecie potwornie ważnych i śmiertelnie groźnych. Uważacie, że tak wiele znaczycie. Czy ten człowiek wmawiał wam, że ma kontakt z szatanem? Że występuje w jego imieniu, albo nawet jest samym szatanem? Prestiż wielkiego mistrza był w niebezpieczeństwie, więc mężczyzna przemówił piskliwym głosem. Nauczyć nas czegoś? Powiedział drwiąco. Nie pozwolę. By ubliżała mi jakaś dziewczynina z norweskiej prowincji. Twierdzisz, że nie umiem czarować? A więc spójrz. Wyciągnął z kieszeni płaszcza trochę proszku i wrzucił do ognia. Zrobił to szybko, tak że zebrani nie zauważyli jego ruchu. Proszek eksplodował serią drobnych wybuchów. To mają być czary? Rzucanie prochu do ognia? zapytała Sol. To potrafi nawet dziecko. Mogę cię zaczarować. Doprawdy? Pokaż nam! Wziął głęboki oddech. Atmosfera stała się napięta. Niechęć uczniów do sol była wprost namacalna, a tymczasem mistrz walczył o swą pozycję. Podszedł do sol, starając się przybrać jak najgroźniejszą minę. Najbardziej władczym, na jakim mógł się zdobyć tonem, ryknął: Rozkazuję ci pocałować moją rękę. Sol z pogardą patrzyła mu prosto w oczy. Była nieopisanie piękna, ze wzrokiem ciskającym błyskawice, wzburzonymi teraz ciemnymi włosami i rumieńcem na policzkach. Wyciągnął rękę. Szatan mówi! Pocałuj ją! Przez moment w piwnicy panowała grobowa cisza. Sol na wpół przymknęła oczy. Czy ty sam w to wierzysz? Zapytała cicho. Uklęknij. W oczach mistrza pojawiła się bezradność. Bez sprzeciwu osunął się na kolana. Zdejmij płaszcz. rozkazała sol. Posłuchał. Przez zgromadzenie przeleciał szmer zdziwienia. Ich bohater poddał się rozkazom. Spójrzcie na niego! Powiedziała sol, wskazując na mężczyznę, który wpatrywał się w nią jak w transie. Spójrzcie na jego małą, pomarszczoną męskość! Na opadłe ramiona i fałdy na brzuchu! Spójrzcie na niego teraz! Szybkim ruchem uniosła ręce. I wyciągnęła na wierzch korzeń Mandragory. Kiedy Mistrz ujrzał wykrzywiony w kształt ludzkiej postaci korzeń, zachłysnął się i uskoczył w tył. Sol, trzymając amulet obiema rękami, skierowała go w jego stronę. Kładź się na podłogę! Kładź się i pełznij do ołtarza! Odwróć krzyż jak należy, bo nie masz nic wspólnego z szatanem! To miejsce nie jest jego świątynią. Ku ogromnemu zdziwieniu uczniów, mistrz podpełz na brzuchu, jak wąż, do ołtarza, wstał, przytrzymując się rękami ściany i przekręcił krzyż. Potem usiadł, wpatrując się w sol wzrokiem zbitego psa. Sol była rozgniewana. To dodawało jej jeszcze mocy. W samotności wiele ćwiczyła i eksperymentowała, teraz chciała wypróbować najtrudniejsze sztuki, o których mówiła jej Hanna. Zamknęła oczy i głęboko zaczerpnęła powietrza. Wszyscy wpatrywali się w nią jak skamieniali. Kiedy zebrała już dość sił, znów podniosła powieki. Powoli podeszła do ołtarza i stanęła po prawej stronie mistrza. Nędzniku, powiedziała beznamiętnie. Nędzna kreaturo. Spójrz w lewo. Zgromadzeni zaczęli wydawać zduszone okrzyki. Sol śmiała się szyderczo. Wiedziała, że się jej powiodło. Ona... Ona stoi po obydwu jego stronach! Jęknął jeden z uczniów. Rozbiegany wzrok mistrza przenosił się z jednej postaci na drugą. Sol słyszała, że szczęka zębami ze strachu. Ona sama nie mogła się zobaczyć, musiała stać nieruchomo, skoncentrowana. Czuła, że jej świadomość, jak gdyby opuściła ciało, by móc przemieścić się na drugą stronę ołtarza. Rozluźniała się stopniowo, wróciła do siebie i wizja minęła. Czuła, że pot perli jej się na czole. Nogi miała jak z waty, a serce waliło niesłychanie szybko. Następnie schowała mandragorę na swoje miejsce, podeszła do jednego z najbliżej stojących mężczyzn i chwyciła skórzaną sakiewkę leżącą obok niego. Ty Powiedziała ważąc sakiewkę w dłoni masz tu dwie srebrne monety zasuszoną różę i jakiś list mężczyzna tylko skinął głową, a ty zwróciła się do jednej z kobiet, spodziewasz się dziecka z tym łajdakiem z ołtarza. nie mówiłaś jeszcze o tym nikomu, dopiero zaczęłaś coś podejrzewać, ale to prawda. Będziesz cierpieć z powodu tego dziecka, ale od tego nędznika nie otrzymasz żadnej pomocy. Podeszła do kolejnego mężczyzny i położyła mu dłoń na ramieniu. Teraz masz w głowie tylko jedno. Wrócić do domu, do żony, o której nic nie powiedziałeś w tym zgromadzeniu. Masz romans z dziewczyną obok ciebie. Ona sądzi, że się z nią ożenisz. Przestań, krzyknęła następna kobieta, ta, która pierwsza przemawiała do Sol. Przestań. To rzeczywiście czarownica, szepnął jeden z mężczyzn. Prawdziwa czarownica. Nie przypuszczałem, że takie istnieją. Tak istnieją, odpowiedziała Sol i w tej samej chwili poczuła, jak bardzo jest zmęczona. Ale nie jest nas wiele. A ty jesteś chory, mój dobry człowieku. Nie przyjmujesz jedzenia. To prawda, potwierdził. Weź ten specyfik. Co rano wypij z tego wywar i pozbądź się długu, to szybko wyzdrowiejesz. Przebanie wybacz, że zniszczyłam twoje marzenia, ale uwierz mi, Magia to nie zabawa. Nie chcę, by ten oszust was wykorzystywał, nie wydam was. I wierzę, że wy też nie puścicie pary z ust na mój temat. Z tymi słowy opuściła cuchnące pomieszczenie. Pozostali nieruchomo wpatrywali się przed siebie. Tak wiele stracili. Cześć. Prestiż. A także samą sol i jej tajemnicę. Liv wkładała ogromnie wiele wysiłku, by wszystko w wielkim domu robić tak, jak należy. Na jej twarzy nie było już widocznych do tej pory oznak wewnętrznego żaru i szczęścia. Teraz w oczach ciągle czaił się strach. Wciąż obawiała się, że czemuś nie podoła. Tak bardzo chciała zrobić coś dla swego męża, ale dostała już solidną nauczkę. Wszystko miało się dziać? Według widzimisię się Z przykrością wspominała swoje drobne próby uszczęśliwienia męża. Tak jak wtedy, gdy w tajemnicy namalowała obrazek z kwiatami i podarowała mu na urodziny. Długo się w niego wpatrywał. To bardzo miłe z twojej strony, Liv. Jest bardzo ładny. Piękna robota, ale. Ale co? Spytała z obawą. Myślę. Że powinnaś raczej zająć się haftem, dziecino. Nie wypada, by kobieta malowała obrazy. To należy do wielkich, uznanych artystów, a ja chcę, żeby moja żoneczka zajmowała się tym, do czego została stworzona. A jak tam. nadal żadnych oznak, że spodziewasz się dziecka? Liv potrząsnęła przecząco głową. Czuła się do niczego nieprzydatna. Nawet to jej nie wychodziło. Biedny Laurent, jakże musiał być z niej niezadowolony. Nigdy jednak nie wątpiła, że mąż ją kocha. Każdego dnia zarzucał ją dowodami miłości. Błąd polegał tylko na tym, że traktował ją jak swoją własność. Przypomniała sobie, jak pewnego razu mieli gości. Konwersowała ze starszym mężczyzną. Rozmowa przerodziła się w żywą dyskusję o historii, o rozwoju narodu i roli króla w Norwegii. Liv była zachwycona. Mężczyzna okazał się inteligentny, szczerze zainteresowany tematem. W rozmowę udało się wciągnąć także innych gości. Nagle jednak poczuła na sobie mrożące spojrzenie Laurence'a. Był wściekły. Ruchem głowy. Rozkazał jej opuścić izbę. Musiała więc przeprosić wszystkich i odejść. Tego wieczoru nie miał dla niej litości. Dobitnie powiedział jej: Co sądzi o kobietach, które mieszają się do męskich spraw? Musisz przestać robić z siebie pośmiewisko mówił. Nie wyobrażaj sobie, że masz prawo równać się z mężczyzną. Nie mogę mieć takiej mało kobiecej żony. Chlif, widzę, że czeka nas ciężka praca, zawiodłaś mnie. Nie przypuszczałem, że tak źle cię wychowano. Ale jesteś przecież taka śliczna i kochana, mój najdroższy skarbie. Na pewno poradzimy sobie ze wszystkimi twoimi wadami. Zobaczysz. Nie martw się, ja ci pomogę. Tak. Teraz już zaczęła się trochę uczyć. Jak długo postępowała pod jego woli, wszystko było dobrze. Ale jakże trudno było jej opanować odruchy tak bardzo dla niej naturalne. W zeszłym tygodniu znów się zapomniała. Byli z wizytą u jednego ze znajomych Laurence'a, i kiedy już się żegnali, jej mąż napomknął, że syr już tak jasno dziś świeci. Liv... Bez zastanowienia poprawiła go mówiąc że to nie Syriusz a Deneb w gwiazdozbiorze Łabędzia Tego wieczoru Lawrence po raz pierwszy podniósł na nią rękę Gdy wrócili do domu dwa razy uderzył ją w twarz za to że tak go poniżyła w obecności innych On chyba dobrze wie że to Syriusz. Co ona sobie wyobraża? Liv miała wrażenie, że jej mąż zna nazwę tylko tej jednej jedynej gwiazdy. Żałował potem i prosił ją o wybaczenie, a później w łożu kochał ją gorąco. Ale coś między nimi zostało nieodwracalnie zniszczone. Liv ta urodzona artystka nigdy więcej nie była już w stanie chwycić za pędzel matka Laurence też nie ułatwiała jej życia była to okropna żądna władzy kobieta straszliwie zazdrosna oliw chciała mieć syna wyłącznie dla siebie nie zniosłaby też żadnej innej synowej Delikatną, łagodną Liv łatwo było owinąć sobie wokół palca. Stara szybko to zauważyła i potrafiła w pełni wykorzystać. Lawrence nie reagował. Uważał, że atmosfera w domu jest wspaniała. A jeśli kiedykolwiek doszłoby do najmniejszego spięcia, z pewnością stanąłby po stronie matki. Liv jest przecież tylko naiwnym dzieckiem. Pisywała do Cillie wesołe, krótkie sprawozdania o tym, jak jej dobrze. Tylko papier listowy musiała odsuwać, by nie kapały na niego łzy. Rozdział czwarty. Sol właściwie już dawno temu powinna była wrócić do domu. Zaskarbiła sobie jednak łaskę stralenhelmów. I zaproponowali jej, by została przez zimę jako opiekunka Albrekta. Doszło nawet do tego, iż prosili o wybaczenie, że oferują jej tak niskie stanowisko, ale bardzo chcieli, by ich syn wyrastał w atmosferze życzliwości i radości. Sol długo rozważała propozycję hrabiostwa. Nie wyjechała przecież po to, by zostać dziewczyną do dziecka. Jednak każde inne rozwiązanie oznaczało powrót do domu. Nie poznała jeszcze świata tak jak chciała, a przecież musiała gdzieś mieszkać. U nich było naprawdę dobrze. Męczyło ją jedynie pragnienie odwiedzenia miejsca zwanego Bresarps Bakkar. Wiedziała od Hanny, że tam można spotkać prawdziwe czarownice. Wypytywała Daga, ale on nic nie wiedział o tym miejscu. Podsunął jej jedynie myśl, iż może ono znajdować się w Skanii. Wskazywała na to nazwa. Wiesz chyba, że Skania leży po drugiej stronie Eresund, prawda? I że graniczy ze Szwecją też chyba wiesz. Tak, wiedziała. Przeprawa przez cieśninę. To w zimie dla niej zbyt długa i ciężka podróż. Przyjęła więc propozycję Stralenhelmów. Ostatecznie traktowano ją jak guwernantkę. Mimo, że chłopczyk był jeszcze za mały, by się czegoś uczyć, Sol okazała się wystarczająco wykształcona, by otrzymać taki tytuł. Poza tym hrabina spodziewała się drugiego dziecka. Również z tego powodu pomoc Sol w opiece nad Albrechtem była potrzebna. Wszystko układało się po myśli hrabiostwa. Sol sprawowała się wzorowo i była przez wszystkich uwielbiana. Nikt nie przypuszczał ani też nie interesował się tym, co robiła wieczorami w swojej komnacie. A ona wyjmowała wtedy węzełek i ćwiczyła. Miała dwa wielkie marzenia. Dotrzeć do bresarps by odprawić rytuał, który pomógłby jej nawiązać kontakt z samym złym i polecieć na Blocksberg. Niestety, brakowało jej do tego jednego zioła. To także był powód, dla którego musiała czekać do wiosny. Ten i pisali, że bardzo są zadowoleni z jej posady i pozwolili jej zostać tam tak długo, jak będzie z nią tak. Sol zauważyła jednak, że bardzo mało piszą o liw, Mimo, że nie wspomnieli o tym wprost, wyczytała między wierszami, że są bardzo zawiedzeni i Szlif nie może znaleźć czasu na odwiedzenie Lipowej Alei. Najwyraźniej nie byli też w nowym domu córki. Rodzice nie podejrzewali jednak, że Lorenz zawsze znajdował jakieś wytłumaczenie, by nie przyjąć krewniaków żony. Zawoalowanymi słowami zabronił jej również odwiedzin w domu. Złościły go nawet przysyłane przez silię paczki. Czy rodzice żony sądzą, że on nie może zapewnić jej wszystkiego, czego potrzebuje? Wykrzykiwał. Liv bardzo się denerwowała tymi awanturami, jednak zdecydowanie odmówiła wyrzucenia podarków. Wiedziała, ile kryje się w nich miłości, i dlatego dobrze je ukrywała. Sol nie znała faktów. Trapiło ją jedynie nieprzyjemne uczucie spowodowane dziwnym zachowaniem Liw. Sol tymczasem poznała wielu młodych mężczyzn, studentów z otoczenia daga. Nie pociągali jej jednak młodzi uczeni. Podświadomie szukała ideału, ale takiego, który byłby męski i trochę nieokrzesany. A na dodatek większość studiujących na uniwersytecie stanowili przyszli księża. To było najbardziej szlachetne powołanie. Inne fakultety, jak prawniczy czy ogólnonaukowy, cieszyły się mniejszym poważaniem. Zdarzało się, że Sol wzdychała zrezygnowana. I męski ideał gdzie go szukać? Doprawdy kogoś takiego nie spotyka się na każdym kroku. Często do głowy przychodziła jej myśl, że jedynym, który zdołałby zaspokoić jej żądze, jest sam szatan. Rok 1660 rozpoczął się uroczystościami kościelnymi. Sol nie brała w nich udziału, z góry znajdując dobre wytłumaczenie. Zaofiarowała się, że zostanie w domu i zajmie się małym Albrektem tak by cała pobożna służba mogła udać się na modlitwę. Hrabina była tym trochę zmartwiona, ale Sol gładko wyjaśniła, że odwiedza kościół raz w tygodniu, aby w ten sposób otrzymać błogosławieństwo. Prawdą było, że nie zbliżyła się do żadnego księdza od czasu fatalnego chrztu, kiedy to napluła jego wielebności w twarz i posiniaczyła kopniakami jego bogobojne nogi. Późną wiosną hrabiostwo, sol i dak otrzymali zaproszenie na dworski bal. Stralenhelmowie byli dumni z mieszkającej u nich pięknej dziewczyny i bardzo chcieli zaprezentować ją swoim przyjaciołom. Hrabina wybrała dla niej szaty. Ich kolor wspaniale współgrał z barwą oczu sol. Suknia była uszyta z grubego zielonego jedwabiu, a kiedy dziewczyna się poruszała. W rozcięciach błyskała halka ze złotej lamy. Próbowały również ufryzować jej włosy, doszły jednak do przekonania, że najlepiej wyglądała z rozpuszczonymi. Była tak piękna, że patrzącym na nią zapierało dech w piersiach. W drodze do zamku Dak uprzedził Sol, że będą się wokół niej tłoczyć mężczyźni, prosił więc, by trzymała ich na przyzwoity dystans. Sol tylko roześmiała się pogardliwie. Pi, nie trzeba mi żadnych dekadenckich dworaków. Chcę kogoś, kto mnie porwie. Uchowej Boże, mruknął dach cicho. Wychodzą z ciebie cechy ludzi lodu. Masz w sobie zbyt wiele schanny. I jestem z tego dumna, odpowiedziała sol. Ale nie bój się, braciszku. Będę się zachowywać tak cnotliwie i dostojnie, że aż ogarną cię mdłości. Tak nie mógł się nie roześmiać. Sol złożyła ukłon królowi Krystianowi, krzepkiemu 23 któremu niezaprzeczalnie zaświeciły się na jej widok oczy. Ponieważ jednak od trzech lat był żonaty, a ponadto miał na boku romans. Trzymany był na wodzy z dwóch stron, ale to nie przeszkodziło mu dyskretnie zanotować jej imię i adres. Wielu innych szlachciców różnego wieku i wyglądu okazało Sol gorące zainteresowanie. Z marszu oświadczył się jej pewien Christian Fries. a dwóch innych młodzieńców, Geldenstiern i Bille, bliskich było bójki o jej względy. Sol bawiła się doskonale. Udawała ogromnie cnotliwą, ale jednocześnie nieprzyzwoicie przewracała oczami. Tańce, których nauczyła ją Charlotte, były żałośnie stare, ale kawalerowie tłoczyli się nieprzytomnie, by ją nauczyć tych modnych. Dzięki nim szybko przyswoiła sobie nowe kroki. Obsypywana przeróżnymi propozycjami, z łatwością odgrywała rolę cnotliwej panny, po prostu dlatego, że żaden z mężczyzn nie wpadł jej w oko. Ale na balu wydarzyło się coś, co zakończyło jej barwne życie w Kopenhadze. W sali było tak wiele gości, że Sol nie zdążyła jeszcze przyjrzeć się wszystkim dokładnie, gdy zorientowała się, że jest obserwowana. Dzięki swojej wrażliwości poczuła coś więcej płynącą w jej kierunku. Nienawiść. Szybko odkryła, kto wysyła ku niej te sygnały. Natychmiast rozpoznała pierwszą damę mistrza, jak po cichu ją nazywała kobietę, która mówiła najwięcej w rzekomej świątyni szatana. A więc zaszła aż tak wysoko. Nic dziwnego, że bała się Sol. Sol wyraźnie wyczuwała, że kobieta ma zdecydowanie złe zamiary. Postanowiła być szczególnie ostrożna. Na balu, jako jeden z pierwszych do nieprzytomności, upił się sam król. Musiano go wynieść z sali i położyć do łoża. Sol brała już udział w rozmaitych zabawach. Często zdarzało jej się widzieć nieopanowane jedzenie i picie, ale to tutaj przeszło wszelkie granice. W zwyczaju było, że mężczyźni wychodzili na zewnątrz, aby tam wsunąć dwa palce do gardła i w ten sposób zrobić więcej miejsca na dalsze ucztowanie. Byli też i tacy, którzy nie zdążyli wyjść za drzwi, pozostawiając służbie sprzątanie po sobie. Świnie. Pomyślała Sol z pogardą i zapragnęła znaleźć się już w domu sędziego. W tej samej chwili podszedł do niej nieznajomy mężczyzna i ukłonił się dwornie. Panna Sol? Wasz brat chciałby z wami rozmawiać. Czeka na dole, w drugim końcu korytarza. Sol podziękowała nieco zdziwiona. Zeszła na dół, wskazanymi schodami, i znalazła się w jakimś pomieszczeniu. Przez chwilę stała w pustej komnacie, nie wiedząc, co robić. Wszystkie drzwi wokół. Były zamknięte, a ona nie miała najmniejszej ochoty znaleźć się nagle w obcej sypialni. Kiedy po długiej chwili dak się nie pokazał, wróciła tą samą drogą. Może poszła w złą stronę. Nie, nie wyglądało na to. Zirytowana weszła na salę balową, mając zamiar dokładniej wypytać mężczyznę. Ale nigdzie go nie dostrzegła. Dak też był nieobecny. Podeszła do sędziego i jego żony, ale oni również od dobrej chwili nie widzieli Daga. Zaniepokoiła się nie na żarty. Kobieta z piwnicy także zniknęła. W sol narastało napięcie. Coraz wyraźniej czuła, że stało się coś złego. Nie musiała długo czekać. Na salę z krzykiem wbiegła znana sol kobieta. Mój mąż, mój mąż nie żyje. Natychmiast zebrał się wokół niej tłum, posypały się pytania, nikt nie mógł niczego zrozumieć. Sędzia Stralenhelm zdołał wreszcie uciszyć zbiegowisko i poprosił o spokojne wyjaśnienie. Damie udało się powiedzieć, że jej mąż leży martwy w jednej z komnat na dole. Ach tak, pomyślała sol, tego można się było spodziewać. Wygląda na to, że został otruty! – krzyczała kobieta. – Ale nic dziwnego, skoro jest wśród nas czarownica od mikstur. Nie trudno chyba zgadnąć, jak to się stało. – To nieostrożne z twojej strony – pomyślała Sol. Ale zaraz usłyszała mężczyznę, który, zastawiając na nią pułapkę, prosił ją, by znalazła Daga. – Przed chwilą widziałem tę młodą damę w tamtej komnacie – mówił. – Tak. Zaraz po tym, jak mnie poprosiliście, bym tam zeszła. Sol starała się mówić spokojnie, ale w środku aż drżała. O co chodzi? Mężczyzna udawał zdziwienie. Przyszliście z wiadomością od mojego brata, że pragnie ze mną rozmawiać, ale jego tam nie było. Gdzie jest mój brat? Ona jest czarownicą, krzyknęła kobieta. W tej samej chwili nadszedł Dak. Gdzie byłeś? Zapytała Sol. Strach, którego nie zdradzał głos, widniał w jej oczach. Zatrzymała mnie pewna dama, która chciała omówić ze mną problem prawniczy. Jaka dama? Szybko zapytał sędzia. Tak wskazał kobietę, która dopiero co mówiła o śmierci swego męża. On kłamie, krzyknęła. To spisek. Oni są w zmowie, to rodzeństwo. Na chwilę zapanował chaos. Atmosfera zagęszczała się, była coraz bardziej nieprzyjemna. W końcu sędziemu udało się dojść do głosu. Poprosił obie zainteresowane strony, by poszły za nim i wzięły udział w oględzinach zmarłego. Mężczyzna leżał na podłodze w jednej z małych komnat przylegających do pomieszczenia, w którym Sol czekała na Daga. Nietrudno było stwierdzić, że zostało truty. Sol poprosiła o rozmowę w cztery oczy z sędzią. Opowiedziała mu wszystko o fatalnej wizycie w tajemniczej piwnicy świątyni. Kiedy skończyła, sędzia westchnął głęboko. To było szalenie nieostrożne z twojej strony, Sol. Mieszkaliśmy przecież w tym samym domu przez całą zimę i ogromnie cię polubiliśmy. Oczywiście wiem, że posiadasz inne zdolności niż my, zwykli śmiertelnicy, ale patrzyłem na nie przez palce, jako że trzymałaś je na wodzy i sprawowałaś się wzorowo. Teraz jednak obydwoje znaleźliśmy się w paskudnej sytuacji. Musisz mi podać imiona wszystkich tam obecnych. Nie mogę tego zrobić, ponieważ ich nie znam. A poza tym oni są młodzi i niewinni. Z pewnością po przebytym wstrząsie zaniechali tych głupstw. Nie chciała wspomnieć o prebenie, ponieważ był kolegą daga, a w dodatku to przecież ona sama zmusiła go, by zabrał ją ze sobą. A ten mężczyzna, mistrz. O, ten podlec? Chciałabym, żeby dostał porządną nauczkę za to, że gra fałszywymi kartami, ale jego imienia także nie znam. Postarała się jednak podać sędziemu jak najdokładniejszy rysopis owego człowieka. Do komnaty wszedł na chwilę służący i szepnął coś sędziemu na ucho: Sędzia z ulgą popatrzył na sol. Jesteś uratowana, sol. Jedna z dam oświadczyła, że stała blisko i słyszała, jak mężczyzna, prawdopodobnie kochanek oskarżającej cię kobiety, poprosił, byś zeszła do komnaty na dole. Z pewnością mamy do czynienia ze zbrodnią, lecz ukartowaną przez kogoś zupełnie innego. Dagu? Kiedy zjawił się Dag, sędzia rzekł do niego. Sol jest wolna od podejrzeń i co za tym idzie, ty również. Ja zajmę się tą kobietą i jej kochankiem, ale sol i tak jest w tarapatach. Okrzyknięto ją czarownicą i łatwo nie pozbędzie się tego piętna. Mnie też nie wolno jej nie skazać. Ocaliła jednak życie naszego dziecka i okazała wiele życzliwości podczas całego pobytu u nas. Odwdzięcza się za to, ratując ją. Mogę to zrobić tylko w jeden sposób. Natychmiast zabierz siostrę do domu. Jutro, bardzo wcześnie rano, zanim jeszcze wszyscy się pobudzą, wyruszy do Glimmingehus z posłaniem królewskim dwóch ludzi. O wschodzie słońca wstąpią do naszego domu i zabiorą ze sobą Sol. Ty Sol, ze Skanii popłyniesz do Norwegii. Nie powinnaś mieć trudności z zabraniem się na jakiś statek, jesteś taka piękna. Zrozumiałaś? Przytaknęła i od razu zaczęła snuć własne plany. Skania? Tam właśnie miało leżeć Bresarp. To tam tak bardzo pragnęła dotrzeć. Dag tak zaprotestował. Moja siostra. Nie może udać się sama w taką daleką drogę aż do Norwegii. Hrabia uśmiechnął się z goryczą. Sądzę, że twoja siostra doskonale da sobie radę. Ludzie króla pomogą jej znaleźć statek płynący do Norwegii. Czy widzisz jakieś inne rozwiązanie? Spokojnie, Dagu, poradzę sobie, powiedziała Sol. Jestem Wam bardzo wdzięczna, jaśnie Panie. Wyjdźcie więc teraz szybko, tędy rzekł hrabia. Zabierzemy do domu Wasze okrycia. Powiem, że umknęłaś, Sol. Pospieszcie się. Natychmiast bocznym wyjściem opuścili zamek. Przez całą drogę do domu Dak łajał Sol, ale ona go nie słuchała. Serce wypełniła jej nadzieja. Pojedzie do Bresarps Bakkar. Tylko to miało znaczenie. Obiecała jednak Dagowi, że dotrze do Norwegii równocześnie z nim, bezpośrednio po zakończeniu jego studiów. Musi się postarać i dotrzymać słowa, by nie przysporzyć Dagowi dodatkowych kłopotów. Następnego dnia rano, kiedy jeszcze było tak zimno, że z w koni unosiła się para, przed domem hrabiego pojawiła się eskorta sol. Dziewczyna pospiesznie pożegnała się z Albrechtem i jego rodzicami, a Dagowi obiecała, że będzie się należycie sprawować. Kontemoka obserwowała przyszłych towarzyszy podróży. Stwierdziła, że to wytworni mężczyźni, elegancko odziani w skórzane pancerze i wysokie buty, jednakowo uzbrojeni w strzelby z zamkiem kołowym. I w prochownicy zawieszone ukośnie na piersi. Jeden z nich był bardzo młody. Miał blond włosy i cerę tak jasną, że rumieniec pojawiający się raz po raz na jego twarzy był doskonale widoczny. Ale śliczny chłopiec, pomyślała Sol. Trzeba go będzie uwieść. Żeby tylko ten drugi nie strzegł go gorliwie takim groźnym wzrokiem. Starszy mężczyzna, olbrzym, najwidoczniej traktował Sol jako dopust Boży. Zgadywała, że ma około czterdziestu lat i jest wojakiem z powołania. Podejrzewała, że trudno jej będzie uniknąć z nim drobnych utarczek. Dagowi wcale nie podobało się takie rozwiązanie sprawy. – Powinienem z tobą pojechać, ale muszę się teraz dużo uczyć te… Końcowe egzaminy pochłaniają cały mój czas i wszystkie siły. Poradzisz sobie? zapytała. Jeśli tylko będę pracował tak jak do tej pory, z pewnością wszystko skończy się dobrze. Ale oczywiście trochę się boję. Powodzenia, braciszku. Już niedługo będę w drodze do Norwegii. Powinnaś jednak mieć ze sobą przyzwoitkę, jakąś starszą kobietę, która strzegłaby twojej czci. To niepotrzebne odpowiedział krótko gburowaty żołnierz. Z naszej strony nic złego jej nie spotka. Zabrzmiało to jak zniewaga. Ale co ja widzę? wykrzyknęła hrabina. Koń sol nie ma damskiego siodła. Musimy jechać szybko, pani odpowiedział mężczyzna. Ta młoda dama będzie musiała siedzieć po męsku. Oczy Sol rozbłysły. To wspaniale. Nigdy nie mogłam znieść tych niewygodnych, damskich siodeł. Potraficie jeździć po męsku? Zdziwił się mężczyzna. Sol uchwyciła zjadliwy ton jego głosu. Możecie być tego pewni, syknęła przez zęby. Wyruszyli przed wschodem słońca. W ciszy poranka jechali w kierunku portu. Uderzenia kopyt dudniły po bruku. Sol podjechała do swych towarzyszy. Jak się nazywacie? zapytała pogodnie. Ożywiała ją myśl o czekającej ją przygodzie. Miło będzie to wiedzieć. W końcu dość długo przyjdzie nam wspólnie podróżować. Mężczyźni spojrzeli na jej. Rozpromienioną twarzyczkę na odsłonięte w uśmiechu białe zęby. Młodszy jechał bliżej, dlatego odpowiedział pierwszy. Nazywam się Jern, rzekł nieśmiało. A kiedy nie usłyszał głosu swego towarzysza, dokończył: A mój zwierzchnik to Jakob Skile. Ja jestem sol. Chciałabym wyrazić swoją wdzięczność za to, że mogę wam towarzyszyć. Stary skrzywił się tylko. Płaskodenną, przypominającą barkę łodzią, przeprawili się na drugą stronę Eresund. Sol stała przy relingu, rozkoszując się świeżym morskim powietrzem. W porannej mgle udało się jej dostrzec wyspę na samym środku cieśniny. Widok był baśniowy. Jern wyjaśnił jej, że to wyspa Ven, Przeniosła wzrok w inną stronę, ku lądowi, ziemi, na której nareszcie miała spotkać ludzi sobie podobnych, potrafiących więcej od zwykłych śmiertelników. Przypomniała sobie jednak, że poprzednio, wtedy w piwnicy prebena, tak bardzo się zawiodła. Nie chciała robić sobie teraz zbyt wielkich nadziei. W każdy czwartek podczas pełni księżyca przez całe lato. W Bresarb z zbierają się czarownice. Tak mówiła Hanna. Starej nawet się nie śniłoby kiedykolwiek tam dotrzeć. Ale to było wiele lat temu. Kto wie, czy nadal tam się zbierają. Kto wie, czy w ogóle istnieją jeszcze w Skandynawii. A jeżeli ona jest jedną, jedyną? Sol poczuła się nagle bardzo samotna. Czwartek, podczas pełni księżyca. Wyruszyła trochę za wcześnie. Do wyznaczonej daty pozostawało jeszcze kilka dni, ale zbliżała się z każdą chwilą. I przecież sol nie była jeszcze na miejscu. Rozdział Kopenhaga zakończył się. Wiedziała, że miasto było dla niej zamknięte na zawsze. Chyba że ludzie zapomną. Zresztą nie chciała tam wracać. Prawdziwa przygoda jest przed nią. Jakob Skile został przy koniach, aby ich przypilnować. Młody Jern tkwił samotnie na dziobie łodzi. Sol podeszła do niego. Chłopak od razu zaczerwienił się jak burak. Co zamierzacie robić w Glimmingehus? Zapytała spoglądając mu głęboko w oczy. Odwrócił wzrok. Jedziemy z pocztą kurierską od jego wysokości króla Krystiana do pana na zamku Rosenkrantz. W Szwecji panuje niepokój, a Skania jest najbardziej zagrożoną częścią Danii. Wiecie z pewnością, panienko, że Szwedzi chcieliby zagarnąć Skanię. Uważają, że to naturalna część Szwecji. Jaki niepokój? Widać było, że młodzieniec stara się rozmawiać z nią spokojnie, ale nie bardzo mu to wychodzi. Przez cały czas nerwowo obracał w rękach kawałek sznurka. Nie słyszeliście o krwawej łaźni w Linczoping? Słyszałam o krwawej łaźni w Sztokholmie. Ale w Linczoping? To stało się teraz, w marcu. Podczas czystki wśród zwolenników Zygmunta dokonanej przez księcia Karola oddali pod topór głowy Gustaw Baner i jego brat Sten oraz inni mężczyźni z rodów Spare i Bielke. Wielu szwedzkich szlachciców uciekło z kraju, głównie do Polski, ale także i do Skanii. Król Krystian obawia się, że może dojść do starć. Książę planuje z pewnością, że zostanie królem Szwecji, równie surowym jak jego ojciec Gustaw Waza. Ale Gustaw Waza nie żyje już od dawna, umarł ponad czterdzieści lat temu. Tak, ale na pewno pamiętacie, że królem został po nim jego syn, Eryk XIV, uwięziony i prawdopodobnie zgładzony przez swego brata Jana III., po Janie panował jego syn polski Zygmunt, a potem brat Eryka i Jana książę Karol. Ach tak! Walka o władzę. Tak jak wszędzie. Czy mieszkańcy Skani są wierni duńskiemu królowi? Chodzi mi o to, czy nikt nie wsadzi nam noża między żebra. To nam na pewno nie grozi. W każdym razie król ma poparcie jągów. Sol pojęła, że Jern. Musi być wykształconym chłopcem z wyższej klasy. Ona sama nigdy zbytnio się nie interesowała szwedami i ich królami. Zapytała, kim są Jongowie. Jern tłumaczył jej rumieniąc się raz po raz. Jengowie zamieszkują północno-wschodnią skanię i zawsze byli wojowniczo nastawieni. Nazywano ich również szybkimi kogutami ze względu na kształt broni, którą się posługują. I oni są przyjaźnie usposobieni do Duńczyków? Tak. To dobrze wiedzieć. Gdzie leży Bresarp? Jej nagłe pytanie, omal go nie poraziło. Sol pomyślała sobie, że wystarczyłoby opowiedzieć mu o lichach i trolach, by go porządnie wystraszyć. A gdyby wiedział, co ona potrafi, od razu by zemdlał. Bresarp? Tego nie wiem. Nie zauważyli jak stanął za nimi Jakob Skilla. Bresarp leży na wschodnim wybrzeżu, powiedział sztywno. Sol odwróciła się w stronę surowego mężczyzny. Musiała podnieść oczy wysoko do góry, by napotkać jego wzrok. Czy to daleko od Glimingachus? Nie, nie bardzo. Wziął kawałek smolnej draski i na ciemnej powierzchni deski narysował prostą mapę. Tu jest południowo-wschodni kraniec Skanii. O, tutaj leży Glimmingehus. Jeśli pojedzie się w górę wschodniego wybrzeża, wkrótce dotrze się do Simrishavn i kiwik. A prosto na północ od kiwik, leży Bresarp. Dlaczego pytacie, panienko? Mam zamiar tam pojechać. Nie, no wiecie co? Wsadzę was na statek płynący do Norwegii, jak tylko dojedziemy do Skanii. Ale czy mój brat nie powiedział wam, że mam pojechać do Bresarp? Blefowała sol przekonująco. Ani słowem o tym nie wspomniał. Po co tam chcecie jechać? W odwiedziny do znajomych. Wyraz twarzy Skilego Zdradził Sol, co sądzi on O młodych damach, które na własną rękę wyprawiają się w dalekie podróże Nie zgadzam się na to Poradzę sobie sama, dałem słowo Powiedział krótko i ostro Nie próbujcie mnie oszukać Sol odrobinę spuściła wzrok Jej oczy zaleśniły zielono Kocio w tej samej chwili skile uznał, że był bezlitośnie surowy, a równocześnie nie mógł się nadziwić, że tak szybko zmienia zdanie. Wracamy do Kopenhagi w niedzielę, powiedział ugodowo. Musicie wtedy zakończyć tę wizytę i spotkać się z nami w Glimmingehus. Obiecałem przecież sędziemu Stralenhelmowi, że całą i zdrową wsadzę was na statek do Norwegii. Oczywiście. Sol nie miała najmniejszego zamiaru opuszczać Bresarpsbakkar tak prędko. Ale mądrze pominęła to milczeniem. I przecież Dak niedługo już kończy studia. Muszą się obydwoje spotkać w Norwegii. Och, do tego czasu powinna zdążyć z tyloma sprawami. Nareszcie stanęli na skańskiej ziemi. Najpierw... Oddalając się od wybrzeża, jechali przez ciągnące się milami niziny. Sol czuła, jak rozpierają cudowne uczucie wolności, które zawsze niosła ze sobą wiosna. To była rozkosz. Tego ranka pędzili naprawdę szybko. Włosy sol powiewały na wietrze, a suknia chwilami odsłaniała większe fragmenty nóg, niż uchodziło za przyzwoite, ale dziewczyna nic sobie z tego nie robiła. Musiała znaleźć ujście dla burzy w jej duszy, odrzuciła więc głowę do tyłu i uśmiechała się szeroko. Jeżeli kurierzy królewscy przypuszczali, że będzie musiała ich gonić lub wołać, by poczekali, to byli w błędzie. Sol nie miała żadnych trudności z utrzymaniem tempa. Opuścili niziny z charakterystycznymi dla Skanii czworokątnymi gospodarstwami i zagłębili się w mrok bukowego lasu, w którym rozlegał się śpiew niezliczonej ilości ptaków. Jechali wąską ścieżką, sol jako ostatnia, choć wcale nie zostawała w tyle. Zauważyła, że od czasu do czasu Skile starał się zwiększać tempo, aby wystawić ją na próbę, ale nic mu z tego nie wychodziło. W końcu. Musiał zwolnić ze względu na konia. Wyjechali na łąkę i Skile zdecydował się na postój. Byli w drodze już długo i nadszedł czas, by nieco się posinić. Zwierzętom też należał się odpoczynek. Sol wyciągnęła jedzenie, które przygotowali dla niej Stralenhelmowie. helmowie. Kiedy jej towarzysze ujrzeli, jadło, oczy o mało nie wyszły im z orbit. Ich własny prowiant wyglądał bardzo po żołniersku. Częstujcie się, powiedziała Sol z uśmiechem. Nigdy w życiu nie zdołam zjeść tego sama. Po chwili wahania sięgnęli bardzo ostrożnie. Nie, nie tak skromnie. Bierzcie solidne porcje, powiedziała Sol. Naprawdę. Przecież droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek. A ja mam zamiar podbić was obydwu dzięki śniadaniu, któremu nie można się oprzeć. A tu kropelka wina żeby jeszcze bardziej zmiękczyć wasze serca. Powiedziała to z wyraźną ironią. Także Jern roześmiał się szczerze i nawet Skile musiał uśmiechnąć się leciutko. Mężczyźni nie mówili wiele. Za to Sol szczebiotała bez przerwy. Jej oczy cały czas igrały, kusząc Jergena, aż wreszcie biedak nie wiedział, gdzie podziać wzrok. Możesz zaoszczędzić sobie wysiłków powiedział skile sucho. Chłopak świata nie widzi poza pewną panienką, o imieniu Otylia. Zirytowany Jern zwrócił się do towarzysza. Nie, ależ. Och, to wspaniale, zawołała Sol zachwycona. A więc masz dziewczynę. Musisz być szczęśliwy. Opowiedz mi o niej. Czy macie zamiar się pobrać? On nie ma odwagi, by się oświadczyć, powiedział pogardliwie dowódca. Podziwia ją na odległość i wzdycha w nocy w koszarach tak głośno, że nie można spać. Jak ona wygląda? Czy jest ładna? O, tak! szepnął Jern. Ale nie wiem, jak mam się przy niej zachować. Nigdy dotąd nie byłem niczym kawalerem. Może wy powiecie mi, panno sol, jak mam zacząć? Oczywiście. To zależy od tego, jaka to dziewczyna. O, ona jest niewinna i cnotliwa najbardziej jak tylko można sobie wyobrazić płochliwa jak łania a więc i ty musisz być równie cnotliwy jak rycerz grala zdecydowała sol musisz jednak pokazać że jesteś od niej silniejszy takie panny zwykle lubią patrzeć z podziwem na ukochanego bądź dla niej bardzo uprzejmy zachowuj się dwornie nie musisz udawać nieśmiałego bo taki jesteś ale ją traktować jak prawdziwą damę tak wy z pewnością macie dużo doświadczenia pod tym względem powiedział jakobski z ironią zwróciła ku niemu płonące spojrzenie nie nie mam powiedziała zimno kiedy miałam czternaście lat, zostałam zgwałcona i po tym nikt mnie już nie dotknął. Pomyślała sobie, że takie drobne przekręcenie faktów nikomu nie zaszkodzi. Prawda była zupełnie inna, ale Klaus musi jej to wybaczyć. Biedne dziecko, powiedział z cicho. Czternaście lat i gwałt. Sol poczuła, jak w jej duszy dzieje się coś dziwnego, jak cała płonie od gniewu. Ten człowiek okazał jej współczucie współczucie. Ona chciała, by mężczyźni ją podziwiali, by jej pożądali. Wtedy była silna, wszechwładna, mogła trzymać ich na dystans. Nie, nie oczekiwała współczucia. Nie wiedziała, jak je przyjąć. Musiała wstać i odejść na bok, pobyć trochę sama, inaczej rzuciłaby się na Jakoba. Mężczyźni źle ją zrozumieli. Sądzili, że dręczą ją wspomnienia, i odeszła, by nie zobaczyli jej łez. Kiedy już się uspokoiła, wróciła do nich i znów ułożyła się na trawie. Jak daleko z nią zaszedłeś? Spokojnie spytała Jerna. Chłopak znów się zaczerwienił. Byłem z nią raz sam w ogrodzie jej ojca. To bardzo dostojna panna. Prawie umierałem z chęci pocałowania jej, ale się nie odważyłem, bo nie wiedziałem, jak to się robi. Ja też nie wiem, roześmiała się solnie winnie. Może poćwiczymy razem, ale. To przecież nie wypada. Skile może nas nauczyć. Drwiła sol. On na pewno ma dzieci i wnuki. Skile? On nie jest wojakiem, od kiedy nauczył się chodzić. Na twarzy Jakoba Skilego pojawił się gniew. Wnuki, parsknął głęboko dotknięty. Jak sądzicie, ile mam właściwie lat panno Sol? No, już najwyższy czas, żebyśmy wyruszyli i nie marnowali czasu na taką czczą gadaninę. Jednakże po tym postoju patrzyli na nią innymi oczami. We wzroku młodego Jerna pojawiło się jakieś zdziwienie, żal, jak gdyby zastanawiał się, czy mimo wszystko nie przydałaby mu się lekcja całowania. Skile widział w niej biedne, bezbronne stworzenie, którego życie zniszczył bezwzględny zbrodniarz. Biedne. Dobry Klaus bezwzględnym zbrodniarzem. Sol poczuła wyrzuty sumienia. Nienawidziła nowego sposobu, w jaki Skile zaczął się do niej odnosić. Najwyraźniej postanowił ją chronić. A tak bardzo była dumna z własnej samodzielności. Nie popędzał ich teraz tak bardzo. Na skraju Rumeliosen zatrzymał się. Poczekajcie tutaj. Ja rozejrzę się za jakimś noclegiem. Słońce stało na horyzoncie, byli w lesie, wśród drzew. Drost śpiewał swą samotną piosenkę. Sol i Jern zsiedli z koni, by rozprostować kości. Siedzenie nie boli od jazdy. Znała Sol otwarcie, a Jern oczywiście znów się zaczerwienił. Co on właściwie sobie myśli? Że szlachetne damy nie mają na czym siedzieć? Jern chciał wrócić do rozmowy, którą zaczęli uprzednio, ale Sol minęła już ochota, by go uwieść. Uznała, że jest zbyt zielony i niewinny. Powiedziała przecież Dagowi, że chciałaby kogoś, kto by ją porwał. Mimo to na trochę mu pozwoliła. Pozwoliła mu, pieścić swoją twarz, dotykać jej ustami. Pouczała go, gdy uznała, że jest zbyt niezdarny. Powiedziała, jakie słowa chciałaby usłyszeć cnotliwa dziewczyna i pozwoliła, by dłonią poznał zarysy jej ciała. Żadne z nich nie chciało posunąć się dalej. Dla niej to święta okolica, powiedziała Sol. Nie możesz zbrukać rąk, dotykając ciała innej kobiety. Zgodził się z nią, ale Sol wiedziała, że jest mu trudno. Jego usta i dłonie drżały, jak dziecko ściskało nogi. Sol nie miała na niego najmniejszej ochoty. Zaczęła rozsiadływać konia, aby skierować jego myśli w inną stronę, czuła jednak ogromny niepokój. Muszę być zupełnie pozbawiona uczuć, myślała zatroskana. Te wszystkie dotknięcia powinny mnie podniecić, a mnie wszystko wydało się po prostu nudne. Z niezręcznej sytuacji wybawił ich Jakobskila. Nie znalazłem żadnych zabudowań w pobliżu. Czy pojedziemy dalej, czy może tu rozbijemy obóz? Zostańmy, zdecydował Jern. Myślę, że konie powinny wypocząć. Tak też się stało. Sol rozłożyła pledy, które mieli ze sobą. Kątem oka obserwowała Jakoba Skilego. Uznała, że zeszła w nim zmiana. Wkrótce zrozumiała swój stosunek do niego. Doszła do wniosku, że stało się tak z powodu niedawnych pieszczot Jerna. To Skile był tym silnym mężczyzną, który decyduje za nich wszystkich. Był wysokim, mocnym fizycznie nieokrzesanym wojakiem, którego nie interesowały kobiety. Gdyby ktoś przyjrzał się jego twarzy, zauważyłby, że ma w sobie coś pociągającego. Daleko mu było do królewicza z bajki, ale w oczach krył się żar. I bystrość umysłu, która jej się podobała. Był nieogolony i nie zaszkodziłaby mu odrobina wody do umycia twarzy i rąk ani przestrzyżenie dziko rosnących włosów. Poruszał się jednak lekko i sprężyście. W jego ruchach było coś miękkiego. Sol odetchnęła z ulgą. Może jednak nie jestem taka nieczuła. Pomyślała przez wszystkie lata, kiedy pomagała Tengelowi przy chorych, trzymała na wodzy swe zainteresowanie mężczyznami i całą zmysłowość. Gniew Tengela zapadł w nią tak głęboko, że robiła wszystko, by go zadowolić. Teraz jednak postać przybranego ojca Tengela, jedynej osoby na świecie, którą darzyła szacunkiem, oddaliła się. Miała pełną swobodę. Uwolniła się od sędziego Stralenhelma, jego rodziny i od Daga. Nikt nie mógł się dowiedzieć, czym zajmowała się od chwili opuszczenia Kopenhagi, aż do powrotu do Norwegii. Musi wykorzystać tę wolność. Co prawda, nie bardzo jeszcze wiedziała jak. Nie było czasu na żadne wieczorne rozmowy. Po zjedzeniu spartańskiego posiłku, Skile zawinął się w koc i nakazał pozostałym zrobić to samo. Potem powiedział dobranoc. Na szczęście sol leżała tak, że jern nie miał żadnych szans by się do niej zbliżyć. Bardzo się z tego cieszyła. Nie pragnęła wcale niezdarnych pieszczot młokosa. Nie zniosłaby już więcej czułych słów, wypowiadanych drżącym szeptem do ucha. Nie życzyła sobie żadnych jawnych. Czy skrytych dowodów jego zainteresowania? Otylia może go mieć nietkniętego. Kiedy skupiła się na sobie, poczuła, jak bardzo jest zmęczona. Po długiej podróży konno była cała poobijana. Po chwili już spała. Rozdział piąty Rodzeństwo było rozdzielone. W domu, w lipowej alei, Are rozmawiał z ojcem i Charlotte'ą o gospodarstwie. W Kopenhadze Dak przygotowywał się do ostatnich egzaminów, a Sol, wygnana z Kopenhagi z powodu oskarżenia o czary, jechała właśnie przez Skanie. Oni byli przynajmniej szczęśliwi, gorzej było z Liv, tą, która być może najbardziej zasłużyła na radosne życie. Zawsze taka pomocna, życzliwa i kochająca ludzi. W dostatnim choć nie bardzo przyjaznym domu w Oslo Liv z nadludzkim wysiłkiem prowadziła walkę o sympatię i zadowolenie męża. W ciągu dnia, kiedy Lawrence był w kantorze, pole do popisu miała teściowa. Dowoli mogła używać sobie na uległej dziewczynie. Wieczorami Liv musiała być do dyspozycji męża. Roztargniony Lawrence gładził ją po głowie i pytał, jak się miewa jego cukiereczek. Nie słuchał jednak, gdy próbowała opowiedzieć, jak minął dzień. Nie miała mu zresztą zbyt wiele do powiedzenia. Nauczyła się przemilczać doznane poniżenia. Kiedy pewnego razu o czymś napomknęła, Lawrence tak się zasrożył, że nazwał ją niewdzięcznicą. Lif musi zrozumieć, Mówił, że jego matka jest stara i nieporadna, i pytał, czy nie widzi, że on sam nosi ją na rękach. Poprosiła go kiedyś o trochę więcej samodzielności, by pokazać, że się do czegoś nadaje. Chętnie, odpowiedział. Idź do kuchni i poproś kucharkę, żeby pozwoliła ci upiec ciasto. Po tym zdarzeniu zrezygnowała z wszelkich prób. W ten wiosenny dzień Teściowa jak zwykle rządziła nią ze swego miejsca na Sofie. Liv biegała wokół, przynosząc a to talerzyki z bakociami, a to lusterka, a to piwo, ale i tak w żaden sposób nie mogła jej dogodzić. Wieczne niezadowolenie Teściowej pogłębiało wyrzuty sumienia Liv. Moimi cierpieniami nikt się nie przejmuje, narzekała, chwytając się za serce. Z niewłaściwej strony, ale tego Liv nie śmiała zauważyć. Mój syn mówi wyłącznie o interesach, a synowa jest zbyt leniwa i niezdarna, by odgadnąć moje pragnienia i potrzeby. Czego sobie teraz życzycie, droga matko? spytała Liv nieśmiało. Ach, jakże mi możesz pomóc ty, która myślisz tylko o sobie. Leżę tu sama, zapomniana, zaraz po tym, jak poszłaś jeść, miałam atak serca. Moje biedne serce nie może przeboleć, że jedyny syn tak nieszczęśliwie się ożenił. Leżałam tu bezradna, sama, tak się bałam. Nic nie wiedziałam. Wołałam! Mięknęła teściowa. Ale nikt mi nie odpowiadał. Nikt nie chciał mi pomóc. Liv wypełniło poczucie winy. Że zeszła na dół na śniadanie. Aby zagłuszyć trawiące ją wyrzuty sumienia, zapytała teściową, czy ma ochotę na coś do zjedzenia. Nie, nie była głodna. Nie mogła przełknąć ani kęsa. W rzeczywistości było tak dlatego, że w tajemnicy pochłonęła piętnaście pączków. Już od wielu dni nie wyrażała ochoty na jedzenie. Nie dużo już mi pozostało jęczała ale kogo to obchodzi? To będzie twoja wina, jeżeli ja umrę, Liv. Chcę, żebyś o tym wiedziała i dobrze zapamiętała. Liv wpatrywała się w swoje dłonie. A więc może lepiej będzie, jeżeli zostanę w domu. Jak wiecie, zaprosiła mnie na dzisiaj do siebie małżonka jednego z przyjaciół Lorenza. Ale jeżeli źle się czujecie, matko. Teściowa odpowiedziała z rozdrażnieniem. Ach tak! A więc zaprosiła ciebie, a mnie nie! Idź, idź! Co dla ciebie typowe, myśleć tylko o przyjemnościach. Idź! I wcale o mnie się nie troszcz! To było pierwsze zaproszenie, jakie Lif otrzymała osobiście. I bardzo się cieszyła, że choć na chwilę wyrwie się z domu, mimo już wiedziała, że zaproszono ją ze zwykłej uprzejmości. Cliff nie została zaakceptowana w kręgu znajomych Lorenza. Nie pochodziła bowiem z mieszczaństwa i dlatego nie była godna poważania. Mogę odwołać wizytę. Nie, nie rób tego. Poradzę sobie, jestem przyzwyczajona do samotności, mimo że dawniej było inaczej. Kiedy byliśmy z Laurencem tylko we dwoje, miło spędzaliśmy czas. On wykazywał tyle troskliwości dla swej biednej matki. Teraz musi się zamęczać, by zaspokoić potrzeby wymagającej żony. On, który mógł mieć jedną z prawdziwie wysoko urodzonych panien w mieście. Interesowały się nim wszystkie młode damy. On wybrał sobie chłopkę bez nazwiska. Ostatnie słowa niemalże wypluła. Liv usiłowała nie słuchać. Wiedziała, że Lawrence i jego matka niedługo mieszkali w domu sami, gdyż ojciec zmarł tuż przed ich ślubem. Także choroba teściowej budziła u Liv pewne wątpliwości. Jeśli coś ją zainteresowało, na przykład jakiś skandal, była w stanie pójść nawet daleko, by poznać szczegóły. Ale kiedy nic się nie działo, leżała, przewracając się na sofie i była taka chora. Taka chora. Dobrze. Jeżeli naprawdę dacie sobie radę, matko, pójdę. Rzekła Liv niepewnie. Czy macie wszystko, czego wam potrzeba? Idź, idź. Odpowiedziała słabym głosem: Ta wcale jeszcze nie stara kobieta Czy naprawdę Lif wolno będzie wyjść? Z pewnością po powrocie dostanie jej się nowa porcja złośliwości, ale to nie ma znaczenia. Czuła, że jeśli wkrótce nie wyrwie się z tego domu, udusi się. Nareszcie pozwolono jej wyjść. Ale nie. Nadzieja okazała się płonna. Teściowa nie miała zamiaru skapitulować. Na widok gotowej do wyjścia Liw, złapała się za gardło, wydając chrapliwe dźwięki. O! Nie mogę zaczerpnąć powietrza! Nie mogę oddychać! Liw pobiegła po sole trzeźwiące. Czy mam sprowadzić medyka? Zapytała kiedy teściowa na chwilę przycichła. Nie, to bardzo zajęty człowiek. Nie wolno niepokoić go takimi drobnostkami. Ładnie by to wyglądało, gdyby okazało się, że moja własna rodzina nie potrafi o mnie zadbać. Liv popatrzyła na bladą, cierpiącą twarz i zrezygnowała. Do damy, która ją zaprosiła, posłała służącą, by ta odwołała wizytę. Chwilę później teściowa ożywiła się i wkrótce była już na tyle w dobrej formie, by znów z rozmysłem dręczyć synową. Sol obudziła się nagle, słysząc czyjś zduszony krzyk. W tej samej chwili Jakob Skile usiadł na posłaniu. Był środek nocy. Panowała jeszcze zupełna ciemność. W blasku księżyca dostrzegła zaskakującą scenę. Nad Jernem, bez wątpienia walczącym o życie, klęczało dwóch mężczyzn. Skile musiał zająć się dwoma innymi, którzy właśnie rzucili się na niego. Sol zadziałała błyskawicznie, instynktownie. Podniosła z ziemi kamień i z całej siły uderzyła nim w głowę jednego z mężczyzn pochylających się nad Jernem. Zanim drugi zdążył się zorientować, roztrzaskała twarz i jemu. Jern z trudem łapał powietrze widać starali się go udusić. Zalewała go krew zabitych, ale Sol nie miała czasu, by temu zaradzić. Odwróciła się, żeby pomóc skilemu. Okazało się to jednak zbędne, gdyż zdołał wyciągnąć nóż, i zdążył już zabić jednego z napastników. Obudził się więc na czas. Teraz na śmierć i życie walczył z drugim rozbójnikiem. Zanim sol zdążyła podjąć decyzję, czy powinna się włączyć do walki, z lasu wypadł i zaatakował ją jeszcze inny mężczyzna. Walczyła z całych sił, ale została napadnięta od tyłu, nie mogła więc wiele zdziałać. Napastnik wciągnął ją na najbliżej stojącego konia i pogalopował w las. Zdążyła jedynie obejrzeć się i zauważyć, że Skile zabił drugiego mężczyznę i popędził w stronę koni. Przekleństwa wykrzykiwane przez sol musiały wstrząsnąć Jakobem. Bezbronna niewiasta nie wyraża się w ten sposób. Prawdopodobnie jednak pędząc za nimi konno, nie słyszał jej wyzwisk. Sol wyrywała się, gryzła i drapała, nie bacząc na gałęzie drzew, które bezlitośnie smagały jej twarz. — Pochyl się! — ryknął Skilla. Usłuchała. Na Drumeliosan rozległ się strzał. Rozbójnik krzyknął i, wyrzuciwszy w górę ramiona, osunął się z konia. Sol spadła na ziemię i błyskawicznie przetoczyła się na bok, by uniknąć uderzenia kopyt. Skile zeskoczył obok dziewczyny. Drugi koń biegł nadal, ale na rozkaz pana zawrócił. Napastnik zabrał właśnie jego wierzchowca. Z pewnością dlatego tak szybko puścił się w pogoń, pomyślała z goryczą Sol, leżąca w kłujących jałowcach. Jednak w rzeczywistości wyruszył jej na ratunek. Wybaczcie, że trwało to tak długo. Ale załadowanie strzelby podczas konnej jazdy zajmuje trochę czasu. Jak się czujecie? zapytał niespokojnie. Sol podniosła się chwiejnie. Chyba dobrze. To był wspaniały strzał. Wymamrotała wpadając w jego objęcia. Jakob z trzymał ją mocno, wyraźnie zatroskany. Hmm, wymruczała sol. Przyjemnie, kiedy. Ktoś się tobą zajmuje. Co mówisz? zapytał. Nic, wszystko w porządku. Jesteś taki wielki i silny. Musimy sprawdzić, co z Jernem. Oczywiście. Puścił ją z wyraźną niechęcią. Jernowi nie zagrażało niebezpieczeństwo. Trudno mu było mówić. Rozbójnicy nie tylko go dusili. Został też pchnięty nożem w ramię. Żył jednak. Dziękuję ci. Ochrypłym głosem szepnął do sol. Szybko zareagowałaś. Co? Wykrzyknął Jakobskile. To ty zrobiłaś? Wskazał na dwóch zbójców z potłuczonymi czaszkami. Pokiwała głową. Biedne dziecko, powiedział. Jakim to musiało być dla ciebie przeżyciem? Zrobić coś tak brutalnego? Sol starała się drżeć. Nie bardzo jej to jednak wychodziło. To naprawdę niezwykłe z twojej strony. Bardzo jesteśmy ci wdzięczni. Ci durnie odważyli się napaść na kurierów królewskich. Ale na pewno nie wiedzieli, co robią. Jernie, jak się czujesz? Młody chłopak trochę się zataczał. Chyba... chyba tracę sporo krwi... Dopiero teraz odkryli, że otrzymał więcej pchnięć nożem. Coś trzeba z tym zrobić, powiedziała Sol i bez zastanowienia oderwała kawałek swojej halki. Musisz odpocząć. Czy tu w pobliżu nie ma naprawdę żadnego domostwa? Nie, odpowiedział Skile. Ale jeżeli pojedziemy na południe, w stronę morza, zróbmy tak. Zdecydowała, opatrując Jerna najlepiej jak umiała. On w tym stanie nie może jechać dalej. Ale ja próbował zaprotestować chłopak Sol ma rację orzekł Skile Nie zdołasz dojechać do Gliminghehus. Jern poddał się, przekonany, że tak rzeczywiście będzie najlepiej. Kiedy wsadzili go na konia i ujechali kawałek, Sol wstrzymała swego wierzchowca Poczekajcie chwilę C czy mogę tam wrócić? Chciałabym odmówić modlitwę za ich duszę. Skile najpierw chciał zaprotestować, ale zmienił zdanie. Jesteś dobrą dziewczyną. Czy mamy z tobą pojechać? Może nie chcesz być przy tym sama? Nie, nie trzeba. Boję się bardzo, by ich duchy nas nie prześladowały. Rozumiem, zaczekamy. Szybko dotarła na miejsce i zeskoczyła z konia. Kiedy upewniła się, że jej towarzysze niczego nie widzą, podeszła do jednego z rozbójników, starszego mężczyzny o długich, siwych włosach. To był jeden z tych, których zabił skile. Nie miał rozbitej głowy. Sol śmiała się do siebie, odcinając mu włosy. Związała je i schowała do swego węzełka. Potem pospiesznie ruszyła w powrotną drogę. Zrobione, powiedziała z dumą. Pokój niech będzie ich duszą. Skilem ruknął coś cicho i skierował się na południe. Jern jechał pomiędzy nimi, tak by mogli go podtrzymywać. Wkrótce dotarli do niewielkiej kolonii zagród. Obudzili mieszkańców najbliższego domostwa, i opowiedzieli o napadzie. No tak, westchnął wieśniak. Ta piątka nękała nas już od dłuższego czasu, ale musieli ugiąć się przed żołnierzami króla Chrystiana. Należą się wam za to dzięki. Mam nadzieję, że dla panienki to nie było zbyt silne przeżycie. Sol i Skile wymienili spojrzenia. Przecież to właśnie panienka, łagodnie mówiąc, zakończyła życie dwóch z napastników przy takim dzielnym wojaku jak żołnierz jego królewskiej mości jako Kile każda dziewica czułaby się bezpiecznie powiedziała skromnie mieszkańcy zagrody obiecali jak najlepiej zaopiekować się Jernem Sol zwróciła uwagę na młodą ładną córkę gospodarzy to dobre dla Jerna pomyślała ta chodząca cnotka Otylia wydawała się bardzo nieciekawa Przyda mu się krzepki uścisk ramion chorzej, wiejskiej dziewoi. W księżycową, jasną noc jechali więc tylko we dwoje. Wkrótce jednak księżyc zniknął, a na niebie pojawiły się ołowiane chmury. Zaraz po tym, na długo przed świtem, zaczął padać deszcz. – Przekleństwo – syknął Skile przez zębę. Nie mogę narażać cię na przeziębienie – Albo na coś jeszcze gorszego po tym co przeszłaś tej nocy. Taka jesteś delikatna i krucha. Tam w oddali widać osadę rybacką. Pojedziemy w jej stronę. Okazało się, że to tylko dwie stare rozpadające się szopy. Jeżeli gdzieś w pobliżu były jakieś zagrody, to w każdym razie stąd nie było ich widać. Skile wszedł do jednej z szop, a Sol podążyła za nim, przemoczona i drżąca od chłodu nocy delikatna i krucha no cóż ciekawych rzeczy można się o sobie dowiedzieć pomyślała nie używano jej od lat stwierdził Skile jego głos odbijał się echem od szarych ścian możemy tu zostawić konie sami rozłożymy się w drugiej deszcz zamienił się teraz w ulewę fale bałtyku rytmicznie biły o brzeg Konie wyglądały na zadowolone z dachu nad głową. Sol też bardzo się z tego cieszyła. Zmarzłaś! stwierdził Jakob Skile, przygotowując posłanie w szopie. Kładź się tutaj, ja pójdę do koni. Nie, powiedziała szybko. Tam nie ma się gdzie położyć. Nie chcę zostać sama. Rozumiem, odparł za współczuciem. Jesteś zmarznięta i przerażona. Zostanę z Tobą. Możesz zaufać mojej przyzwoitości. Zachowywał się naprawdę wspaniale. Sol nie była przyzwyczajona do takiej troskliwości. Z początku nie wiedziała, jak ma to przyjąć, ale z czasem, kiedy ciepło poczęło rozchodzić się po jej ciele, rozluźniła się i zaczęło jej się to podobać. Pozwoliła, by rozmasował ją swymi wielkimi dłońmi i hojnie poczęstowała go winem, które dostała od sędziego. Sama też pociągnęła sporyłek. W końcu owinął ją i siebie dokładnie w koce i otoczył ramieniem, żeby było jej cieplej, by poczuła się bezpieczna. Przestała drżeć. Dobrze ci? szepnął, przytulając ją mocniej. Cudownie, mruknęła Sol. Czy nie wiesz przypadkiem, gdzie rośnie Belladonna? zapytała nagle. Belladonna? A co to jest? No tak mogła sobie darować to pytanie. Należało to przewidzieć. Wkrótce zasnęła. Jakob poszedł w jej ślady. On ten gruboskórny wojak, który do tej pory traktował kobiety jak coś, na co szkoda czasu miał dziwny sen. Unosił się, płynął. I huśtał w niezwykłym morzu, w którym woda nie była wodą, a czymś cudownym, niezwykle miękkim. Otaczały go zwiewne, zaczarowane sylwetki. Jedna z nich zbliżyła się, pochwycił ją, a ona, nie protestując, przytuliła się do niego. Promieniowało z niej przyjemne ciepło. Jakoba ogarnęło uczucie, które czasami pojawiało się w jego najskrytszych marzeniach. Teraz było jednak jeszcze silniejsze, bardziej porywające. Jego dłonie błądziły po ciele cudnej postaci, szukały miejsc wszystkich rozkoszy świata. Jakieś szaty utrudniały do nich dostęp, jego palce zaplątały się w nie. Pomogła mu i po chwili była już swobodna. Jej skóra była tak ciepła. Dłonie szukały dalej, aż natrafiły na coś gorącego i wilgotnego. Jakob przysunął się jeszcze bardziej. Przez jego ciało przebiegły dreszcze, nieznośne gorąco wprost bólem rozchodziło mu się po podbrzuszu. Teraz przeszkadzało jego odzienie, ale sprytne, drobne palce zdołały znaleźć to, czego szukały. Sol śniła również. Ona jednak obudziła się wcześniej. Natychmiast zauważyła, co się dzieje, zorientowała się, że dzielny wojak nie jest świadom, co robi, że znalazł się w zupełnie innym świecie. Ostrożnie ułożyła się wygodniej. Naprowadziła jego rękę i poczuła, jak bardzo sama jest spragniona. Drżała od wypełniającej ją żądzy zwłaszcza, że każdym nerwem czuła jego podniecenia. Widziała jak, nie mogąc złapać tchu, zaczyna mocować się ze spodniami, pełna żywiołowej namiętności, natychmiast pospieszyła mu z pomocą. Błyskawicznie odnalazła jego męskość i, zatrzymując ją w dłoni, westchnęła z głębokim przekonaniem, że jej ciało jest już gotowe na przyjęcie Jakoba. Obudził się. Sol kręciła się, udając, że nadal śpi. Usłyszała przeciągły jęk, kiedy zorientował się, co chce uczynić, ale ona wciąż przeciskała się do niego tak, by nie mógł się wycofać. Kiedy wszedł w nią, obudziła się, popiskując jak przestraszone szczenie i szeroko otwartymi oczyma wpatrywała się w jego twarz. Skile zdrętwiał z przerażenia. Nie miał już dość sił, by przestać. Jakob? Szepnęła udając zdziwienie. Jakob? Zarzuciła mu ramiona na szyję. Podporządkowała ciało jego rytmowi. I wkrótce obydwoje oddali się słodkim uciechom miłości. Wybacz mi. Szepnął, kiedy wyczerpany leżał obok niej. Nie wiem, jak, jak to się stało, śniłem. Ja też, Jakobie, wymruczała. Ja też. Takie są prawa natury. Obydwoje byliśmy tacy samotni. Dziękuję, że tak to odbierasz. Dobrze ci było? Jak w niebie, sol. Po prostu jak w niebie. Może w przyszłości poświęcisz dziewczętom więcej uwagi. Przeraził się. Teraz istniejesz dla mnie tylko ty. Rozumiesz to chyba? Nie zostawię cię. Och, kochany Jakobie. Ja muszę uciekać z Danii, powiedziała z odrobiną smutku. Straciłabym też szacunek dla ciebie, gdybyś opuścił służbę. Cieszmy się sobą przez ten czas, który możemy spędzić razem. Wspominajmy się ciepło. Dałeś mi cudowne przeżycie. Już myślałam, że nie zniosę bliskości żadnego mężczyzny. Uzdrowiłeś mnie, usunąłeś w niepamięć to okropne zdarzenie z czasów, gdy miałam czternaście lat. Naprawdę? Taki jestem szczęśliwy. O świcie, zanim wyruszyli, jeszcze raz byli razem. Ich drugie zbliżenie, już na jawie, było rozkoszną grą, otwarci i ufni wobec siebie. Uczyli się wzajemnie wszystkich tajemnic świata zmysłowej miłości. Kiedy żegnali się na rozstajach dróg w pobliżu Glimmingehus, wiedzieli, że za kilka dni znów się spotkają. Obydwoje bardzo się na to cieszyli. On odjechał w kierunku zamku, majestatycznie wznoszącego się nad równiną. Ona skierowała się w stronę Bresarpsbakar. Sol gnała na północ wzdłuż plaży. Koń, jakby uszczęśliwiony pędem po ubitym piachu, niósł ją ku rozpościerającej się przed nimi mgle. Nad morzem unosiła się łagodna poświata. Fale były długie, jakby śpiące. Chwilami promień słońca załamywał się w wodzie, zamieniając jej pastelową, szaroniebieską barwę w nagły, oślepiający blask. Sol rozpytywała o drogę. Teraz zbliżała się już do celu, ale rybak, którego właśnie spotkała, ostudził jej zapał. Ostrożnie wypytała go o Bresarp z wmawiając mu, że pyta ze strachu przed czarownicami. Czarownice? odpowiedział ze śmiechem. Cóż to za bajki? Nie. W Bresarp możesz czuć się zupełnie bezpieczna, tylko najstarsi mieszkańcy gadali jeszcze coś o czarownicach. Pojawiły się wątpliwości. Nadzieje Sol gwałtownie się rozwiały. Chciała jednak dowiedzieć się czegoś więcej. Co mówili starcy? No tak. Gdyby przyjechała tu sto lat temu, może wpadłaby w szpony czarownic. Gdyby udało jej się natrafić na kurhany, kamienie i kopce z pogańskich czasów. Ale teraz? Teraz? Na Bresarps Bakkar, panuje spokój. Sol przymknęła powieki, patrząc w słońce, by w ten sposób ukryć swe niezwykłe, zdradzające ją oczy. Podziękowała, mówiąc, że jej ulżyło. Zadając podchwytliwe pytania, wywiedziała się jednak, gdzie mieszkają najstarsi ludzie w wiosce. Nie miała zamiaru się poddawać. Znalazła się już tak blisko swych duchowych krewnych, musiała więc szukać dalej, aż zdobędzie tę straszliwą pewność, że jest jedyną osobą na całej północy posiadającą szczególne zdolności. No i oczywiście Tengel. Jego jednak nie brała pod uwagę. Pomimo żalu w sercu radowała się spoglądając na przepiękny krajobraz. Kiedy nareszcie Bresarpsbakker pojawiło się na horyzoncie, pomyślała, że to na pewno jedno z piękniejszych miejsc na Ziemi. Najpierw tuż koło wybrzeża, malownicze hawęg. a potem miękkie wzgórza porośnięte pierwiosnkami i sasankami z charakterystycznymi dla południa Szwecji domkami przytulonymi do zboczy wznoszących się ku sosen. Jakże tu pięknie. Aż do bólu pięknie. Jechała dalej, wypatrując z domu staruszków. Minęła kurhan grobowy. Czy to mogło być tutaj? Dlaczego zniknęły? Żaliła się. Po tym, jak straciła całą nadzieję, jeszcze bardziej zatęskniła za rozmową z kimś podobnym do siebie. Dojechała wreszcie do chaty staruszków którą dokładnie opisał rybak. Zsiadła z konia i przywiązała go do obsypanej kwieciem jabłonki. Dwójka starych, przygarbionych ludzi przyjęła sol serdecznie. Nakarmili ją. Dobrze jej to zrobiło, bo całkiem zapomniała o jedzeniu. Tutaj nie mogła udawać, że obawia się spotkania czarownic, ponieważ musiała zadawać szczegółowe pytania. Trzeba wymyślić coś nowego. Powiedziała im w końcu, że jej babka opowiadała o czarownicach, o ich spotkaniach w czwartkowe noce podczas pełni księżyca. Teraz chciała dowiedzieć się, czy ta historia jest prawdziwa. Nagle okazało się, że staruszka jest bardzo zajęta mieszaniem czegoś w garnku na piecu. O tak, odpowiedział Stary. Zniżył głos To wszystko prawda. Sam je widziałem. Kiedyś w dzieciństwie, zanim je wypędzono. Sol czuła, jak serce skoczyło jej w piersi. Wypędzono, a więc nie pomarły? Nie. Przybył ze swymi ludźmi komendant z glimmingechus by je pojmać. Zostały jednak ostrzeżone i uciekły. Poprawdzie to ostrzegła je moja matka. Sol poczuła gwałtowną sympatię dla jego matki. Staruszek się rozmarzył. Tak. Dobrze pamiętam, jakie widziałem. Tak jakby to było wczoraj. W środku nocy obudziła mnie jakaś przedziwna pieśń, a ponieważ działo się to latem i było ciepło, więc wymknąłem się z domu, by sprawdzić, co to takiego. Wtedy je zobaczyłem. Sol wiedziała, że starsi ludzie mają niezbyt dobrą pamięć. Z reguły jednak dotyczy to zdarzeń z późniejszych lat ich życia. Wspomnienia z dzieciństwa pozostają zwykle czyste jak kryształ. Widziała, jak staruszek ożywił się słysząc jej pytania, jakby czuł, że jego słowa mają ogromne znaczenie. Wyszedł na zewnątrz. zanim Sol, a potem staruszka. O, tam. Widziałem je tam, przy tym kopcu kamieni. Było ich wiele. Przybywały na spotkanie z daleka. Tylko latem to było możliwe, sama panienka rozumie. Mieli odrobinę trudności z porozumiewaniem się. Sol mówiła po norwesku, staruszkowie po skańsku, ale jakoś dawali sobie radę. Stary przez chwilę wpatrywał się przed siebie. Kładły coś na kamieniu wokół którego się zbierały, ciągnął. Nigdy w życiu nie bałem się tak jak wtedy, kiedy na nie patrzyłem i ich słuchałem. Mówicie, że się stąd wyniosły. Dokąd? Staruszkowie wymienili spojrzenia. To było sto lat temu, powiedziała Sol. Nie mogą nadal być wśród żyjących. Chciałabym tylko odnaleźć ich ślad. Nie chcę nikomu zrobić nic złego. Władze nie są moimi przyjaciółmi. Sto lat rzachnął się stary. Tyle to ja nie mam. Oczywiście, że nie, uśmiechnęła się sol. Wybaczcie mi, ile lat mogło mniej więcej upłynąć od czasu, gdy je widzieliście? Namyślił się, zmrużonymi oczami spoglądając w słońce. Hm. To musiało być jakieś sześćdziesiąt lat wstecz. Teraz mam ponad siedemdziesiąt. Wtedy mogłem mieć dziesięć, dwanaście. Tak to by się zgadzało. Sześćdziesiąt lat temu nadzieja sol urosła o czterdzieści lat. Może wiecie w jakim kierunku się udały? zapytała sol. Słyszałem, jak jedna z nich mówiła coś mojej matce powiedział z wahaniem ale nie wiem. Co to ma za znaczenie? Wtrąciła staruszka. Wszystkie już dawno pomarły. Komendant schwytał je całe wieki temu chyba to rozumiesz? No tak, powiedział mężczyzna po długim namyśle. Ale obiecałem matce, że nigdy nikomu nie powiem. Sol zajrzała do sakiewki. Zostało jej jeszcze kilka monet od damy, której towarzyszyła w drodze do Danii. Lepiej nie będzie mogła ich wydać, uznała, mając na myśli nie tylko siebie, ale i parę starych ludzi. Macie, to dla was, po jednej dla każdego. Staruszkowie otworzyli szeroko oczy ze zdziwienia. Drżącymi rękami przyjęli pieniądze, powiedzieli, że nigdy tak wiele nie posiadali. Natychmiast weszli do chaty, by ukryć monety. Sol słyszała, jak rozmawiają w środku. To bardzo szlachetna pani, powiedział staruszek. I taka piękna. Kobieta mówiła cicho, ale nie na tyle, by nie można było jej usłyszeć. Ona jest jedną z nich, czy tego nie widzisz? Od razu to zauważyłam. Kiedy odejdzie, musimy rzucić za nią żelazem. Nie. Staruszek ze zdziwienia, aż otworzył usta. To niemożliwe, jedna z nich? O Panie Jezu! Kiedy wyszedł w jego oczach, widniało przerażenie. Sol zdecydowała, że będzie z nimi szczera. Tak, jestem jedną z nich uśmiechnęła się przyjaźnie. Ale nie macie się czego obawiać, wprost przeciwnie. Mam dobry środek który wyleczy twoją nogę, mateczko, i coś na twoje przeziębienie, ojczulku. Czy zechcecie to przyjąć? Po chwili zastanowienia i wymianie spojrzeń podziękowali i przyjęli lekarstwa. Wyglądali na uradowanych. Nareszcie Sol otrzymała informację, na którą czekała tak długo. Musi wjechać w głąb lądu, daleko w las, aż napotka strumień. Opisali wszystko dokładnie. Jej odjazdowi z bakkar towarzyszyły długie podziękowania. Wkrótce jednak usłyszała za sobą łomot upadającej na ziemię siekiery. Uśmiechnęła się do siebie gorzko. W ten sposób zwiedzę całą Skanię, pomyślała. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, żebym znalazła to, czego szukam. Nietrudno było jechać według wskazówek staruszków, ale droga okazała się daleka. Sol musiała minąć wielki, przerażający zamek Witzkowle. Przemierzyć szerokie pola i ciemne lasy, aż do małej wioski położonej daleko od wybrzeża. Do tolarp. Miała ją minąć i zagłębić się w wielkie lasy. Sześćdziesiąt lat temu. Musi być szalona, jeżeli sądzi, że ktoś z nich jeszcze pozostał. Właściwie tak naprawdę sama w to nie wierzyła. Pędziła jednak dalej z dzikim uporem, chcąc do końca poznać gorzką prawdę. Czarownice umówiły się, że zbierać się będą w rozpadlinie zwanej Szczelina Ansgara o każdej pełni księżyca latem. Niewiele musiało być tych spotkań w ciągu roku. Na szczęście Sol miała jeszcze sporo czasu. Długo szukała właściwego miejsca, nie śmiąc pytać o nie ludzi z wiosek, które mijała. Na zmianę jadąc wierzchem i idąc, szukała czegoś jeszcze, po krzyku wilczej Jagody, zwanego niekiedy Belladonną, ziela, którego brakowało jej, by móc udać się na Blocksberg. Za każdym razem, gdy jadąc wzdłuż plaży, odpoczywała, rozglądała się za nim. Teraz szukała w lesie, pod drzewami, nie bardzo wiedząc, czego powinna szukać. Hanna nigdy go jej dokładnie nie opisała. Mówiła tylko, że bardzo trudno spotkać go w trondelak. Dlatego Sol takie nadzieje łączyła z południową skanią. Zatrzymała się i zapatrzyła w widnokrąg. Mimo, że upłynęło czternaście lat od czasu, gdy widziała Hannę po raz ostatni i obraz jej zaczął się już zacierać, więź, która je łączyła, istniała nadal. Więź między dwiema istotami, które się w pełni rozumiały. Hanno, szepnęła Sol, dlaczego zostawiłaś mnie samą? Dlaczego Heming, zabójca wójta, zgasił Twe życie, nie pozwolił nam współdziałać? Jestem taka samotna na tym świecie, Hanno. bezgranicznie samotna. Rozdział szósty. Podczas gdy Sol błądziła po zazielenionych wiosną bukowych lasach... Liv stała przy oknie w kupieckim domu w Oslo i spoglądała na błoto na ulicach. Deszcz siąpił bezlitośnie. Uczucie ściskania w żołądku nie chciało jej opuścić, tak samo jak uczucie zniechęcenia. Podenerwowana, niespokojna, uderzała palcami o parapet. Gdyby tylko mogła czymś się zająć. Wszystko jednak, czego się tknęła, pociągało za sobą. Jeszcze większe wyrzuty sumienia. Czy wolno jej się tym zajmować? Czy to przystoi żonie? Czy kiedykolwiek nauczy się właściwego zachowania? Ona przywykła do niesienia pomocy, gdzie tylko było trzeba, wychowana w atmosferze miłości i troski o drugiego człowieka. Przyzwyczajona do myślenia o zadowalaniu innych ludzi, do dbania, by wszyscy mogli robić to, co sprawia im przyjemność, co czyni ich szczęśliwymi. Tutaj łajano ją, gdy pomagała w nieodpowiednim momencie. Ale który moment był właściwy? Wydawało się, że każdego dnia jest inaczej. Jakże miewają się w domu w lipowej alei? Tam chyba też pada deszcz. W takie dni woda ściekała po listkach lip, i w alei tworzył się maleńki strumek, A na dziedzińcu, tuż obok schodów, stała wielka kałuża. Od lat ojciec miał zamiar coś z tym zrobić, ale zapominał, kiedy tylko przestawało padać. Pewnie dopiero arę się tym zajmie. Reszta rodzeństwa była w Danii. Niedługo obydwoje wrócą do domu. A ona do domu nie pojedzie? Opuściła Lipową Aleję i Grostensholm na zawsze. A Lawrence ciągle odmawiał, gdy proponowała odwiedzenie rodziny. Zazwyczaj twierdził, że nie ma na to czasu. A poza tym, nie powinnaś bywać tam zbyt często, mawiał zwykle. Co to za dziwni ludzie? Charlotte Maiden, to przecież kompromitacja dla swego stanu, jest taka radykalna. Niezamężna kobieta i w ogóle. Liv znała zdanie Lourenca na temat Charlotte. Powinna być ukarana, zakuta w dyby i wystawiona na publiczne pośmiewisko, tak jak działo się z każdą samotną matką. Wszyscy, nawet ojciec dziecka, mieli prawo opluwać taką i obrzucać kamieniami. Charlotte udało się tego uniknąć, z czego Lawrence był wyraźnie niezadowolony. Twierdził, że takie przypadki przyczyniają się do ogólnego upadku moralnego. Liv nie potrafiła wyobrazić sobie dobrej, życzliwej Charlotte zakutej w dyby. Naturalnie Lawrence nie wiedział nic o tym, że mały Dag został porzucony w lesie na pewną śmierć. Tego nie miała odwagi ani też ochoty powiedzieć mężowi: Tak, twój ojciec zarabia bez wątpienia niezłe pieniądze jego więc mogę zaakceptować mówił Lawrence, kiedy wspominali jej rodzinę. Zawsze jednak w jego głowie dźwięczał pogardliwy ton Ale musisz przyznać, że poza wszystkim on jest bardzo dziwny no i pięknym na Boga. Nie można go nazwać. Liv zawsze uważała swego ojca za najpiękniejszego na ziemi. Nikt nie miał oczu tak pełnych miłości jak on. Twój brat, Are, jest do wytrzymania. Przynajmniej mówi tak, że można go zrozumieć, chociaż to tylko chłop. A twoja matka też jest zbyt postępowa. Chodzi z gołą głową, jakby żyła z twoim ojcem w grzechu. To po niej odziedziczyłaś taką niezaradność w prowadzeniu domu, prawda? I te idiotyczne pomysły, żeby malować. Lif nigdy nie ośmieliła się zdradzić laurencowi tajemnicy, że Silje to właśnie mistrz Arngrim, którego tak podziwiał. Koniecznie chciał mieć namalowaną przez niego tapetę. Nie dostał jej, bo mistrz miał zbyt wiele zamówień. A nieudolność w prowadzeniu gospodarstwa? W domu wszyscy mówili zawsze, że Lif. W przeciwieństwie do Silie jest doskonałą gospodynią tu jednak do jej obowiązków należało coś zupełnie innego miała zarządzać wydawać polecenia służbie i zawsze być na miejscu kiedy potrzebował czegoś Lawrence lub jego matka Liv nie lubiła komenderować służbą w domu zwracano się do wszystkich życzliwie i w razie potrzeby pomagano w pracach domowych. Tu było o wiele trudniej. Wiedziała, że Lawrence czuje się bardzo niepewnie w towarzystwie Sol. Był nią oczarowany, a jednocześnie przerażony jej silną osobowością i pewnością siebie, a także brakiem zainteresowania czy podziwu dla jego osoby. Bardzo źle wyrażał się o Sol, oczywiście, kiedy ona tego nie słyszała. Lawrence nigdy nie spotkał Daga, i Liv zastanawiała się, jakie wady odkryłby u niego. Czy wszyscy ludzie właśnie tak oceniali jej rodzinę? Bardzo ją to zasmucało. Na szczęście nie mogła w to do końca uwierzyć. Mieli przecież tylu przyjaciół. Teściowa ucięła sobie poobiednią drzemkę. To była najpiękniejsza chwila w ciągu całego dnia. Te małe pół godziny, jakie Lif miała dla siebie. Tym razem jednak coś zacisnęło się w niej tak mocno, że nie była w stanie się odprężyć. Krople deszczu uderzały o szyby. Do komnaty wszedł jeden ze służących. Liw szybko odsunęła się od okna, udając, że jest czymś zajęta. Daleko, daleko od oslo, w skali, sol wstrzymała konia. Tolarb? Czy nie powinna już tam dotrzeć? Miała przykre uczucie, że zabłądziła do Tiasca. Nie ma na to czasu. Przez pewien czas gnała na oślep, nie widząc śladu żadnych zabudowań. Nie miała kogo zapytać, a czas upływał. Okolica była pofałdowana. Zrozumiała, że musi znajdować się niedaleko Linderud Sosen. Szukała Tolarb albo rzeki przepływającej przez to miasteczko żadnej rzeki jednakże nie spotkała czy cała ta część skanii była niezamieszkana jeżeli nie będzie się pilnować znajdzie się na terenach jongów a stąd już niedaleka droga do szwecji a może już jest w szwecji nie to niemożliwe w tej samej chwili dotarły do niej jakieś głosy popędziła konia las wkrótce się skończył Rozpostarła się przed nią równina, na której gdzie gdzieniegdzie rosły dęby. O, tam przy płocie stała grupka żołnierzy. Po okolicy roznosił się ich gromki, rubaszny śmiech. Sol nie bała się ich, zwłaszcza, że nie mieli koni, na których mogliby ją ścigać. Niemniej zatrzymała się na skraju lasu i obserwowała ich zmarszczywszy brwi. Co oni do czorta wyprawiają. Nagle na jej twarzy pojawił się grymas obrzydzenia. Cofnąwszy się parę kroków, skryła się wśród drzew. Żołnierze przywiązali do płotu kobietę. Stała pochylona z zarzuconą na głowę spódnicą, a oni po kolei zabawiali się z nią od tyłu. Sol zmeła w ustach przekleństwo. Żołnierzy było wielu. Dwunastu, może piętnastu. Widziała tylko wypięte pośladki kobiety i znak, że była nietknięta, zanim rozpoczęli swoje haniebne wyczyny. Zawodzący płacz i łkania docierały aż do Sol. Wydawało się, że rozpacz osaczonej powoduje tylko większą wesołość oprawców. Do ataku gotował się kolejny łajdak. Sol. Szybko odnalazła swoje złote łańcuszki i zawiesiła je na szyi. Związała włosy i ukryła je pod strojnym kapeluszem. Ogarnęła się jak mogła najdokładniej i usadowiła na koniu tak jak przystoi damie, z nogami po jednej stronie. W jednej chwili dzika, pełna nieokiełznanego temperamentu dziewczyna zmieniła się w dostojną damę. Ruszyła naprzód. Przestań, zawołała władczym tonem do mężczyzny, który demonstrując swe męskie możliwości, szykował się właśnie do ataku na biedną kobietę przy płocie. Wszyscy odwrócili się zdziwieni. Puśćcie wolno tę kobietę, nędzni szubrawcy, powiedziała Sol donośnie, nie znając sobie sprawy, jak pięknie i imponująco wygląda. Żołnierze rozdziawili gęby. W końcu jeden ocknął się ze zdumienia. A co? Może jesteś komendantem? Nawet nie umiesz mówić po naszemu. Złaś z konia, to posmakujesz tego samego. Nie mam najmniejszego zamiaru. Powiedziała zimno i pogardliwie. Jesteście tacy wstrętni i mali. Sol wiedziała, że nie może zejść z konia. Na jego grzbiecie była bezpieczna. Jeżeli natychmiast jej nie wypuścicie, będzie z wami źle, rzekła powoli, na wpół przymykając oczy. Wielu zawahało się, dostrzegając jej szlachetne urodzenie. Przestraszyli się, że może na nich donieść. Ale ten, który gotował się do gwałtu, zarechotał tylko Myślisz może że mnie powstrzymasz? Tak. Ta prosta i krótka odpowiedź zbiła go na moment z pantałyku, ale zaraz odwrócił się i zbliżył do kobiety. Stał tak odwrócony do sol plecami. No i co? Nie możesz tego zrobić. powiedziała Sol stanowczym głosem. Nie zdołasz, bo opuści cię twoja męska siła. Znowu zaczęli rechotać, a mężczyzna odwrócony plecami śmiał się najgłośniej. Podszedł do dziewczyny. Nagle stanął jak wryty. Psiąmać! przeklął i zaczął wrzeszczeć w panice. Psiąmać! Psiąmać! Inni stali jak skamieniali. Sol wykorzystała tę chwilę ciszy. Tak stanie się z każdym, kto spróbuje ją tknąć. Ty diabelska czarownica! krzyczał mężczyzna podchodząc do konia. W jego głosie dźwięczał płacz. Nie przypuszczał, że sol zastosowała przeciw niemu jedynie drobny chwyt psychologiczny i trochę sugestii. Nie dotykaj mnie, ty nędzna, ohydna kreaturo! Przemówiła zimno i donośnie. Każdy, kto ruszy ją albo mnie, będzie cierpiał tak jak ten przez całe życie. Zbliżyli się do solo kilka kroków. Teraz jednak zawahali się i przystanęli. Siedziała wyprostowana w siodle, miała takie dziwne, żółte oczy. Stracili pewność siebie. Poczuli, jak po jej słowach opuszcza ich żądza. Najrozsądniej byłoby uniknąć takiej przyszłości, pomyśleli. Znikajcie stąd, powiedziała solnie, cierpliwie. Chciała już skończyć z tymi nędznikami. Znikajcie i cieszcie się, że nic więcej wam nie zrobiłam. Doniesiemy o tym wójtowi, spróbował pogrozić jej jeden. Sol wbiła weń swe żółto-zielone oczy. Na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym, powiedziała gniewnie. Jeśli to zrobisz, odwdzięczę ci się, nawet się do ciebie nie zbliżając. Mnie nie przestraszysz, powiedział mężczyzna lekko drżącym głosem. Widać było, że nie chce do końca stracić poważania w oczach pozostałych. Idź na czworakach, jak pies. rozkazała Sol beznamiętnym tonem. Ku zdziwieniu swych towarzyszy opadł na kolana i zaczął skomleć jak nędzny kundel. Oddalił się od niej na czworakach. Tego już było dzielnym żołnierzom za wiele. Po chwili wahania jeden z nich uczynił gest mający odwrócić od nich urok. Wyciągnął w jej kierunku dwa palce, mały i wskazujący tak, by przypominały rogi diabła. Inny zawołał, uciekajmy stąd. To biegli przed siebie jak stado spłoszonych zajęcy. Za nimi posuwał się na czworakach szczekający pies. Sol uwolniła go z hipnozy. Przewrócił się a potem pognał, jakby ścigał go sam szatan. Poczekała, aż stali się tylko małymi punktami na horyzoncie. Dopiero wtedy zsiadła z konia i podeszła do płaczącej biedaczki przy płocie. – O Boże! – mówiła, naciągając kobiecie spódnicę na sponiewierane ciało. – Co za bestie! Pochyliła się i rozwiązała przytrzymujące ją rzemienie. Blond włosy zakrywały twarz, ale Sol patrząc na skórę i ramiona poznała, że nie była to stara kobieta. Pomogła biedaczce się wyprostować. Na miłość boską, krzyknęła, ile ty masz lat? Szlochająca dziewczyna z trudem wydobyła z siebie głos: trzy na aście biedne dziecko. Powiedziała sol wzruszona do łez, jakby nie pamiętając, że sama miała czternaście lat, kiedy uwiodła Klausa. To jednak było zupełnie co innego. Nigdy nie spotkała kogoś tak bezbronnego jak to dziecko. Zapłakana buzia niegdyś musiała być okrągła i niebrzydka, ale bieda i głód zrobiły swoje. Jej odzienie też o tym świadczyło. Była tak zawszona, że sol widziała żyjątka wszędzie, we włosach i na ubraniu. Jezus Maria, mruczała sol, zrywając garść trawy, by wytrzeć uda dziewczyny. Potrzebne ci niezłe szerowanie, a przede wszystkim musimy stąd odejść. Potrzebuję Twojej pomocy zabłądziłam. Jak mogę dojechać do tolarp, a właściwie w okolice na zachód od tolarp? Dziewczynka starała się stłumić histeryczny płacz. Już tu jesteście, panienko. Naprawdę? Tu gdzieś powinien być strumień, wzdłuż którego mam jechać na zachód, w stronę gór. Strumień płynie za tym pagórkiem, o tam. To dobrze, siadaj na konia. Naprawdę? Oczywiście, pospiesz się. Dziewczynka spróbowała wsiąść. I znów zaniosła się żałosnym płaczem. Tak mnie boli. Sol musiała jej pomóc. Wstrząs pozbawił dziecko całej odwagi i całej siły do działania. Okazało się, że musi siedzieć w siodle po damsku ze względu na ból, jaki odczuwa. Sol wołała prowadzić konia idąc. Mamię Silie z pewnością nie spodobałoby się, gdyby wróciła do domu zawszona. W tym względzie Silje była zawsze bardzo surowa i dzieci musiały znosić niezliczone, przykre kuracje, by pozbyć się nieproszonych stworzeń. Na szczęście strumień znajdował się w kierunku przeciwnym do tego, w którym uciekli żołnierze. Zbiegli do Tolarp, jak wyjaśniła dziewczynka. One nie musiały tam iść. Były już na zachód od małego miasteczka. Jak się nazywasz? spytała Sol, prowadząc konia za uzdę. Meta. Mieszkasz gdzieś niedaleko? Tak, nie, już teraz nie. Co chcesz przez to powiedzieć? Dziewczynka podniosła dłoń i wytarła łzy z oczu. Miała teraz ciemne smugi na twarzy. Nigdzie nie mieszkam, płakała. Chodzę po drogach i żebrzę odatki. Nie masz rodziców? Nie należysz do żadnego dworu? Nie. Moja matka była odźwierną. Umarła teraz na wiosnę, od tej pory tak chodzę. Nie byłam w domu. Odź W takie lepsze słowo na określenie ladacznicy, pomyślała Sol. Ale przed tym byłaś dziewicą. O tak. Matka bardzo dbała, by nie było ze mną tak, jak z nią. I teraz ci szubrawcy, oni wiedzieli, kim była moja matka, że była niezamężna. Odpowiedziała zawstydzona. Chcieli mi dać nauczkę. Sol zagryzła zęby. Powinnam obrócić ich w kamień, ale tak by zachowali uczucia. Ludzie deptaliby po nich buciorami. Meta za nie mówiła. Chyba ją wystraszyłam, pomyślała Sol, popatrzyła na dziewczynkę. Wszystko będzie dobrze. Powiedziała zmuszając się do uśmiechu. A gdzie mieszkałyście? Koło strumienia właśnie tam idziemy. Wspaniale! Droga okazała się dość długa, choć dotarły już do strumienia. Z czasem szlochy umilkły, ale nieszczęsna dziewczynka nadal przedstawiała żałosny widok, kiedy kurczowo trzymała się konia, usiłując nie siedzieć na obolałych miejscach. Nareszcie meta palcem wskazała na szałas, którego sol wcale nie zauważyła. Przypominał zwykły kopiec ziemny. Poprosiła, by dziewczynka zeszła z konia. Meta ociągała się. Myślę, że. że nie powinnyśmy tam wchodzić. Dlaczego? Nie, nie chcę. Głupstwa, pomyślała sol. Mama musi przecież gdzieś mieszkać. To jednak rzeczywiście nie było przyjemne miejsce. W jamie musiało być ciemno i smutno. Sol znalazła coś w rodzaju wejścia i schyliła się, by wsunąć się do środka. Wewnątrz w ciemności leżały na posłaniu rozkładające się zwłoki. Dolicha. Czy ona nawet nie mogła pogrzebać matki? Pomyślała Sol z rezygnacją. Nie było z kim porozmawiać, poprosić o pomoc. Zabierze stąd tylko to, co im się przyda. Dziecko nie może tu zamieszkać. Wzięła jeden żałosny garnek bez uchwytu. Mocno potrząsnęła dwoma słupami, na których opierała się cała konstrukcja szałasu, tak aby wszystko zawaliło się, przykrywając ciało zmarłej. Dobrze. To będzie jej grób. Pokój jej duszy. Wymruczała sol i szybko sporządziła amulet, który położyła na kopcu. Teraz duch zmarłej nie będzie ich prześladował. Sol nie widziała potrzeby odmawiania modlitw nad grobem, ale ze względu na dziewczynkę uwiła zwikliny krzyżyk. Sama uważała to za przesąd. Meta, załamana, w dalszym ciągu cicho płakała. Jeszcze przez godzinę wędrowały wzdłuż strumienia, aż doszły do miejsca, gdzie woda płynęła spokojnie. Sol rozpaliła ognisko w pięknym zakątku. Po obu stronach strumienia było płasko, utworzył się więc niewielki zalew. Podczas gdy w garnuszku gotowała się woda, sol wyciągnęła jedzenie dla dziewczynki. Mała rzuciła się na nie tak, że sol musiała ją powstrzymywać. Rozchorujesz się, jeżeli będziesz jadła łapczywie ostrzegła ją Kiedy meta już była syta Sol wstała Skończyłaś możemy więc zacząć Meta spojrzała na nią zdziwiona Co zacząć Mycie się. Rozbieraj się i wskakuj do strumienia Do wody Nie wrzasnęła przerażona dziewczynka To niebezpieczne Kąpiel Widać że boisz się wody Nie w kąpieli nie ma nic niebezpiecznego wprost przeciwnie Stanęło na tym, że Sol musiała rozebrać się i wciągnąć małą do wody. Wcześniej jednak wyjęła łuk i nad garnkiem w ciepłej wodzie wyszorowała włosy i twarz dziewczyny. Meta wiła się i piszczała. Była pewna, że umrze. Sytuację pogarszał fakt, że Sol natarła ją brzozowymi gałązkami i rozgrzana skóra niemal płonęła. Spójrz! wrzasnęła Sol. Musiała krzyczeć, by zagłuszyć płacz Mety. Zajrzyj do garnka, zobacz ile wszy i pcheł i czord wie czego jeszcze. To wszystko żyło na tobie, wskakuj do strumienia, pozbędziemy się reszty. Wrzaski, które teraz nastąpiły, niosły się na parę mil. Sol była jednak stanowcza, no, i silniejsza. Choć szkoda jej było dziecka, które musiało przeżyć kolejny wstrząs. Nie miała jednak innego wyjścia. A kiedy meta w końcu zrozumiała, jakie to przyjemne uczucie, kiedy woda opływa ciało, uspokoiła się i tylko od czasu do czasu szlochała. Na jej usta wypełzł nieśmiało leciutki, drżący uśmiech. Czy nie porwie mnie koń z potoku? upewniła się. Matka zawsze mi mówiła, żebym nie zbliżała się do wody, bo tam mieszka koń z potoku. Sol pojęła, że koń z potoku. Musiał być skańską wersją wodnika. To jego tak się boisz? To mój przyjaciel. I znów meta popatrzyła na sol, tak, jakby zastanawiała się, kim może być obca panna. Chętnie jednak odchyliła głowę w wodzie, by sol porządnie mogła jej spłukać włosy. Śmiała się bardzo, kiedy jej uszy znalazły się pod wodą. Słyszę, jak strumień szemrze, uderzając o kamienie, cieszyła się. Wydaje się, że jest burza. Wreszcie sol uznała, że dziewczynka jest już czysta. Jakaż piękna jesteście, panienko! powiedziała meta, kiedy nagie, trzymając się za ręce, wychodziły z wody. Tak, odparła sol po prostu. To ogromna korzyść dla dziewczyny, uwierz mi. Ty też będziesz ładna, kiedy tylko nabierzesz trochę ciała i znikną wszystkie ślady po ugryzieniach. Ale nigdy nie będę tak ładna jak wy, powiedziała meta z podziwem. No tak, do mnie ci daleko, przyznała w duchu sol, bez śladu zawstydzenia. Sol miała ze sobą jeszcze dwie zmiany odzienia. Jedną podarowała więc mecie. Chwilę później Meta stanęła wyprostowana nad wodą. Ta mała, nieszczęśliwa osóbka była teraz olśniewająco czysta. Sol zaplotła jej gęste, popielato szare włosy. Zaaplikowała jej też środek, który miał zabić życie, być może kiełkujące w niej po tym, czego doświadczyła z żołnierzami. Przyniosła lusterko i kazała Mecie się przejrzeć. Zobacz. Czystość chyba nikomu nie szkodzi, prawda? Dziewczynka uśmiechnęła się do własnego odbicia promiennie jak słońce. Jak ładnie wyglądam! powiedziała onieśmielona. Jak wspaniale być czystym! Dziękuję, panienko. Nigdy nie myślałam, że taka wielka dama jak wy może być taka dobra. Na te słowa rozległ się głośny śmiech sol. Ja jestem dobra? Jeszcze i to. Pamiętajmy to, robię to tylko dlatego, że mnie to bawi, z żadnego innego powodu. Tak właśnie myślała Sol. Zostaniesz tu i będziesz czekać, aż wrócę, powiedziała. Mam parę spraw do załatwienia i nie mogę cię ze sobą zabrać. To potrwa ze dwa, trzy dni. Zbuduj szałas z gałęzi, poradzisz sobie. Potem rozejrzymy się za jakimś miejscem dla ciebie. Czy tu w okolicy nie ma żadnych dworów? O, tak. Są Gylenstiernowie, mieszkają w Fultofta, a nad morzem jest Boschiu-Kloster i Widzkowle. Wszędzie znali matkę. Powiedziałabym raczej, że wszędzie cieszyła się złą sławą, pomyślała Sol. Mijałam Widzkowle. Za daleko stąd. Zobaczymy, czy nie przyjmą cię do pomocy w Fultofta lub w Bosiu Kloster. Chciałabyś? Tak. Teraz, kiedy tak ładnie wyglądam, może będę miała odwagę zapytać? Powiedziała Meta, zawstydzona. Ale przecież muszę oddać wam tę piękną suknię. Nie, to tylko stary łach, powiedziała Sol, ale od razu pożałowała tych bezmyślnych słów. Podarowana suknia w porównaniu z ubiorem tej biedaczki mogła wydawać się szczytem elegancji. Żartowałam tylko meto. Nie chciałam tak wcale powiedzieć. Ale sukienkę możesz zatrzymać. Dziewczynka znów gotowa była wybuchnąć płaczem. Tym razem z radości. Ale Sol poczuła, że robi coś dobrego i uczucie to wcale nie było jej niemiłe. Dziecko poprosiło ją żałośnie. Nie odchodźcie ode mnie, panienko, muszę. Obiecajcie, że wrócicie. Boisz się? Trochę. Dzikie zwierzęta, duchy i. Nie ma ich tutaj. Możesz mi zaufać. Obiecuję ci, że wrócę. Zobacz. Weź ten nóż. Mam jeszcze jeden. Będziesz się czuć bezpieczniej i nie myśl już więcej o tym, co się stało. To nie tak łatwo zapomnieć, panienko. Masz rację. Czy nie wiesz, gdzie znajduje się szczelina Ansgara? Zapytała po krótkiej przerwie. Mniej więcej wiem, ale to niebezpieczne. Powiadają, że tam jest otchłań, w której wiecie, kto mieszka. To świetnie, pomyślała Sol. Gdyby otchłań rzeczywiście istniała, bez wahania by się w nią zagłębiła. To kusząca perspektywa. Sol uśmiechnęła się krzywo. Głupstwa! Czy sądzisz, że jestem strachliwa? Chyba nie. Meta nieporadnie opisywała jej drogę. Nie wydawało się to tak strasznie daleko. Nie wiesz, czy tu nad rzeką rośnie Bella donna, Wilcza jagoda? A co to jest? Sol westchnęła tylko pożegnała dziewczynkę i ruszyła w drogę. W Oslo przestało już padać, ale Liv znów stała przy oknie. Nie miała co robić. Nie śmiała niczym się zająć. Jej teściowa tego dnia czuła się na tyle dobrze, że wybrała się do sąsiadów posłuchać plotek. Trzasnęły drzwi wejściowe. Dobrze znajomy dźwięk wskazywał, że do domu wrócił Lawrence. Liv zdrętwiała. Ściskanie w żołądku stawało się coraz bardziej bolesne. Wykrzesała z siebie resztki sił i wyszła na spotkanie męża z uśmiechem. — Dzień dobry, Berenius — powitała go. — Tak wcześnie dzisiaj w domu? Nie wolno jej było zwracać się do męża po imieniu. Twierdził, że to wulgarne. Liv miała o tym zupełnie inne zdanie, ale jak zawsze uległa. Rozjaśnił się, kiedy ją zobaczył. Jest moja duszyczka, zawołał, obejmując ją. Jak pięknie wyglądasz w tej sukni. Nic dziwnego. To ja sam wybierałem materiał. Jak się dzisiaj czuję, mój mały aniołek? Dziękuję, dobrze. Odparła, uśmiechając się sztywno. Trochę mi tylko nudno, kiedy was nie ma w domu. Odwrócił się do niej zniecierpliwiony. To już słyszałem. Robię dla ciebie wszystko, noszę cię na rękach. Nie masz żadnych obowiązków, żadnych trosk. Nic nie musisz robić, a i tak narzekasz. Wybacz mi, szepnęła Liv. Już więcej nie będę. Czy nie mógłbyś opowiedzieć czegoś o kantorze, Berenius? Co? Roześmiał się. Miałbym cię zanudzać sprawami, o których nie masz pojęcia i których nigdy nie zrozumiesz? Nie bądź głupia, Liv. Nie. Myślałam tylko. Żona powinna dzielić z mężem wszystkie jego smutki i radości. Bardzo bym tego chciała. No wiesz, co? Nasze wspólne życie jest tu, w domu. To co jest poza nim, to moja dziedzina. Ale ja potrafię dobrze rachować, powiedziała gorliwie i podobno ładnie pisze. Czy nie mogłabym pomóc wam w kantorze? Moglibyśmy być razem. Wyszłabym trochę do, lu o przepraszam. Jego twarz zrobiła się popielato szara. Gwałtownie zerwał ze ściany szpicrutę. Liv poznała ją już wcześniej. Teraz uciekając przed nim, piszczała jak szczenie. Biegła z komnaty do komnaty, a mąż w ślad za nią. Stań, wołał. Zatrzymaj się, niewdzięcznico. Liv wcisnęła się w kąt w ostatnim pokoju. Szpicruta raz po raz ze świstem przecinała powietrze. Dziewczyna poczuła piekący ból. Jak śmiałaś powiedzieć, że mogłabyś być pomocna w mojej pracy? syczał z pianą na ustach. Rachować ty, żona? Jak śmiesz wmawiać sobie coś takiego? Liw skurczyła się jeszcze bardziej. Widząc jak bardzo jest bezradna, uspokoił się. Opuścił szpicrutę i złapał ją za rękę. Co ja zrobiłem mojej gołąbeczce? powiedział z żalem. Ta mała rączka krwawi. Zcałował krew, uścisnął jej dłoń i mocno przytulił do siebie. Cicho, cicho, nie płacz już, mój gołąbeczku. Twój silny mąż jest tutaj zajmie się wszystkim. Wiesz przecież, że kocham cię nad życie i że chcę jedynie twojego dobra. Tak mnie boli, kiedy cię pouczam ale musisz przecież pozbyć się tych twoich wymysłów, prawda? Mliw powoli przychodziła do siebie. Wyprostowała się. Z głowy potwierdziła jego słowa, ale jej spojrzenie przypominało wzrok zranionego zwierzęcia. Wszystko już dobrze, powiedział. A wieczorem, kochanie, zabawimy się, dobrze? Moja gołąbeczka nie odmówi swojemu mężulkowi. Największym wysiłkiem woli opanowała dreszcz. Dobrze znała te ich chwile zabawy. Ona musiała być całkowicie bierna i tylko z wdzięcznością przyjmować jego pieszczoty. Rozdział siódmy. Słońce już zaszło, ale mimo to nadal było jasno, kiedy sol nagle stanęła nad głęboką rozpadliną, daleko, daleko od wszelkich zabudowań w głębi ciemnego lasu. Była zmęczona, głodna i zniechęcona po bezładnej wędrówce trwającej całe popołudnie i wieczór. Czego właściwie szukała? Opuszczonego miejsca, które przestało odgrywać właściwą mu rolę już całe wieki temu. Gdzie przywiodła ją jakaś stara opowieść o czarownicach, które zbierały się tu w zamieszłych czasach? Zadrżała. Nigdy jeszcze nie czuła się tak samotna jak w tej chwili. Została tylko ona jedna. Co właściwie tu robi? Z westchnieniem spojrzała w dół. Zwęglone resztki, pozostałość po rytuałach odprawianych na dnie rozpadliny, wyraźnie przemawiały swoim językiem. To musi być szczelina Ansgara. Chyba nie tego Ansgara, który schrystianizował Skandynawię. Wcale też nie było tu otchłani. Z miejsca, w którym stała, Widziała całe porośnięte trawą dno rozpadliny. Czego to ludzie nie potrafią wymyślić? Palenisko, które tak często było używane czy to możliwe, by nadal istniały jakieś. Nie. To na pewno ślady pozostawione przez drwali. Nie może robić sobie zbyt wielkich nadziei. Ale Sol, tak dotkliwie odczuwająca samotność w obcym kraju, głęboko w lesie, zdecydowana była stawić się w tym miejscu wieczorem następnego dnia, podczas pełni księżyca. Może udaje jej się odebrać przesłanie lub choćby sygnał od zmarłych, od wygnanych, przepędzonych nieszczęśników, którzy kiedyś tutaj się zbierali. Spróbuję nawiązać bodaj... Cienką nić porozumienia z ich duszami, ona, obca w świecie zwykłych ludzi. Odeszła smutna w poszukiwaniu miejsca na nocleg dla siebie i konia. Nad morzem, nad Kurhanami w bressarps i nad szczeliną Anzgara. Znajdującą się w głębi lądu w tajemniczym lesie, świecił księżyc w pełni. Wzmagający się wiatr targał włosy sol. Dziewczyna z rozmysłem spowiła się w czerni. Na końcu długiego kija przywiązała kosmyk włosów odcięty staremu rozbójnikowi. Powiewał teraz na silnym wietrze. Nadszedł czwartkowy wieczór. Powędrowała więc do szczeliny Anzgara. Już z dali wyczuła zapach ogniska. Kiedy podeszła bliżej, zobaczyła słup gęstego dymu wydobywający się z rozpadliny i wędrujący już wysoko w konarach drzew. Serce zabiło jej mocniej. To na pewno drwale, pomyślała. Ale co oni robią w nocy smolarze? Nie widziała jednak ich śladów, przystanęła i zajrzała w dół. W rozpadlinie płonął ogień. Wokół niego siedziało troje ludzi, troje, samotnych ludzi, w tym dwie kobiety. Co tu robiły kobiety o tej porze? Wiedziała, że rozmawiają i patykami grzebią w węglach. Oni. Sol zamknęła oczy i odetchnęła głęboko. Te kobiety to czarownice. Nie mogła się mylić. Długo stała nieruchomo. Zaraz mnie zauważą, pomyślała. Wyglądam chyba dostatecznie dramatycznie, z włosami i suknią powiewającą na wietrze, z wzniesionym kijem czarownic, podświetlona od tyłu blaskiem księżyca. Sol zawsze lubiła dramatyzować. Nie zdążyła jeszcze w pełni uruchomić swojej wybujałej wyobraźni, gdy jedna z kobiet z wyraźnym podnieceniem wskazała na nią palcem. Druga kobieta i mężczyzna wstali przerażeni. Długo trwali bez ruchu, podczas gdy Sol schodziła w dół po stromiźnie. Podeszła do nich bardzo blisko. Czuła się cokolwiek niepewniej, widząc, jak bacznie jej się przyglądają i oceniają. Milczenie przedłużało się. Przez głowę Sol przemknęła myśl, że tu w szczelinie jest tak zacisznie. Bądź pozdrowiona curo ludzi lodu. Sol drgnęła. Przemówiła kobieta, która zauważyła ją pierwsza i nie wstała wraz z pozostałymi. Głos miała zachrypnięty. A więc znacie mnie, znacie ludzi lodu. Kobieta poprosiła ją, by spoczęła. Pozostali także usiedli. Nie nie znam cię, uśmiechnęła się staruszka. Ale imię ludzi lodu głośne jest w naszych kręgach. Nie można nie rozpoznać waszych oczu, ale o ile wiem, mieszkali w trondelak, aż do czasu, gdy zostali zgładzeni jakieś piętnaście lat temu. Jak to się stało, że jesteś tutaj? To długa historia, odparła Sol. Dowiedziałam się o czarownicach z z Bakkar, od mojej starej krewniaczki, Hanny, a ponieważ jestem chyba jedyną spośród prawdziwych ludzi lodu, tęskniłam za spotkaniem z wami przez całe swoje życie. Hanna? Powtórzyła stara kobieta, ubrana w ciemne szaty i szal zakrywający nawet jej twarz. Hanna? Matka mojego ojca słyszała o pewnej Hannie z rodu ludzi lodu, która miała niezwykłe zdolności. Ale czy to może być ona? To bardzo prawdopodobne. Nauczyłam się od niej wszystkiego, co potrafię. Jak dostałaś się tu z Bresarp? zapytała druga kobieta. Sol uśmiechnęła się. Jeśli ma się w życiu tylko jedno marzenie. Robi się wszystko, by je spełnić. Pomogła mi para staruszków. Zrobili to, ponieważ zrozumieli, kim jestem, ale żołnierze wójta napotkają u nich na mur milczenia. To dobrze, rzekła kobieta. Sol była szczęśliwa niemal do szaleństwa. Zaprosili ją na prosty posiłek. Teraz, odpowiadając na rozliczne pytania, mogła przyjrzeć się im ważniej. W wyglądzie staruszki zdumiewał kontrast między skórą, Delikatną i gładką, jak u młodej dziewczyny, a siwymi włosami i bezzębnymi szczękami. Druga, kobieta w średnim wieku, była wyniszczona chorobą. Miała przerzedzone, zmatowiałe włosy i zbyt wcześnie zwiędłą skórę. Była chuda i blada. Ani chusty, ani ciepło ogniska nie były w stanie już jej rozgrzać. Nieustannie zanosiła się suchym, męczącym kaszlem. Sol? Nie mogła wyzbyć się obawy, że kobieta, goniąc resztkami sił, za chwilę upadnie. Mężczyzna był przedziwnym, trudnym do opisania milczącym typem. Bardzo wysoki i chudy, sprawiał wrażenie, jakby jego członki zostały ze sobą połączone przypadkowo. W przydłużnej twarzy osadzone były smutne oczy. Nadgarstki nosiły głębokie ślady po kajdanach wójta. Wizyta Sol wyraźnie ich ożywiła. Kiedy opowiedziała o swoich przeżyciach, chciała dowiedzieć się czegoś o nich. Usłyszała gorzkie opowieści o nędznym życiu w ciągłym strachu i przerażeniu. Księżyc zniknął z ich pola widzenia. Noc wokół była ciemna, a im którzy siedzieli w świetle ogniska, wydawała się jeszcze ciemniejsza. Zostało nas już niewiele, westchnęła staruszka. Nic dziwnego, skoro kościół i władze tak się rozbestwiły. Kiedy nie mogą znaleźć nas, łapią kogo popadnie, wiesz pewnie, dziewczyno, że nie obchodzi ich kogo biorą. Zwykłe, dobre kobiety, które z czarami nic wspólnego nie mają, więzione są na podstawie bezzasadnych pomówień złych sąsiadów. Moje serce często płacze nad tymi nieszczęśnicami. My, mający niechętnie widziane zdolności, które mimo wszystko tak bardzo kochamy, musimy być po trzykroć bardziej ostrożni. Pięćdziesiąt lat temu było nas w Danii dużo, teraz została tylko garstka. Większość z nas jest dziś tutaj. To bardzo niewiele, pomyślała Sol. Obie kobiety pewnie nie przeżyją zimy, a i mężczyzna nie wydawał się okazem zdrowia. Jemu także nie było sądzone długie życie. A potem? Co będzie potem? Świat pełen pustki. Jestem prawdopodobnie jedyna w Norwegii, powiedziała Sol. Oprócz brata mej matki. Ale to odszczepieniec. Używa swej mocy tylko do leczenia i pielęgnacji chorych. Kobieta popatrzyła na nią mądrymi oczyma. Nie, nie jesteś jedyna, moje dziecko. Masz towarzyszy. Jest nas więcej? Kto? Gdzie? Staruszka przytaknęła. Są to Finowie. Przybyli ze wschodu do Szwecji. Do lasów w okolicach Angermansland, Dalarna i Varmland. Stamtąd ciągną na zachód, do głębokich lasów Soler w Norwegii. Tam możesz ich szukać. Sposobią sobie ziemię, wypalają lasy i sieją. Wśród nich są mężczyźni i kobiety, które wiele potrafią. Sol zaleśniły oczy. Muszę tam kiedyś pojechać. Uwierzcie mi, Moje życie było takie samotne, chociaż otaczała mnie troskliwa rodzina, którą kochałam. Mężczyzna pokiwał głową. Znamy Twoją samotność. My także ją odczuwamy. Popatrzyła na jego nadgarstki. Byłeś w szponach wójta? Tak. Długo siedziałem w ciemnicy. Nie wiesz, jak tam jest dziecko. Strzeż się, by cię nie pojmali. Zdarza się, że zapominają o więźniach miesiącami. Widziałem kobiety prowadzone na stos w odzieniu tak przygniłem, że z nich spadało. W jaki sposób się wydostałeś? Uśmiechnął się, pokazując długie końskie zęby. Z pomocą czarów pokierowałem wolą strażników. Wspaniale! powiedziała sol z podziwem. Ale to zabrało trochę czasu. Potem, kiedy odzyskałem wolność, byłem tak wycieńczony po tygodniu natężania woli, że spałem przez wiele dni. Nigdy nie pozwolę, by mnie znów schwytano. Rozumiem. Jakże szczęśliwa jestem z wami. Chcę tu zostać jak najdłużej. Nie, powiedziała młodsza kobieta. Mówiła po duńsku, podczas gdy pozostali najwyraźniej pochodzili ze skani. Nie. Moją najmocniejszą stroną jest przepowiadanie przyszłości. Musisz wracać do domu natychmiast. Ktoś cię potrzebuje. Mnie? Kto? Tego nie wiem. Wiem tylko, że ktoś, kogo bardzo kochasz, cierpi i tylko ty możesz temu zaradzić. Sol spoważniała. W jaki sposób mogę pomóc? Nie przebieraj w środkach. Wiem, że jeśli o to chodzi, nie masz specjalnych wątpliwości. Dużo wiesz, powiedziała Sol powoli, odganiając zbłąkaną ćmę, która właśnie miała zamiar zakończyć życie, gdyż skusił ją blask ognia. Tak, wiem o tobie wiele. Przed chwilą wzięłam cię za rękę, pamiętasz? Ujrzałam wiele rzeczy, które sprawiły, że wójt otworzyłby szeroko oczy ze zdziwienia, a Kat chwycił za topór. Jesteś naprawdę wyjątkowa. Jesteś jedną z nas. Jedź do domu, sol. Bardzo chcielibyśmy, żebyś tu została, wlała w nas nowe siły. Ale twoje miejsce jest teraz tam. Sol pokiwała głową. Tak. Jeżeli ktoś cierpi, muszę jechać tak szybko, jak się da. Twierdzisz, że kochasz swą rodzinę? Zapytała nagle staruszka. Trudno w to uwierzyć. Dlaczego? Nie wiesz, dlaczego zwą was ludźmi lodu? Wiem. Ponieważ nasza dolina była ukryta, dostać się do niej można było tylko tajemną drogą pod lodowcem. Mylisz się. Nazywacie się tak dlatego, że rodzicie się z lodem w sercu. Ty nigdy nikogo nie pokochasz. Mężczyźni mogą mieć twoje ciało, ale nigdy nie zdobędą twojej miłości, bowiem ty, która jesteś prawdziwym dzieckiem ludzi lodu, nie masz w sobie miłości. To pomyłka, myślała Sol zrozpaczona. A może jednak? Lubić tak, ale kochać? A tengel? Jeżeli on nie kochał Silię, to znaczy, że nie ma w ogóle miłości na Ziemi, ale tengel właściwie nie jest prawdziwym dzieckiem ludzi lodu. Tengel to mieszanina tego, co w ludziach najlepsze i złych prądów, które niosła ze sobą krew ludzi lodu. A ona sama. Kim jest właściwie? I co znaczy dla niej słowo kochać? Smutnymi oczyma wpatrywała się w las za nimi. Czuła się tak, jakby lodowaty wiatr przeszył jej ciało na wskroś, aż do głębi duszy. Jej towarzysze siedzieli w milczeniu, bacznie ją obserwując. Sol nie chciała więcej o tym myśleć. Gorączkowo zmieniła temat. Czy możecie mi pomóc znaleźć belladonne? Uśmiechnęli się. Z pewnością wiedzieli, do czego jej potrzebna. Pokażemy ci miejsce, gdzie rośnie. To przy strumieniu, który mijałaś, powiedziała staruszka. Ale wcześniej dostaniesz trochę ode mnie. Jagody są oczywiście suszone, ale zachowały swą moc. Sol wzięła je i podziękowała. Chcieli zobaczyć co potrafi. Jej zdolności wzbudziły podziw. Potem sami pokazali, z czego są znani, uczyli się od siebie. Wieczór upływał szybko. Sol zaraziła ich swoją radością i zapałem. Ona, mistrzyni w leczeniu ziołami, podarowała chorej kobiecie sporo zapasów. Zdawała sobie sprawę, że ta pomoc jest spóźniona, ale kobieta i tak była jej głęboko wdzięczna. Ogromne zainteresowanie wzbudził korzeń Mandragory, który miała sol. Widziała z ich spojrzeń, że sprzedaliby duszę, byle tylko móc go kupić. Mandragory nie sprzedaje się jednak w zwykły sposób. Za każdym razem należy zapłacić za nią mniej, niż zapłacił poprzedni właściciel. W końcu osiąga cenę tak niską, że ten, do którego należy, już nie może jej sprzedać, a wtedy jego dusza przechodzi na własność szatana. Znane są historie o korzeniach mandragory, za które ostatni nabywca płacił ziarnkiem piasku podniesionym z drogi. A cóż może być jeszcze mniejszego? Kupujący nie mógł się więc jej pozbyć, a zatem czekała go prosta droga do piekła. Nikt nie wiedział ile warta jest mandragora sol wszyscy jednak zdawali sobie sprawę, że nigdy nie zechce jej sprzedać opowiedziała im już o swej tęsknocie do królestwa odchłani a teraz sol weźmiesz udział w czymś co na pewno nie jest ci znane powiedziała młodsza z kobiet zwróciłaś uwagę na garnek nad ogniem. Tak. Czy to strawę gotujecie? Roześmiali się. To środek odurzający, powiedział mężczyzna. Przyrządzamy go, by się zabawić. Zioła, których używamy, są tajemnicą. Postawimy teraz garnek między nami. Doświadczysz czegoś, czego nigdy jeszcze nie przeżyłaś. Czy to będzie coś niezwykłego? Tak, powiedziała chora kobieta coś bardzo niezwykłego. Lot na Blocksberg? O nie, coś zupełnie innego. Na Blocksberg musisz udać się w zupełnej samotności i poświęcić na to sporo czasu. To jest środek, który pobudza do życia uśpione zdolności. Drzemią one w każdym człowieku, ale zapomnieliśmy, że je posiadamy. Solki wnęła głową. Podajcie garnek. Zapadła cisza. Ognisko zwolna dogasało, ale noc była jeszcze ciepła. Usadowili się wokół naczynia i nakrywszy głowy kocem, wdychali wydobywające się z niego opary. Sol zakręciło się w głowie. Przed oczami przelatywały jej rozmaite obrazy, niewyraźne, zamglone. Nie zdążyła zauważyć, co przedstawiają. Być może nie była w stanie zebrać myśli ze szczęścia, że przebywa z ludźmi, którzy ją rozumieją. Nagle mężczyzna odrzucił przykrycie i odsunął garnek. Sol zrozumiała, że wszyscy osiągnęli już żądane stadium transu. Bezwolnie przechyliła się w tył i oparła o porośnięte trawą zbocze. Stara kobieta zrobiła to samo. Młodsza, chora, opadła do tyłu na trawę. Mężczyzna pochylił się do przodu. Sol była tak oszołomiona, że cała rozpadlina wirowała wraz z nią, zamknęła oczy. Wizje się uspokoiły, stały się wyraźniejsze. Świecił księżyc, ale działo się to innej nocy, w jakimś innym czasie. Klęczała, tarmosząc i potrząsając leżącą na ziemi kobietę. Było zimno, ona sama musiała być bardzo nieduża. Jej dłonie wydawały się takie maleńkie w porównaniu z ciałem kobiety. Kiedy uniosła głowę, usłyszała głos młodej kobiety. Chodź, twoja matka nie żyje. Tą dziewczyną musiała być Silje. Taka młoda, prawie dziecko jeszcze. Wizja skończyła się, zastąpiła ją inna. Sol siedziała u kogoś na kolanach. Tak, to kobieta, którą przed chwilą... Widziała martwą jej matka, Sanniwa. Jakże piękna, miała ciemne, smutne oczy. Był tam też mężczyzna, prawdopodobnie jej ojciec, ale jego sylwetki nie dostrzegła wyraźnie. Obraz zmienił się gwałtownie. Pojawiła się nowa twarz, Hanna. Sol wiła się z jękiem, chciała z nią porozmawiać, ale Hanna już zniknęła. Z nieznanej głębi mózgu dziewczyny wyłoniły się nowe, powykrzywiane twarze. Twarze, które miały ze sobą coś wspólnego: wszystkie nosiły piętno zła, samotności i smutku. Brzydkie, a czasami ładne, i choć sol nie wiedziała dlaczego, była pewna, że nie są sobie współczesne. Cofała się w czasie. Postacie, które widziała, to przeklęci z rodu ludzi lodu. Jej własne korzenie, jej przodkowie. Choć Hanna nie była jej najbliższą krewną, nie było nic dziwnego w tym, że Sol ujrzała właśnie ją. Znała ją przecież dobrze ze swego prawdziwego życia. Teraz natomiast miała przed oczami ludzi dawno zmarłych, prawdopodobnie tych, od których wywodziła się w prostej linii. Odetchnęła głęboko. Znajdowała się w stanie oszołomienia, była spięta, ciekawa, choć pojawił się lęk, uczucie dotychczas jej nieznane. Zapadła w trans jeszcze głębiej. Nie zdawała sobie sprawy, że widziane przez nią obrazy to tylko sen. Sylwetki wydawały jej się rzeczywiste. Dostrzegała jakieś szczegóły z otoczenia, były jednak bardziej niewyraźne od ludzi. Były to raczej wrażenia. Niewypowiedzianie gorzka walka o przeżycie w niegościnnej dolinie ludzi lodu. Bieda, smutek, beznadziejność i rozpaczliwa tęsknota. A więc Silje i Tengel nie byli jedynymi, którym tęskno było do normalnego świata. Niesamowite wydały jej się te bezimienne sylwetki z minionych epok. Nie było ich wiele. Osoby o szczególnych cechach pojawiały się rzadko. Tengel powiedział jej, że przeciętnie jedna w każdym pokoleniu. Widziała też miłych, dobrych ludzi, ale ich wizerunki znikały tak szybko, jak gdyby ona dostrzec miała jedynie tych ze swego rodu, którzy zostali dotknięci. A może sama tak chciała. Nagle pojawił się przed nią bardzo przystojny mężczyzna. Dostrzegła, że coś niósł. Pomyślała, że dobrze dać odpocząć oczom i popatrzeć na kogoś ładnego. Ale on również miał żółte oczy i tak złośliwy uśmiech, że sol aż drgnęła, chociaż potrafiła znieść naprawdę wiele. To mógłby być mężczyzna dla mnie, pomyślała. Gdybym spotkała kogoś takiego, może potrafiłabym się zakochać. Nie była tego pewna. Może właśnie w tej chwili odczuła, jak bardzo jest rozdarta, jak ciężko żyć, mając w sobie ludzkie przymioty wymieszane z dziedzictwem złego rodu. Piękny, niezwykle fascynujący mężczyzna, któremu spoglądała w oczy, to jeden z niewielu jej przodków, któremu się naprawdę poszczęściło. Był na wskroś zły. Zrozumiała teraz, jaką straszliwą tragedię przeżywać musieli wszyscy z jej rodu. Tengel może najbardziej. Miał jednak dość sił, by opowiedzieć się po jednej stronie. Hanna także, choć wybrała przeciwną. Ale czy Hanna naprawdę miała w sobie wyłącznie zło? W momencie, gdy mężczyzna znikał z jej pola widzenia, Sol zauważyła, co trzyma w ręku. Była to głowa kobiety, wpatrująca się przed siebie martwymi oczyma. Sol wiedziała, że to on zabił tę kobietę. Pojawiła się następna para. Okropne postaci z minionych czasów. Byli to kobieta i mężczyzna, odziani w proste kaftany i miękkie buty z długimi noskami, jakich sol nigdy dotąd nie widziała. Nagle zadrżała. Instynktownie zacisnęła z całej siły dłonie na kępkach trawy. Coś wynurzało się z ciemności, coś, przed czym uciekały wszystkie inne zjawy. W sol wpatrywała się para wytrzeszczonych, pełnych nienawiści oczu. Miała uczucie, że tonie, że nie wytrzyma już więcej. Zaczęła mrugać, by odpędzić te wizje, ale nie pomagało. Obrazy pochodziły z niej samej. Z małej komórki w mózgu, w której przechowywane były przez całe pokolenia i nigdy nie wywoływane. Z trudem chwytała powietrze, wydając z siebie dźwięki takie, jakby się dusiła. Wszyscy w szczelinie ją słyszeli, lecz byli zbyt zamroczeni, by jej pomóc. Zresztą oni także nie mogli nic zrobić. Wszystko musiało iść swoim torem. Rozumieli jednak, że dziewczyna napotkała większe trudności, Niż to zazwyczaj bywało. Im również objawiali się przodkowie. Nie nauczyli się komunikować z nimi bezpośrednio, ale czerpali siły i natchnienie z ich istnienia. Ale sol pochodziła z rodu ludzi lodu. Niech się strzeże ten, kto odważy się spojrzeć w jego przeszłość. Gdyby wiedziała, co sprawi wywar, być może by odmówiła, a może nie? Może ciekawość wzięłaby górę. Było jej słabo. Popadła w stan odrętwienia. Nie poddawała się, cofała się odruchowo, ale straszliwe monstrum podchodziło coraz bliżej i bliżej. Tom mógł być tylko zły duch ludzi lodu. Tengel zły, to ni człowiek, ni zwierzę, to potwór. Niewykluczone, że kiedyś był jednym z ludzi, ale teraz nie sposób nawet sobie tego wyobrazić niski, skurczony, dużo mniejszy od sol. Miał tak płaską głowę, że wydawało się, jakby uszy leżały na jednej linii z potylicą. A do tego jeszcze te podstępne oczy i haczykowaty nos, do złudzenia przypominający dziób. Gdy otworzył usta w grymasie dzikiego zwierzęcia, sol zobaczyła krótkie, ostre zęby. Na szczęście jego ciało okrywał szeroki płaszcz. Spod obszernego okrycia wystawała tylko jedna ręka długa, koścista jak szpon. Najgorsze jednak było zło, które otaczało go jak gęsta mgła. Sol nawet przez moment nie wątpiła, że jest to stwór, który zaprzedał duszę diabłu. Żaden człowiek nie był stworzony w ten sposób. Musiały go ulepić najczarniejsze moce z piekielnych otchłani. Pragnęła wyrwać się z transu, uciec przed tym potworem. Czego chciało od niej? Dlaczego patrzył z taką nienawiścią? Czy zamierzał jej coś powiedzieć? Nagle doznała olśnienia. Widziała go już kiedyś, bardzo dawno temu, ale gdzie? To dlatego tak mnie nienawidzi, pomyślała zrozpaczona. Bał się, bał się właśnie jej, ale dlaczego? Gdyby tylko mogła sobie przypomnieć. Zaczęła krzyczeć, błagać, by zniknął, ale wizja uparcie trwała. Już bardziej cofnąć się w czasie nie mogła. Najwyraźniej zobaczyć miała tylko ludzi lodu, a ich historia zaczynała się od tengela złego. Wszystko, co było wcześniej, zniknęło na zawsze. Sol wiła się w trawie jak wąż, nie należała do strachliwych, ale wizja była zbyt okropna. Mężczyzna i chora kobieta niezwykłym wysiłkiem woli zdołali przyczołgać się do niej na kolanach. Byli tylko na wpół świadomi tego, co robią, ale usiłowali ją obudzić. Oczy sol. Dziko wpatrywały się w czerni nocy, a zduszony krzyk zagłuszał ich głosy. Ojcze! wołała. Ojcze, ojcze! W domu w Lipowej Alei Tengel obudził się ze snu. Sol. Szepnął. Silje usiadła na łożu. Sol ma kłopoty, powiedział przerażony. Wzywa mojej pomocy. Jak to? Nie wiem. Nigdy dotąd to się nie zdarzyło. Nie wiedziałem, że potrafi porozumiewać się ze mną i że ja umiem odebrać jej sygnał. O mój Boże! Co ja mam zrobić? Sol! Sol! Szeptał. Czy jej życie jest w niebezpieczeństwie? Spytała Silie przerażona. Nie, takiego wrażenia nie mam, to co innego muszę spróbować nawiązać z nią kontakt. Cilia położyła dłoń na jego ramieniu. Przekaż jej także moją miłość. Dobrze, powiedział ciepło. Postaraj się leżeć jak najspokojniej. To spróbuję. Nie wiem, czy potrafię. Silie nawet nie drgnęła. Leżąc, wpatrywała się w ten gala, który siedział z nogami podciągniętymi pod brodę, z twarzą ukrytą na kolanach. Jej dłoń nadal spoczywała na ramieniu męża. Czas płynął. Choć Silie wiedziała, że jej wysiłek to zbyt mało, myślała o sol, jak najintensywniej starając się przesłać jej całą swoją miłość. Silie była jak niewyczerpane naczynie bez dna pełne miłości. Miała nadzieję, że to co robi ma swój sens. Zauważyła, że Tengel oblał się potem z nadludzkiego wysiłku niezbędnego do takiej koncentracji. Raz zadrżał, nie wyjaśnił jednak dlaczego. Silie wydawało się, że to pełne trwogi napięcie trwa już całą wieczność, gdy w końcu podniósł głowę i otarł pot z czoła. Trafiłaś w samosedno silnia powiedział zmęczonym głosem. Potrzebowała właśnie miłości, dodał wyjaśniająco. Ale co to było? Nie jestem pewien. Mój Boże, nie wiem, w co ona się teraz wplątała. To coś pozaziemskiego strach tak wielki, że nie można go opisać zło, Cilie. zło i nienawiść skierowane przeciwko naszej małej sol, a mimo wszystko to nie było rzeczywiste. Dziwię się. Nie mogła chyba. Nie mam pojęcia, co to było. Czy już minęło? Tak, tak sądzę. Nagle się uspokoiło, złagodniało. Zniknął sprzeciw. Sprzeciw? Tak. Jakaś moc, straszliwa siła, z którą ona walczyła. Myślę, że sol znów eksperymentowała z czymś nad wyraz niebezpiecznym. Uczeń czarnoksiężnika, szepnęła Silię. Mówiłam jej wiele lat temu, że musi być ostrożna. Tengel położył się. Sol nigdy nie była ostrożna, ale teraz się bała. Była śmiertelnie przerażona. Ona. Nigdy bym się tego nie spodziewał. Ty wiesz, co ona zrobiła, powiedziała Silje zamyślona. Ja to czuję. Podsunął jej ramię pod głowę? Nie wiem, mam zaledwie pewne przypuszczenia, jakie istnieje formuła magiczna. Słyszałem o niej tylko w niejasnych opowieściach. O wywarze, który przyrządza się z magicznych ziół, wywołujących widzenia. W ten sposób można ujrzeć swoich przodków. Silia odwróciła głowę i spojrzała na męża. Myślisz, że widziała ludzi lodu? Nie, oczywiście, że nie widziała ich naprawdę. Ale była nastawiona na to, że ich ujrzy i sama stworzyła ich obrazy. To tylko jej wyobraźnia. A sol, jak wiesz, ma bardzo żywą fantazję. Silje milczała przez chwilę. Duchy z wyobraźni mogą przestraszyć tak samo jak prawdziwe, dobrze to wiem. Ale dlaczego uważasz, że właśnie to przeżyła? Tengel ociągał się z odpowiedzią. Ponieważ słabe odbicie jej wizji zostało przekazane mnie właściwie jeden obraz. Ta dziewczyna ma makabryczną wyobraźnię. W pewnej chwili zadrżałaś. Naprawdę? Właściwie nic dziwnego nigdy nie widziałem większego koszmaru. On jej nienawidził, Silie, śmiercionośną nienawiścią. Tengel zły? Drgnął: Nie wymawiaj tego imienia. Ale to ona wyobraziła sobie, że on jej nienawidzi? Tak musiało być, nie ma innego wytłumaczenia, zapadła cisza. Tengel mocniej przytulił silię. Dziękuję, że mi pomogłaś. Poczułeś to? Zapytała zdziwiona. Jeszcze jak, myślę, że wspólnie pomogliśmy sol. To całkowicie zaskoczyło silię, a więc i ona westchnęła głęboko, niemal w uniesieniu. Sol poczuła, że wraca spokój. Mężczyzna i kobieta ułożyli ją na trawie, wciąż przerażeni tym, czego świadkami byli przed chwilą. Staruszka ciągle leżała, przeżywając własne wizje. Oni, na wpół uśpieni, powrócili do swoich. Straszliwa postać zniknęła w ciemności. Obrazy pojawiały się nadal. Sol była jednak już tak wyczerpana, że straciła możliwość ich rozróżniania. Stawały się coraz bardziej zamglone, aby w końcu zniknąć zupełnie. Udało jej się dostrzec kilka postaci z przedczasów ten Złego. Miały obcy wygląd. Raz widziała ludzi wędrujących przez obszary pokryte śniegiem. Coś jej mówiło, że jej praprzodkowie, zanim na dobre osiedli w Norwegii, musieli przybyć z daleka. Przypomniała sobie słowa staruszki o Finach ze wschodu. Przodkowie złego Tengela mogli pochodzić z jakiegoś już wymarłego, obdarzonego nadnaturalnymi zdolnościami plemienia, gdzieś z dalekiego wschodu, z plemienia, z którego została tylko Sol i jej rodzina Liv, Are i ona sama. Tylko oni mogli zapewnić ciągłość rodu. Ja zrobię, co będę mogła pomyślała obiecałam to Hannie. Nie ma jednak pośpiechu najpierw muszę trochę pożyć. Ludzie lodu czy istniało inne jeszcze wyjaśnienie tej nazwy? Czy chodziło o ludzi, którzy przywędrowali tu przez lody i śniegi wiele, wiele setek lat temu? To wcale nie było wykluczone. Nagle zorientowała się, że nie śpi już od dobrej chwili że siedzi sama w lesie, przy dogasającym ognisku tak sama bo siedzącej obok trójki, zapatrzonej w swe własne wizje nie można było nazwać towarzystwem. Sol obiecała sobie, że nigdy już nie weźmie udziału w tego rodzaju próbie. Twarze pozostałych miały spokojny wyraz. Z pewnością ich przodkowie byli dobrze, nieszkodliwi. Ona widziała powykręcane ohydne straszydła. Zobaczyła je raz i wystarczy. Znów ciarki przebiegły jej po krzyżu. Ponowne spotkanie ze złym duchem ludzi lodu byłoby samoudręczeniem. Nigdy już się na to nie odważy. Usiadła, dołożyła chrustu do ogniska. Co ją uratowało? Czyja zbawienna siła odsunęła to upiorne zjawisko? Starała się wrócić myślą do tego momentu, ale wszystko było zamazane. Ktoś nią potrząsał, przemawiał do niej, ale to wcale nie skutkowało: nie to co innego. Czy mógł to zrobić tengel? Wołała go w potrzebie, ale on chyba nie. Ale czy przypadkiem nie było właśnie tak? Nie zdała sobie przypomnieć. Miłość. Czy nie otoczyła jej nagle ciepła, szczera miłość, która ułożyła się wokół niej, niby ochronna zasłona? Tengel? I silnie. Silija? Nie, to niemożliwe. Silje nie posiada żadnych nadzwyczajnych mocy. Ale wrażenie bezkresnej miłości jej przybranych rodziców zapadło w nią głęboko. Poczuła, jak napływają ciepłe łzy wzruszenia. Rozdział ósmy. Kiedy wszystkim wróciła świadomość, usiedli i rozmawiali aż do rana. W końcu ciemność musiała ustąpić przed świtem. Rosa opadła na trawę, a ptaki znów rozpoczęły swe swetrele. Sol planowała zostać z nimi przez kilka dni, ale to, co usłyszała o konieczności powrotu do Norwegii, obudziło w niej niepokój. Czekała też na nią meta, niemal o niej zapomniała. Musi znaleźć dla tego dziecka jakieś bezpieczne miejsce najchętniej Fultovta. A potem znów spotka Skilego. Bardzo się z tego cieszyła. Przede wszystkim musiała jednak udać się w podróż na Blocksberg, o której marzyła od chwili wyjazdu z Norwegii. Zebrała już wszystkie zioła niezbędne do przygotowania maści która wyprawić ją miała w daleką drogę nad górami i dolinami. Uważała, że nie może dłużej z tym zwlekać. Taka szansa się nie powtórzy. Wkrótce będzie z nią meta, potem spotka się z Jakobem. To oznacza rezygnację z marzeń aż do powrotu do Norwegii. Przecież musi być przy tym całkiem sama. Nikt nie może jej przeszkadzać. Teraz właśnie nadarza się ku temu okazja. Meta, może jeszcze trochę poczekać. Sol powiedziała, że nie będzie jej za dwa trzy dni. Akurat tyle miała czasu. Właściwie powinna odczuwać wyrzuty sumienia, że zostawiła zgwałconą dziewczynkę bez jakiejkolwiek opieki. Ale przecież Meta była sama już od śmierci matki. Z pewnością więc jest do tego przyzwyczajona, myślała sol bez trosko. Serdecznie pożegnała swoich Nowych przyjaciół i wróciła do miejsca, w którym stał uwiązany koń. Było to niezwykle odosobnione miejsce na szczycie linde Sosen. Sol widziała stąd całą okolicę. Gdzieś w oddali dostrzegła kilka domów, ale poza tym roztaczało się przed nią pustkowie. Jej towarzysze wyruszyli na południe tam bowiem mieszkała staruszka. Mieli zabawić u niej przez parę dni. Gdzieś w bezkresnej dali widziała poruszające się trzymałe punkciki. Pytali, czy nie chciałaby pojechać z nimi. Kiedy jednak sol wyjaśniła, że chciałaby wypróbować Belladonne, zrozumieli, że wolałaby zostać sama. Będziesz miała dość sił po tym, co przeszłaś tej nocy? zapytał mężczyzna. Nic gorszego nie może mnie już spotkać. Odpowiedziała sol. Nie. Gorzej nie będzie na pewno. Roześmiała się chora kobieta wprost przeciwnie: Naprawdę, nigdy tam jeszcze nie byłaś? Masz się na co cieszyć. Wypocznij najpierw, poradziła stara. Potem możesz wyruszyć. Ale pamiętaj: bywa, że wyprawa na Blocksberg zajmuje sporo czasu. Jak długo może potrwać? To zależy. Niektórzy robią tylko krótki wypad, inni zostają dłużej. Śledziła oczyma punkciki, aż zniknęły zupełnie. Z ukłuciem żalu godziła się z myślą, że widzi ich po raz ostatni. Wszyscy troje nosili z nami śmierci. I choć zapraszali ją na przyszły rok, przeczuwali, że szczelina Anzgara będzie pusta.